wielki. Gdzie jest Lord? Będzie wybiegał. I jeszcze z tego co widzę, Rainbow is Magic? Nie, tylko broń Rainbow is Magic. Lord! Taciańka! I Mozi. Będzie próba podejrzenia, na to się może udać, gdzie jest cała jego drużyna. Bardzo ładne pokrycie, ale wydaje mi się, że może zabraknąć. Udało się nam podłożyć. No i teraz bardzo dobra sytuacja. Kyrow trafia JJ, a JJ miał bardzo mało punktów zdrowia. Gdzie jest BB? Czemu tak bardzo pikuje? Suchy trafia, nie ma już BB. Będzie próba defuzowania, będzie próba kontrozbrajania, ale już teraz Smok musi cofać, bo kończy mu się czas. Trafia Miłostój. Dzięki Bogu, że Miłostój był na plecach, ale totalnie próbował jeszcze łazać. Coś zrobić, Dual. No brakowało na pewno Lesiona w poprzedniej rundzie na willi. Tak teraz tego Lesiona znowu brakuje. Czupi i Mazullo, który niewidocznie totalnie tak otwiera stawkę dla magów. Oj, piękne starcie! Znowu wygrane przez Czupiego. No MP5 kontra R4C jest naprawdę ciężkie do wygrania. Jeszcze tu dodatkowo te obrażenia są bardzo małe. Ależ teraz poskładali, runda bez strat zawodnika na koniec. Myślę, że po raz kolejny Syria, Never End będą może gdzieś chcieli spomplikować. Na pewno on chyba Never End na tym bloku będzie chciał pikować, gdzie jest Never End. Never End jest od głównego wejścia, nie jest od okna, no i Never End. Tak jak wspomniałem, 2 fragi na jego konto. Hagrid się w końcu rekompensuje i zdobywa tego fraga, ale Crash może zaraz zdobyć kolejnego. Syria dokłada fraga, jeden również szybkie fragi z przeróżnych stron, ale Crash zaraz powinien zdobyć tego fraga. Pięknie zauważył Niklasa i zostaje sam Eden na 3 zawodników. Defuser upuszczony na górze od akwarium. Zauważy tę Valkyrię, piękna głowa, zostaje zabity Never End, no i zostaje sam Syria oraz Crash. Crash na 100% zaraz pikuje od tych drzwi, jeszcze tylko baituje, żeby był ten jeden wystrzelony strzał, żeby o tym wszystko wiedzieć, ale Eden trafia w końcu tego Crasha i Eden w walce przeciwko jeszcze Syrii, mają na podobnych punktach zdrowia około 20 do 30, ale Eden to wszystko jednak kończy, nie wierzy. Jest całkowicie od drugiej strony, jeśli zauważy tam z drugiej miry, że Kasperowski jest już w środku, myślę, że powinien wtedy zmienić swoją pozycję, a Minnex powinien dołączyć do Termite'a i tak się właśnie dzieje. No Minnex dołącza do swojego kompana z różnej, jest ta już informacja, będzie plantował gdzieś za tą bombą, za tą mirą, ale jest również już tutaj Blackbird zostaje zabity, Kuzeter z C4, ale ta C4 już myślałem, że spadnie tym razem, ale Kuzeter z 2 ostatnimi fragami, to jest... Stary, co z tobą? To nonsens! Tak się nie da grać! T-Mobile jest super szybki światłowód i rozrywka w jednym pakiecie dla domu. Witam Was bardzo serdecznie w ten środowy wieczór. Ja jestem Maciej Sebol-Majewski i witam Was w kolejnym już 5. tygodniu Rainbow Sixa. Jak dobrze wszyscy wiecie, mamy już kilka dni za nami. Mamy takich troszkę, można powiedzieć, takich faworytów w naszych głowach, więc zobaczymy, jakie dzisiejsze będą te spotkania, bo w dzisiejszych spotkaniach będzie na pewno walka o punkty, będzie walka o to chociaż możliwe drugie miejsce, bo już na samym wstępie mamy Krasnoludy oraz Smoki, no i drugi mecz, który będzie już o godzinie około 21, czyli Magowie kontra Mechy. Tak na samym początku, jak to zawsze sobie rozmawiamy, na kogo bardziej bym stawiał, no to w pierwszym meczu strzelam na taki bardziej wynik remisowy, ewentualnie wygrano Krasnoludów, a w drugim meczu myślę, że to jednak Magowie przejmą całą inicjatywę na obu mapach, bo dzisiaj troszkę mapy ponownie nam się powtórzą, no i możemy zobaczyć, czyli nowy taki troszkę layout, możecie to wszystko, drodzy Państwo, zobaczyć za pomocą tego obrazu, nie patrząc wcześniej na reklamę, czyli Krasnoludy oraz Smoki. Krasnoludy mają tylko 1 punkt aktualnie na swoim koncie, gdzie Smoki mają 0. Jeśli wygrają, będą wyrównani razem z Lwami, chociaż Lwy, jak dobrze pamiętam, właśnie zremisowały z Krasnoludami, więc nie wiem, jak to będzie tam względem rund. Po drugiej stronie mamy Magów oraz Mechów. Taka sama sytuacja. Jeśli Magowie wygrają, no to będzie sytuacja taka, że z agresorami będą wyrównani punktami oraz oczywiście również był remis po tamtej stronie, gdzie agresorzy kontra Magowie prowadzili zacięte spotkanie, więc grupa A i grupa B dzisiejszego wieczoru będzie jak najbardziej zacięta i tak jak wspomniałem, myślę, że pierwszy mecz może być jak najbardziej remisowy, drugi bardziej bym się skłaniał w stronę Magów, chociaż nie można umniejszać Mechom, bo Mechy oczywiście też pokazują bardzo dobrą grę i pokazują się też często z bardzo dobrej strony, no i niestety tylko te dwie drużyny, czyli tak jak wspomniałem, Smoki oraz Mechy aktualnie mają 0 punktów na swoim koncie i nawet patrząc już na kolejki, no to Mechy oraz Smoki będą miały bardzo ciężko, żeby chociaż zająć to drugie miejsce, bo musieliby pokonać jeszcze jakąś jedną dodatkową drużynę, a będzie naprawdę z tym bardzo, ale to bardzo ciężkie, zwłaszcza, że to jest już bodajże 3. mecz, będzie na ich koncie, więc ze Smokami, Mechami już gdzieś tam się po części pożegnaliśmy, ale miejmy nadzieję, że i tak czy siak dzisiejszego dnia pokażą się z bardzo dobrej strony. Co można jeszcze powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu? Pierwsze spotkanie zaczniemy na klubie, tak jak powiedziałem, wszystkie mapy jakieś tam gdzieś tam się powtórzą, więc może nawet będzie border, jeszcze Państwu tego nie zdradzę, oczywiście tak może być, ale na samym początku już mamy klub, czyli Krasnoludy oraz Smoki zmierzą się na tej mapie. Mapa, która oczywiście wspomniałem po reworku, jest teraz dużo bardziej grywalna, chociaż jest ustawione defended sided, to tak czy siak Dużo lepiej po prostu gracze sobie teraz na niej radzą i nawet jest to pokazane na T-Mobile Lidze Akademickiej, że dobrze obie nawet drużyny, które spotykają się na tej mapie, mają jakieś taktyki, mają po prostu przygotowane wejścia, mają przygotowaną obronę. Nie jest coś takiego, jak często mogliśmy zauważyć na Konsulacie, na Banku, czy na jakichś takich większych mapach, gdzie jednak ta taktyka była rozproszona, wręcz nie było tej taktyki, 5 zawodników gdzieś tam się zbierała, żeby rozegrać całą mapę po swojemu, ale nie wychodziło im aż tak dobrze, jak niektórym zawodnikom po prostu wychodzi to na klubie. Mają różne oczywiście swoje propozycje obron, często widzimy również te standardowe, czy bez jakiejś rotacji, bez innych roamerów, ale oczywiście klub moim zdaniem aktualnie na T-Mobile Lidze Akademickiej jest jak najbardziej ograny dla, można powiedzieć, każdego zespołu, że chociaż każdy zespół ma jakąś taktykę na tą mapę. Drugą taką mapą może być oczywiście border, który również bardzo często widzimy i na borderze już nie wygląda to aż tak bardzo owocnie. Oczywiście drużyny z Poznania bardzo dobrze czułem się na tej mapie, czyli Pyry oraz Koziołki, to bardzo często wspominam. No i podczas każdego playdayu, jeśli się nie mylę, to widzimy ją chociaż zawsze raz. Zawsze raz widzimy ten border, więc border jest jak najbardziej z nami codziennie, w środę oraz czwartki na Rainbow Sixie. I czy dzisiaj zobaczymy ten border? Nie chcę jeszcze Państwu zdradzać, bo wszystko może się okazać w praniu i na BO2 może być oczywiście różnie. Może być również dalej ciężkie po prostu wojowanie jednego jak i drugiego zespołu. Tutaj po prostu chodzi o wszystkie taktyki. Każda taktyka, która musiała być gdzieś tam pokazana od samego początku, musieli troszkę ją zmienić, tak jak mówię. Drużyny, które mają 1 punkt, na pewno będą chciały walczyć po prostu o to zwycięstwo, żeby dostać się na to drugie miejsce, walczyć potem w bilansie rundowym, w bilansie tym punktowym, tak jak troszkę w poprzednim sezonie, niestety się pomyliłem z Ninjami, kiedy był ostatni ten mecz, bodajże Ninja kontra Wikingowie, jeśli dobrze pamiętam. i gdzieś już tam myślałem, że właśnie to ninja jednak przeszło dalej, chociaż po wnikliwym liczeniu to jednak wikingowie przeszli dalej, więc może być tak również w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że już się nie pomylę. Ja już się nie podejmuję liczenia, co prawda student trzeciego roku, ale wolę się nie podejmować, bo od tych wszystkich rzeczy aż głowa paruje, zwłaszcza to, co widzimy podczas samego komentowania, podczas samego oglądania gry, że jest to jak najbardziej troszkę, nie że męczące, z tego względu, że mecze troszkę trwają, ale z tego względu, że dużo jest pokazywanych, dużo po prostu jest pokazywanych tych taktyk, już nie chodzi o te najlepsze zespoły, można powiedzieć o takich najlepszych zespołach, które mają już 6 punktów na swoim koncie, czyli orły, koziołki oraz pyry, oni na pewno tutaj prowadzą, przepraszam, jeszcze inżynierzy, jakbym mógł zapomnieć, oni tutaj aktualnie prowadzą w swoich grupach, no i już są pewni dojścia do fazy playoff, gdzie zmierzą się może już nawet cięższymi przeciwnikami, chociaż nie ma co ukrywać, że oni będą walczyć aż do ostatniej kropli potu, żeby zdobyć się dalej, no i przejść do tego mistrzostwa, bo tak jak wspomniałem, z poprzedniego sezonu na pewno orły będą starały się bronić swojego tytułu, a patrząc na jej skład, może być to jak najbardziej po prostu skuteczne, może najbardziej to pokazywać ten cały skład, jeśli się po prostu dograją. Nawet oni nie muszą się dogrywać, to co widzieliśmy nawet na powtórce 2 tygodnie przed, że robili po prostu co chcieli, i to mi jak najbardziej wychodziło. Jestem bardzo ciekaw, jak będą mecze wyglądały, kiedy drużyny po prostu spotkają się między sobą. Te najlepsze drużyny, już nie chodzi mi przykładowo o orły, nie wiem, z magami, ale orły z pyrami. Jak będą wyglądały te mecze? One wtedy mogą być jak najbardziej zacięte, chociaż nie ma co ukrywać, że nawet może nie, że słabsze drużyny, ale te drużyny, które mniej się troszkę dogadują, troszkę odstają niestety tymi umiejętnościami, że mają mniej godzin, to jednak te pojedynki i tak są jak najbardziej wyrównane i najbardziej ciekawe, bo zawsze gdzieś tam mi coś pokazują. W poprzednim sezonie mieliśmy takiego gracza, który bardzo często grał mirą i tą mirą pokazywał mi różne te sztuczki, gdzie dla mnie to by było niewyobrażalne, a tak czy siak zdobyło te fragi, przepraszam, że nie pamiętam twojego niku, ale to co pokazywałeś w zeszłym sezonie, zwłaszcza na banku i na konsulacie, gdzie stawiałeś miry w różnych miejscach i zdobywałeś te fragi, to tacy są gracze lidze akademickiej. Nie ma co ukrywać, że oni pokazują nam nowe rzeczy. Często nie granie schematami, tylko granie po prostu takimi luźnymi taktykami, że każdy zawodnik ma jakiś tam swój sposób, ma jakieś tam swoje miejsce, ma swój punkt. Na pewno to odstaje troszkę od tych standardów, a na standardy jak najbardziej są przygotowane to po prostu lepsze drużyny, że oni już są przygotowani do dronowania danego miejsca, do sprawdzania danego miejsca, a jeśli gdzieś się po prostu schowamy, gdzie nagle nikt się nas nie będzie spodziewał, no to możemy jak najbardziej zaskoczyć, no tylko później trzeba wykorzystać tą sytuację, a niestety już takich troszkę sytuacji nam uciekło, ale miejmy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie będą takie, zobaczymy bardzo ładne fragi, zobaczymy bardzo dużą ilość rund, bo każdy sam po prostu wie, kiedy jest większa ilość rund, jest bardziej zacięty pojedynek, nie ma takiego wyniku 7-1, 7-2, tylko jest walka do ostatniej po prostu rundy, żeby walczyć, walczyć i do końca jeszcze raz walczyć. I tak jak mówiłem na samiutkim początku, że pierwszy mecz właśnie taki może być, to zależy od dyspozycji wszystkich graczy, bo dyspozycja graczy jest jak najbardziej potrzebna. Kiedy widzieliśmy już upadek jednego zawodnika, przepraszam, że o tym wspomnę, ale Sayonara, gdzie w pierwszym tygodniu swoich rozgrywek robi niesamowite rzeczy, niestety w kolejnym tygodniu już przeciwko drużyny ninja tego nie pokazał, może gdzieś tam stres, może zły dzień, to wszystko zależy, tak jak wspominam, od dyspozycji całej drużyny, nawet dyspozycji tego jednego gracza, który odgrywa bardzo ważne fragi, jest tym entry fragerem, a kiedy nie mamy entry fragera, no to supporci nie mają aż takiego przebicia, nie mają takiej możliwości rozgrywania, a tutaj jak dobrze wszyscy wiemy, rozgrywa się to wszystko na czasie. Te wszystkie 3 minuty na dronowanie, na przejęcie, na przepalenie ściany, na zaplantowanie tego difusera uciekają bardzo szybko, zwłaszcza kiedy szukamy roamerów na bardzo dużej mapie, więc kiedy nie mamy tego entry zawodnika, który wchodzi za tym dronem, jest niezwykle, ale to niezwykle ciężko, więc się nie dziwię, że niektóre drużyny, kiedy nie mają tego jednego swojego kluczowego zawodnika, aktualnie po prostu upadają, albo muszą wziąć na swoje barki. Jeśli ktoś weźmie na te swoje barki, no przykładowo takiego entry fragera, albo nawet tym supportem będzie starał się fragować, to tak czy siak może być to już troszkę lepsze rozwiązanie, ale tak jak wspominam, muszą sobie wszyscy pogadać przed meczem, jak każdy się czuje dzisiaj na siłach, rozegrać sobie może jakiegoś szybkiego customa, rankeda, czy terohanta i po prostu się dowiedzieć, jak się dzisiaj czujesz, jak będziesz rozgrywał swój mecz i jeśli po kilku rundach już będzie po prostu troszkę inaczej to wyglądało, to może być o wiele łatwiej do rozgrywania kolejnych rund, bo może troszkę jakaś taka zmiana, nie rozgrywanie cały czas tego samego wprowadzą jakąś świeżość. Trzeba o tym powiedzieć, że świeżość nie dość, że w każdym sporcie, w każdym e-sporcie, która jest prowadzana, jest odskocznią od standardów. A kiedy rozgrywamy już te standardy, to każdy gdzieś tam ma po prostu po części to w głowie, przeciwnicy też wiedzą jak gramy, więc taka świeża krew, która automatycznie wprowadza coś nowego, jakąś taką mobilizację, jakąś taką szybką grę, jest jak najbardziej korzystna do samego końca. Już chyba będziemy niedługo startować z meczem, nie wiem jak tam dokładnie wygląda lobby, zaraz wszystkiego się dowiemy. Jeszcze brakuje kilku graczy, jak się szybciutko dowiedziałem, więc moi drodzy, poczekamy jeszcze na chwilkę tych wszystkich graczy. Ja was zapraszam na taką króciutką przerwę. Niestety, ale ci studenci chyba sobie przypomnieli, że na studiach jest 15 minut takich akademickich. No niestety, miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy w kolejnym meczu i będą wszyscy na czas, ale zapraszam was na krótką przerwę. Halo, halo moi drodzy, już wracamy do naszego spotkania, niestety po raz kolejny troszkę nie zaktualizował się mapban, nie wiem czemu, ale miejmy nadzieję, że zaraz to się wszystko poprawi. W naszym spotkaniu Krasnoludy oraz Smoki już szybciutko to poprawiamy, jakieś tam małe błędy. Dzisiaj dzień w ogóle bardzo szalony z tego względu, że wszystko, ale to wszystko niestety tam się gdzieś tam jakoś kręci, gdzieś tam się psuje, więc miejmy nadzieję, że ten dzień nie będzie do końca aż tak szalony, nie wiem, zakończy się aż tak źle. Miejmy nadzieję, że zakończy się jak najbardziej dobrze. Zbanowany już na samym początku Montania, nie ma zbanowanego, co najciekawsze, nie ma zbanowanego Mavericka, to jest bardzo ciekawe i jednak jest zbanowany Maverick, więc już do tego wszystkiego wracamy, nie ma co ukrywać, więc spójrzmy, jakie będą kolejne bany. Trzeci ban teraz wybrany przez Krasnoludów, myślę, że będzie zbanowana Mira albo Echo, ktoś z tych operatorów na pewno zostanie zbanowany z tego względu, że będzie o wiele łatwiej dopiero później zagrać. Już mamy zmieniony layout, jest wszystko dobrze, jak najlepiej, niestety jakaś mała kontrowersja gdzieś tam była, ale już jest wszystko dobrze, już mamy wszystko zaktualizowane, więc możemy wracać do naszych banów. No i ostatni zbanowany operator, jednak to zostaje zbanowana Valkyria, jest wybrana Valkyria zamiast Echo, więc będzie jakiś ten malutki taki problem, że rozgrywanie za pomocą Echo co prawda nie był aż tak jeszcze zmieniony, więc może być to jakiś taki po prostu aspekt, że będą mogli go bardzo dobrze wykorzystać. Wracamy na chwilkę jeszcze do naszych meczy. Trzeba troszkę zmutować niestety tych studentów, bo studenci po dzisiejszych dniach to na pewno muszą sobie tam wszystko pogadać. Wiecie jak to jest, muszą jakieś tam szybkie rozmówki, no słuchaj, co tam było z matematyki, no tak się do mnie dzisiaj niestety przerzuciła, że było naprawdę bardzo ciężko, ale dzisiaj zagram sobie w Rainbowa, spróbuję wygrać ligę akademicką. To tak na pewno było. I już wracamy do naszego spotkania. Po stronie oczywiście Krasnoludów jako kapitan JJ, Miłostój, Dual, Stiger, no i Adeku, no i po stronie Smoków od kapitana, czyli Sirius Magot, Jenota, Lateralus, Hacza, no i rezerwowe. Dzisiaj mamy pierwszy raz rezerwowego, niestety piąty gracz miał jakieś problemy z Ubisoftem i zobaczymy dzisiaj Adama, więc Adam może dzisiaj się pokaże z dobrej strony, jego debiut w lidze akademickiej, w jego grze w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że dobrze sobie poradzi i gra rolę bandita, bandit, który będzie miał na pewno ważną, ale to ważną rolę dla całego siebie, z tego względu, że będzie musiał przepalić tą ścianę, a przepalenie ściany będzie jak najbardziej korzystne. Jeśli niestety ją odpuści, będzie bardzo ciężko, żeby później to wszystko rozegrać, bo przepalenie ściany już daje nam gdzieś ten otwór na całe bombsite B, daje otwór na pełną rotację, więc jeśli otworzymy tą ścianę, wyciągnięcie kolejnych zawodników z catwalka, no to już jest prawie łatwy plant dla Krasnoludów, ale muszą to wszystko sobie wykorzystać i muszą po prostu wszystko to sprawdzić. Kiedy teraz weszła nowa operacja, weszła dosłownie wczoraj. Widzimy już pierwszą zmianę, widzimy po prostu te zmiany, że operatorzy jednak troszkę inaczej już wyglądają, w lewym górnym rogu lepsze są te postacie, no ale myślę, że w trybie obserwowania nic aż tak bardzo się zmieniło, oprócz oczywiście tych jednych takich malutkich, małych aspektów, dodawanie nowych operatorów i trzeba o tym powiedzieć, że nowi, tak jak i starzy operatorzy nie są dalej dostępni, więc gramy na standardowych operatorach i gramy na tym samym mapulu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wychodziło, bo aktualnie Krasnoludy oraz Smoki jako pierwsze drużyny grają na nowym patchu. Miejmy nadzieję, że dobrze sobie poradzą, bo widzę, że gdzieś gracze jednak dobrze sobie radzą. Gdzieś tam nawet na Twitterze były informacje, że dobrze sobie teraz po prostu gra im się na tym update'cie, że dużo lepiej to wykorzystują i widzimy, że nawet nie ma banditrykowania przez Adama, nie wiem czy nie dostał żadnych informacji, że musi banditrykować, nie wiem gdzie znajduje się dokładnie bandit, czy bandit znajduje się na sajdzie, tak, bandit znajduje się na sajdzie, jednak nie banditrykuje, no przydałoby się jednak to banditrykować, bo tak jak wspomniałem, jeśli odpuścimy po prostu tą ścianę, to będzie bardzo ciężko. Widzimy jeszcze w dalszym ciągu gdzieś Stiger stara się podłożyć tego termajta, widzimy z jakim opóźnieniem, przydałoby się wcześniej to po prostu wszystko przedronować, ale Lateralus jednak zdobywa pierwszego fraga, więc tutaj wyeliminowany szybko Termite oraz Thatcher, bardzo dziwne rozegranie z tego względu, że myślałem, że będą mieli dużo dużo lepszą pozycję, ale tak to już Krasnoludy tracą 3 zawodników, no i Smoki wychodzą po prostu na prowadzenie, chociaż nie mają aż tak jakiejś super swojego ataku, swojej obrony, przepraszam, Smoki, to tak czy siak wyciągają 2 zawodników, no i z tego względu mają teraz dobrą przewagę, co prawda połowa czasu jeszcze przed nimi, muszą się tutaj bardzo mocno bronić, Lateralus już tam gdzieś troszkę mało obrywa, ale widzimy jakieś tutaj punch-hole, jakieś leczenia, nawet zawodnicy Smoków jakoś bardzo nie romują. Wystarczy po prostu wyciągać poszczególnych zawodników, znaleźć kąt na nich i będzie o wiele łatwiej. Muszą na pewno podejść od drugiej strony, muszą podejść od Master Bedroom, wtedy będzie łatwiej do wyciągania zawodników, ale Sirius Magot z podwójnym zabójstwem, Adeku już podchodzi od Master Bedroom, gdzieś już tam został zauważony właśnie przez Miłostója na tym catwalku, ale jak na razie Krasnoludy nie mogą sobie poradzić, nie wiem czy ten czas niestety, który uciekał, gra na ich niekorzyść, ale nie mogą zdobyć żadnego fraga, nawet teraz Miłostój, kiedy zauważył Jenotę w tak dobrym miejscu, nie może go trafić, i czy Smoki obejdą się bez szwanku, nie stracą żadnego zawodnika, bo już Hacza jednak w walce, jednak to Adeku o wiele lepszy, zauważy zaraz kolejnego zawodnika, będzie musiał również wyciągnąć Minnego, piękna kolejna głowa, Adeku z podwójnym zabójstwem, będzie musiał podchodzić już od tego konektora, będzie musiał podchodzić od tej jednej danej strony, ale ten czas niestety nieubłaganie ucieka, więc będzie bardzo ciężko, kolejne piękne wejście, Adeku musi niestety wyciągać to Minnego, musi iść również na tej fragi, Sirius Magot trzyma ten kąt, ale to jednak Sirius Magot wszystko zakończy, potrójne zabójstwo na jego koncie, ale dobre wejście ze strony Adeku od strony Master Bedroom. Pierwsza runda dla Smoku przez, tak jak wspomniałem już na samym początku, taką nietypową trochę obronę, kiedy prawie wszyscy zawodnicy, 3 zawodników stoi po prostu na jednym stajdzie, stoją gdzieś na środku, nie trzymają jakichś danych kątów i zaskoczyli, po prostu zaskoczyli tym już, kiedy przypalili samą ścianę i został bardzo wyeliminowany Dual oraz Stiger, więc 2 zawodników, co prawda udało im się przypalić tą ścianę, można by było gdzieś tam wyciągnąć na rotacji poszczególnych dalej zawodników, ale tak czy siak mieli te wszystkie swoje pozycje, które niestety w tym wszystkim utrudniały, tak jak również mówiliśmy wcześniej, czyli Magot oraz Adeku po 3 fragi na swoim koncie, no teraz Krasnoludy muszą jakoś bardziej się spiąć, żeby po prostu dociągnąć dalej to do końca, bo teraz Smoki zaczynają swoją obronę od siłowni. Wybrana zostaje siłownia, wybrane również ten cache, który będzie jak najbardziej szybko wzmocniony, czyli poszerzają sobie po prostu o site, poszerzają on cache'a, poszerzają o konektor, czyli przejście od każdej jednej kolejnej strony będzie jak najbardziej wzmocnione. Jestem bardzo ciekaw, ilu zawodników zostawią sobie na tym cache'u, bo na 100% zostanie podłożony tutaj przez Jenotę castle, żeby nie można było tak szybko przejść od serwerów, ale ilu zawodników tutaj zostawiam, bo jest wybrany ten echo, będą te yokaje, które będą dawać cały czas informacje, również jest wzmocnienie ściany od konektora, więc troszkę sobie tym utrudniają i jestem bardzo ciekaw, gdzie zostaną rozłożone kolejne kasy, bo aktualnie nie mamy żadnej rotacji od punktu B, nie mamy żadnej rotacji do siłowni, więc na siłownię będzie również o wiele łatwiej nawet wejść Krasnoludom, jeśli to wszystko przedronują, bo tak jak zawsze, ale to zawsze wspominam, dronowanie jest niezmiernie ważne w Rainbow Sixie, żeby wykorzystywać po prostu te takie małe sytuacje, takie sytuacje, o których wspomnieliśmy, że kiedy wszystko coś przedronujemy, kiedy coś sprawdzimy, możemy wykorzystać po prostu tą małą lukę, ale ta mała luka może sprawić to, że zdobędziemy kolejny punkt na swoim koncie, ale tak jak wspomniałem, trzeba to dronować, trzeba po prostu dronować dokładnie, gdzie możemy jakoś wszystko wejść. Już Lateralus na samym dole decydują się na podejście aktualnie od serwerów, czyli troszkę niestety będą tracili ten czas. A czemu będą tracili czas? Będą musieli niestety przepalić się od tamtej strony, zniszczyć sobie ewentualnie ścianę, zniszczyć tego castla, zaatakować od samych serwerów, przejąć cache, dopiero później na konektor, a tak naprawdę można by było zostawić jakiegoś zawodnika na serwerach, resztę zawodników automatycznie gdzieś od okien i dzięki temu nie mieliby zawodnicy Smoków jak przejść na te serwery, dodatkowo zostawić sobie gdzieś tam tego Claymora. No i jest jakieś takie wykorzystanie sytuacji, że jednak odcinamy tą rotację, ale również nie pozwalamy na sam atak od tej jednej danej strony. No ale widzimy, że chcą bardzo szybko wyciągać zawodników. Hacza zostaje bardzo szybko wyeliminowany, już nie mamy tych yokai, ale w dalszym ciągu yokai będą dawać informacje, jeśli już zmarkowany kolejny zawodnik, więc JJ będzie musiał dobrze podejść. I jest frak od JJ, również frak od Duala, i również teraz od Adeku, który podchodził jeszcze od dolnego miejsca. No i teraz Adam, który rozgrywa swój pierwszy mecz w lidze akademickiej, on się tutaj musi teraz pokazać z jak najlepszej strony. Jeśli zdobędzie 5 fragów, no to będzie jak najbardziej korzystna zmiana, ale to jednak Adeku zdobyła tego fraga. No i runda bez strat dla Krasnoludów, było bardzo blisko, nawet w pierwszej gdzieś tam rundzie niestety stracili tych wszystkich zawodników, ale tak czy siak Krasnoludy w tym swoim ataku dobrze zaatakowali, dobrze im to wyszło i nawet kiedy udało im się przepalić tą ścianę i zniszczyć tego Kasla bardzo szybko, co mnie troszkę zdziwiło, że jednak bardzo szybko wyciągnęli tych dwóch zawodników, którzy zostali na cache i nie spodziewali się po prostu od różnych stron, gdzie są poszczególni dalsi zawodnicy. Pięć fragów dla Adeku, 2 dla JJ aktualnie, no i 3 dla Sirius Magota. Jaki jest site teraz wybrany? Jest wybrany dół, więc od dołu rozpoczniemy swoją trzecią rundę, jeśli ten dół nie obronią. Jaka może być wtedy sytuacja? Na pewno Krasnoludy będą z przewagą punktową, a co by to oznaczało, że jednak w tym ataku może nie na tyle, że dobrze się czują, ale będą już mieli zagwarantowane te dwa punkty, które często jednak dają tą nawet przewagę w samym ataku, kiedy atakujemy klub. Klub można nawet troszkę porównać do takiego Nuka w CSGO, gdzie po stronie broniącej, po stronie City dużo lepiej zawodnikom się gra. Klub można troszkę do takiej mapy porównać, gdzie jednak zawodnicy broniący o wiele lepiej się tutaj czują, o wiele lepiej powinni zdobywać te rundy, powinni zdobywać ich jak najwięcej, bo później przechodzą do ataku, który zdaniem graczy jest po prostu trudniejszy. Wzmocnieniem ziemnego, jak to zawsze musi być zmęczone, chociaż często gracze odpuszczają wzmocnienie ziemnego z tego względu, że chcą naturalnie to odpuścić, ale kiedy wzmocnimy ten ziemny, no to trzeba zmarnować jakiegoś jeden łotunek hardwichera, żeby po prostu przejść od tej strony. Kiedy zostawimy softem, no to prawie każdy operator może zniszczyć sobie tą ścianę, więc... Czasem zawodnicy to zostawiają, czasem jednak tego nie wzmacniają z tego względu, że chcą sobie zachować na jakieś 2 kolejne reinforce'y z tego względu, że później gdzieś mogą je wykorzystać na górnym piętrze, jeśli oczywiście grają taką rotacją, nad taką rotacją grają pyry. Podejście ze strony garażu, podejście również od konstrukcyjnego, no i tak jak wspomniałem już na samym początku, Stiger będzie chciał przepalić tą ścianę, można na spokojnie tutaj wszystko palić, podejście również od kuchni, 2 zawodników po raz kolejny na bluno. Takie niestandardowe dosyć granie, ale to niestandardowe granie z dobrych stron się pokazuje z tego względu, że jednak oni wiedzą, że ktoś może podejść od tej danej strony. Jeśli będą trzymać po prostu te kąty, no to te kąty już nie sprawią takich rzeczy. Kiedy zawodnik, weźmy sobie taką sytuację, kiedy zawodnik wchodzi od głównych schodów, automatycznie celuje się w dany kąt, że ktoś będzie trzymał kąt na główne schody. Ale kiedy natomiast stoi na środku, zawodnik atakujący tego się nie spodziewa i już jest takie to małe zaskoczenie, ale Hacza no może mieć zaraz bardzo dobrą sytuację na zdobycie swojego jakiegoś pierwszego fraga, ale aktualnie żaden zawodnik nie decyduje się na podejście od konstrukcyjnego, no może jakby tam KED zdecydował się na podejście od kuchni, by było o wiele łatwiej i nie ma aktualnie żadnego zawodnika przy konstrukcyjnym, więc Hacza na pewno ma dobrą pozycję na wyciągnięcie chociaż jednego gracza, ale czy zawodnicy będą o tym wszystkim wiedzieli, bo aktualnie to oni chodzą po parterze, oni tutaj to wszystko przepalają, więc jednak Kite już tam decyduje się gdzieś wrócić, ale myślę, że ta pozycja, którą by dalej sobie gdzieś tam zostawił, byłaby jak najbardziej skuteczna, trzymanie tych wszystkich kątów, chociaż tam Hacza już szybciutko powrócił i mamy niestety jakiś freeze gry, nie wiem co tutaj się stało, niestety czas nam nie płynie, miejmy nadzieję, że zaraz to wszystko do nas powróci i po raz kolejny niestety, nie wiem czy to jakieś błędy Ubisoftu, ale fatum, który mieliśmy w poprzednim tygodniu, że nawet niestety czasem tryb obserwatora niestety nam się zepsuje. Miejmy nadzieję, że to zaraz do nas powróci. Analizując teraz troszkę te dwie rundy, mamy ten czas na analizę, kiedy powróci nam Rainbow na nasze ekrany, więc niestety trzeciej rundy nie zobaczymy do końca, ale tak myśląc troszkę o ustawieniu, to jednak w pozycji patrząc na przepalenie haczy, patrząc po prostu na różne pozycje i zobaczymy, jak wykorzystają dalej tą sytuację. Niestety my tego nie zobaczymy ewentualnie rundę czwartą na naszym ekranie, ale analizując te pierwsze dwie rundy, które widzieliśmy. Pierwsza runda, czyli rozegranie cash roomu oraz serwerów, tam te pozycje, o których tak wspominałem, takie niestandardowe pozycje za każdym razem z tego względu, że nie trzymali tych kątów, zaskakiwali różnych graczy, zaskoczenie na początku Stigera, zaskoczenie na początku Duala, zdobycie dwóch bardzo szybkich fragów i ta szybka rotacja pomiędzy catwalkiem, pomiędzy side'em, pomiędzy drugim side'em, gdzieś tam bieganie nawet do konektora, zawodnicy odpuszczali sobie nawet garaż, automatycznie gdzieś tam podchodzili do tego garażu, zdobywali fraga i gdzieś się cofali. Taki troszkę timing, troszkę takie szczęście, ale może mogły być to również umiejętności, gdzieś tam mogła kamera zostać oczywiście pozostawiona. Nie wiem, nie widzieliśmy tego do końca. Druga runda już natomiast była w rękach Krasnoludów, kiedy to Smoki grały siłownie. Tam Smoki nie mieli aż takiego dobrego pomysłu, na pewno nie wiedzieli, jak dobrze obronić sobie Casha. Na tym cashu, no to jeden zawodnik automatycznie hacza, niestety troszkę plecami wychodzi do swojego gracza, przydałoby się jakaś tam pomoc ewentualnie od konektora, czy szybsze wycofanie, dopiero później by było można trzymać jakoś bardziej te pozycje, ale przepalenie również ściany od serwerów na samego casha było to właśnie tym dużym, takim małym utrudnieniem z tego względu, że nie było aż takich pozycji, trzeba tam było po prostu trzymać te kąty, już takie defaultowe pozycje niestety nie pomogły, no chyba żebyśmy stanęli nagle przy przypaleniu i zdobyli 3 fragi, ale takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, bo zazwyczaj zawodnicy gdzieś to przedrunują, gdzieś tam zauważą, ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje, więc tutaj podejście od 2, 3 nawet różnych stron, czyli przypalenie się od jacuzzi, podejście od dołu ze strony Jackala, no i podwójne przejście ze strony serwerów, tam przepalenie tej ściany i tam było już o wiele łatwiej. Ja Was zapraszam na krótką przerwę, miejmy nadzieję, że zaraz wrócimy do Was ze spotkaniem. No i moi drodzy, wracamy już do naszego spotkania po małych komplikacjach. Już dołączamy do rozgrywki. Runda czwarta aktualnie trwa przed nami, więc musimy chwilkę poczekać, aż nas dołączy, aż powróci przywróci nam całą mapę, przywróci nam całą rundę, bo jednak troszkę obserwatora nie było, co prawda jednej rundy, ale jest rozpoczęcie już 4. rundy, nie mamy Adeku, nie mamy również Bandita, rozgrywanie, jak dobrze zauważyłem, góry, tak, jest rozgrywanie góry, no jednak to Krasnoludy zdobyły rundę 3. Ku mojemu zdziwieniu, czyli jednak mieli dużo lepsze pozycje, mieli dużo lepsze po prostu to podejście i na dobre wyszło, można by tak powiedzieć, na dobre Krasnoludom, bo Krasnoludy to jednak dobrze się pokazują z tej strony, ze strony ataku. Kolejny frag ze strony Duala, no niestety teraz te ściany będą im troszkę przeszkadzały, bo nie zostały załadowane, więc nawet jeśli Państwo widzicie gdzieś wzmocnioną tą ścianę, to może być oczywiście ona nie zostać wzmocniona, bo wcześniej zostać otwarta, ale JJ jest podwójnym zabójcą, zostaje niestety tylko sam Jäger oraz Lesion. Oni we dwójkę muszą teraz rozegrać dobrze swoje dane podejście. Bardzo ciężko jest nawet to komentować, kiedy zawodnicy przychodzą przez dane ściany, bo nie wiem, kiedy ściana jest po prostu rozwalona, kiedy nie. Piękne fragi ze strony JJ-a, potrójne zabójstwo, poczwórne zabójstwo na konto JJ-a, piękne wejście ze strony Krasnoludów. Trzecia runda już na ich konto. Aktualnie wygląda to troszkę tak, jakby ta pierwsza runda była jakąś takim małym pomyłką. Więc myśląc nawet o tym, że będzie bardzo ciężko, no to jednak sobie szybko to odpowiadają, że ta pierwsza runda była jakimś takim małym problemem. Był tym problemem z tego względu, że jednak to zawodnicy szybko zostali wyeliminowani. Tutaj mogliśmy zobaczyć, nawet nie widzieliśmy chociaż tych pierwszych fragów, ale później to szybkie wejście JJ-a, więc JJ jak na razie pokazuje się z bardzo dobrej strony i oni po prostu chcą ciągnąć to dalej, ciągnąć i jeszcze raz ciągnąć, więc tym na pewno wygrane rundy na klubie po stronie ataku będą jak najbardziej kluczowe. I widzimy, moi drodzy Państwo, 7 fragów dla Adeku JJ, 6 fragów, a 4 fragi w poprzedniej rundzie. No jak na razie Adam, ten rezerwowy, który gra swój debiut w lidze akademickiej, niestety no nie pokazuje się z tej najlepszej strony, gdzie na pewno Smoki by na pewno na niego liczyli z tego względu, że przydałoby się zdobyć te wszystkie kolejne rundy. Przydałoby się na pewno zdobyć ten zapas rundowy, a kiedy to Krasnoludy już po stronie ataku mają te 3 punkciki na swoim koncie, będzie ciężko do samego podejścia, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam się zmobilizują, bo widzieliśmy taką mobilizację w poprzednim tygodniu, kiedy to nawet zawodnicy przegrywali, a tak czy siak wracali z całego meczu zwycięsko, więc może być to również tak w tym. Piąta runda przed nami, widzimy dobre zostawianie dronów ze strony Krasnoludów. Na pewno Krasnoludy wiedzą, że po prostu muszą gdzieś zostawić te drony, dronować po prostu wszystko, dronować wszystkich. Jak na razie dobrze im to wychodzi z tego względu, że muszą po prostu trzymać daną każdą pozycję, muszą wszystko sobie sprawdzić, nie mogą wchodzić na takiego przysłowiowego czuja, tylko oni mają odgórnie już rozstawiony cały pomysł. Trzeba dorzucić EMP, trzeba przepalić ścianę, trzeba podejść od garażu, trzeba przepalić tam się za pomocą hibany, to co już robi bodajże Miłostój. Tak, Miłostój już się przepala od tej jednej strony, więc garaż już gdzieś tam jest ten na przestrzał. Czy bandit zdąży podłożyć? Nie, bandit nie zdąży podłożyć, bandit oberwał połowę HP na swoim koncie, no i automatycznie Dual już się tam chowa. On wie, po pierwszej rundzie on wszystko to wie, że może być bardzo ciężko, chociaż Sirius Magot szybko pikuje, no i JJ zostaje eliminowany. Nie wiem, gdzie dokładnie ten bandit pikował, gdzie był bandit. Bandit znajduje się natomiast od schodów, więc najprawdopodobniej został JJ wyeliminowany piętro niżej, tak, został wyeliminowany piętro niżej na samym lunchu, ale ściana jest przepalona. Jest tam również dostawiony castle. Nie wiem, czy taki pomysł jest jak najbardziej skuteczny. Oj, było blisko do zabicia tego Miuta. Miut niestety na bardzo małym pasku zdrowia, ale troszkę pech niestety ze strony Termite, że ten celownik gdzieś tam uciekł. Ten recall jak najbardziej przeszkodził, ale to jednak Adeku zdobywa kolejnego fraga i dalej Lateralus pozostaje w tej pozycji, więc wiedzą na 100% o nim. Termite powinien dać informację, że ktoś tutaj jest. Będzie bardzo ciężko, jeszcze Jenota pikuje na daleko, więc wszyscy zawodnicy Smoków, jak widzieliśmy w pierwszej rundzie, oni rozgrywali po prostu swoje spotkanie, można powiedzieć, tak casualowo, że zachowywali takie różne dziwne pozycje, ale aktualnie, kiedy to Krasnoludy jednak dużo lepiej się pokazują z tych danych innych pozycji, z tego względu już wiedzą po prostu, jak oni grają, szybko wyeliminowanie Miuta, że on był ciągle w tym samym momencie, Dual z piękną głową dokłada do tego jeszcze Miłostój, no i zostaje niestety sam Adam. Adam na tym Mozi może zdobyć jeszcze 3 fragi, ma 55 sekund, musi to wszystko wiedzieć, ale niestety ten ADS ze strony Adama został usunięty, no i 4. runda na konto Krasnoludów. Widzimy, jak prezentują się fragi Krasnoludy, aktualnie tylko Stiger nie może zdobyć żadnego fraga, ale jego aktualnie zadanie jest po prostu to przepalanie ściany. Dobrze mu to wychodzi, gdzieś tam obija poszczególnych zawodników, no niestety ten pech z miutem, już to powinien być frag na jego koncie, ale po drugiej stronie niestety mamy Adama, no. Aktualnie ta zmiana niestety na rezerwowego nie pokazuje się z jak najlepszej strony, no i Krasnoludy prężnie idą po prostu po swoje zwycięstwo na tej mapie, no bo można już troszkę tak o tym powiedzieć, że kiedy to oni wygrywają na ataku tak bardzo mocno, no to może ten mecz się skończyć nawet 7-1, bo pamiętamy, jak Krasnoludy również grają w obronie. Oni grają nie dość, że standardowo, to dobrze utrzymują swoje pozycje, dobrze zatrzymują każdego przeciwnika, więc może być to jakiś pomysł, a nawet w samym ataku oni są po prostu dobrze zgrani, oni dobrze pokazują się z przeróżnych stron, więc czy piąta runda wpadnie na ich konto? Zaraz się przekonamy, bo runda 6 na naszych ekranach. Czy zdecydują się jeszcze raz na taki sam pomysł? Aktualnie nikt nie wzmacnia cache'a, nikt nie wzmacnia serwerów, dopiero teraz aż 4 zawodników idzie w tamto miejsce. No okej, chłopaki, odpuszczamy tą jedną stronę, idziemy sobie na serwery, idziemy na cache, tam będziemy bronić, nieważne jest bombsite, nie, na bombsite nie musimy nawet iść. No oczywiście takie szybkie żarciki, jeszcze raz wykorzystują tą samą obronę, nie ma chyba wzmocnionych dodatkowych 2 ścian od schodów, tak, nie ma jeszcze wzmocnionych ścian, ale Kasl je szybko dołoży, więc raczej Krasnoludy podejdą do tego ataku tak samo. Mają te 2 przepałki, mają Hibanę oraz Termite'a, mogą się przepalić od samych serwerów, mogą się przepalić od jacuzzi. Jest to prawda wybrany przez Sirius Magota Bandit, może on gdzieś to utrudnić, ale tak czy siak będzie bardzo ciężko, nie ma dalej tej jednej ściany, więc gdzieś tam również mogą podejść od tych strodów. Na pewno JJ już będzie chciał wykorzystać swoją sytuację na szybkie wejście od strony okien, szybko wszystko sobie przedrenował, musi dostać jeszcze jakąś tam małą informację i już jest rozwalone okno przez Aszkę, ale to jednak oni decydują się na podwójne podłożenie Termite'a oraz Hibany, jest dołożone już pierwsze EMP, więc jeszcze przydałoby się, żeby Hibana to wszystko podłożyła, jest podłożenie Hibany oraz Termite'a, no i szybko Bandit po prostu się wycofuje, jest przepalenie podwójne tej ściany, nawet równo można by powiedzieć, JJ co prawda bardzo mocno obity, ale Sirius Magot również stracą mniej więcej po tyle samo punktów zdrowia, jest na pewno to przepalenie, więc zabicie Bandita było bardzo bliskie, ale chyba Sirius Magot właśnie wycofał się z tego miejsca z tego względu, że nie mają Jägera, Jäger, który jest niestety bardzo ważny i rozwalenie za pomocą Aszki tego Kasla było jak najbardziej potrzebne i korzystne i Adeku już od samego początku zdobywa pierwszego fraga, połowa czasu za nami, a zawodnicy Krasnoludów mają przepaloną ścianę, mogą przejść na samego Jima. Dual dokłada kolejnego fraga, Dual z podwójnym fragiem, więc są już na Jimie, szukają tych ostatnich fragów, gdzie jest jeszcze Castle, gdzie jest jeszcze Doc, jest na pewno na konektorze, Miłostój już podkłada ten zbiór, no niestety Dual jak zdobył wcześniej swoje podwójne zabójstwo, to teraz niestety mu to nie wychodzi, jest bardzo ciężko, ale jest podłożony ten defuser, Jenota co prawda dołoży swojego fraga, ale Stiger to wszystko refraguje, więc jest pierwszy frag na koncie Stigera, bardzo dobrze, no i zostaje tylko już sam Hacza, który będzie jeszcze pikował na crouchu, ale zdobywa z tego fraga, zostaje zabity, no myślałem, że tam jeszcze się pokusi o kolejnego fraga, ale jest niestety bardzo mocno obity, czy zdąży się wszystko jeszcze uleczyć? Nie, teraz Hacza będzie grał na czas, on się nie boi, ten defuser zaraz będzie chciał atakować na Stigera, szybko się uleczył, już jest w pełni zdrowia, nie wie, gdzie jest dokładnie ten Termite i Stiger to wszystko kończy, podwójne zabójstwo na konto Stigera i runda 5 dla Krasnoludów. Pierwsza połowa za nami. Teraz to Krasnoludy przejmują inicjatywę w obronie, więc ta obrona po ich stronie może być teraz dużo lepsza. Zaczynają od pokoju ochrony, pokoju z gotówką, jeśli dobrze widzimy. No i te fragi, te po prostu wszystkie wejścia. Można to przeanalizować sobie całą pierwszą połowę w nawet jednym zdaniu. Rozgrywanie całą drużyną daje efekty drużynowe, daje po prostu efekty punktowe. Te 5 punktów zdobyte przez Krasnoludów nie są po prostu przypadkiem. Ta pierwsza runda ze strony Smoków to było takie małe zaskoczenie. Potem przydałoby się troszkę może jakoś zmienić tę taktykę, przydałoby się zagrać bardziej taktycznie niż takie rankedowo, bo aktualnie no, krasnoludy bardzo dobrze to wykorzystują, czyli zdobywają poszczególnych zawodników. Nawet jeśli smoki gdzieś tam się obudzą, Sirius Magot zdobędzie jakiegoś fraga, to tak czy siak reszta zawodników niestety nie może się jakoś przełamać i poszczególni zawodnicy są szybko eliminowani, nie ma żadnego refraga, nie ma żadnego duelowania się, no i krasnoludy natomiast bardzo dobrze kryją sobie te pozycje, gdzie widzieliśmy jeden zawodnik chociaż nawet został zabity, drugi zaraz go pomścił, więc jest to już taka troszkę jedna zmiana, o której na pewno na samym początku trzeba wspomnieć. Jest wybranie, już ta zmiana, ta bardzo ważna zmiana, czyli wybranie Jägera. Jäger, no, można powiedzieć taki kluczowy operator, jeśli można by się odwołać do statystyk, to Jäger jest wybierany w ponad 90%. Niestety w lidze akademickiej jest troszkę tych procentów mniej, bo Jäger gdzieś na moje oko wynosi jakieś 75% w jakimś takim stylu, bo niektórych niestety w rundach, niektórych meczach nie widzimy aż do końca tego Jägera. Nie decyduje się w ogóle gracze na to, chociaż jest to bardzo dobry operator z bardzo dobrą bronią. Oni mogą to wszystko wykorzystać. Niestety tak do tego całości nie podchodzą. Już widzimy troszkę jakąś taką obawę smoków. Lion oraz Termet decydowali się na podejście od różnych stron. Jakby bali się jakiegoś spompika. Na szczęście tego żadnego spompika nie było, żeby wyeliminować też pierwszego gracza, ale na pewno tracą już bardzo cenny czas. Ten czas, o którym tak często mówiliśmy, że on musi zostać wykorzystywany przez atakujących. Nie mogą aż tak łatwo sobie podchodzić. No bo przykładowo teraz Stiger, bardzo dobry pik na hacze, zostaje wyeliminowany Blackbird. Nawet jeśli miał tarczę na swojej głowie, to tak czy siak bardzo szybko niestety został zfragowany przez Jägera. Ten Jäger, o którym tak wspominałem, ten karabinnik 416C, on robi niesamowite roboty. Jenota dokłada również fraga, zostaje wyeliminowany Adeku, więc nie zobaczymy już Kasla. No całe szczęście Kasl już wcześniej rozłożył swoje ładunki Kasla. O, jakiś tam skan na Duala, na całe szczęście nie został tak szybko odfragowany, bo od drugiej strony już podchodzi Magot, więc Magot będzie chciał gdzieś sfragować tego jednego zawodnika, będzie chciał po prostu do tego podejść, żeby zniszczyć tego Lesiona, który stał w tym jednym miejscu, ale jest banditrykowanie, więc chyba Lateralus niestety tego nie przepali. Tak jak o tym wspomniałem, niestety już pierwszy ładunek Termite'a został zniwelowany. Po raz kolejny Bandit podkłada swój ładunek. No, nawet nie użył zapalnika, żeby przypalić tą ścianę. I takie małe zdziwienie ze strony Termite'a. Jak my teraz wejdziemy? Jak my teraz wejdziemy? No niestety, moi drodzy, wejdziecie już tylko niestety od garażu, ale będziecie tam musieli pokonać Stigera albo przejść od Mastera, ale od Mastera będzie również ciężko, bo pilnują kolejni zawodnicy. Jest jakiś pomysł na podejście od schodu, gdzie już Miłostój razem z tą Aldą stara się to wszystko do końca walczyć, chociaż Stiger został powalony, będzie bardzo ciężko już, żeby podnieść tego Jägera, a Jäger jest w takiej niestety pozycji, że będzie bardzo ciężko, chociaż JJ dokłada kolejną C4, jest frag, zostaje wyeliminowany Thatcher, zawodnicy są niestety bardzo mocno obici, stara się Mago to podejść, ale niestety nie był wcelowany, więc Miłostój musiał zdobyć tego fraga, Dual w dalszym ciągu jeszcze pozostaje na dole, JJ dokłada kolejne zabójstwo, no i zostaje niestety tylko Adam nie może trafić niestety tego maestro, no przydałoby się, żeby go osfragował, no i skacze jeszcze mu na głowę Miłostój, więc jest to kolejny frag na jego koncie od tych schodów, stara się sfragować gdzieś tego Liona i cyk! I automatyczny skok przez tą barierkę. Gracze krasnoludów tym razem decydują się na wybranie kaplicy oraz zbrojowni i zobaczymy, jak podejdą do tej swojej całej obrony. No niestety Adam aktualnie 0 punktów, 0 killi na swoim koncie. Wyrównane fragi po stronie krasnoludów, troszkę gdzieś tam z tyłu Stiger, ale Stiger ma bardzo dużo asyst i jestem bardzo ciekaw, jak podejdą do tego całego swojego po prostu ataku, jak będą chcieli podejść od tego smoki, czy czy podejdą od tych danych jednych kondygnacji, czy może jednak od drugich, czy rozegrają to po prostu z górą, czy będą to wszystko dronowali. Ósma runda przed nami, wybranie kaplicy zbrojowni, tak jak wcześniej wspomniałem, i spójrzmy, do jakiego pomysłu troszkę podejdą po prostu gracze, jak będą starali się obronić Krasnoludy. Już widzimy wzmocnienie, takie standardowe po prostu obrony, że to jednak z różnych po prostu stron podchodzili, od danych jednych stron. Zawodnicy już od tych jednych po prostu... Co? Nie wiem nawet jak to skomentować, nie wiem aktualnie co tutaj się dzieje i takie troszkę dziwne podejście ze strony Hacza. Hacza jednak powinien troszkę szanować swojego gracza, a tak to jeszcze wybranie Amaru, a Amaru, przypomnijmy, że ci nowi poprzedni operatorzy są niestety jeszcze zabronieni z tego względu, że nie każdy ma po prostu też do nich dostęp i tak jak wcześniej został ustalony regulamin, więc może kiedy minie ten tygodniowy ewentualny ban, to się oczywiście to wszystko zmieni. Tak czy siak Krasnoludy już wygrały to swoje spotkanie. Nie ma tutaj już nawet innej sytuacji, nawet jeśli teraz Hacza oraz Lateralus by wygrali teraz tą rundę, to tak czy siak Krasnoludy wygrywają 7-1. Adeku zabija Lateralusa, zostaje sam Hacza. No, Hacza tak czy siak jeszcze zabił gdzieś swojego kompana z drużyny. Nie wiem dlaczego starał się zrobić taką rzecz. Może z tego względu nie zauważyłem do końca, czy Adam przypadkiem nie zrobił six-picka przypadkiem, a Hacza jednak chciał zrobić tego six-picka, że jednak JJ to wszystko po prostu fraguje. Spójrzmy jeszcze na sam koniec na tabelę, bo wynik 7-1 na klubie. 11 fragów na konto JJ-a, 10 fragów na konto Adeku, 8 fragów na poszczególnych zawodników, no i to co lubię w tym nowym sezonie, że w końcu jest inny ten template, ten z tyłu, gdzie są przedstawieni po prostu wszyscy zawodnicy. Dobra gra ze strony Krasnoludów, nawet jeśli ta pierwsza runda, nawet jeśli została przegrana, to tak czy siak dobrze rozgrali całe swoje spotkanie, już wiedzieli po prostu jak mają do tego podejść, taka pierwsza runda zapoznawcza, jak oni grają, czy grają standardowo, czy grają tak casualowo, rozpoznali na tym wszystkim i dzięki temu zdobywają swoją pierwszą rundę, już możemy dodać jeden punkcik tutaj na ich konto. I teraz spójrz, mamy kolejną mapę. Jak na tej kolejnej mapie już się zachowają. Miejmy nadzieję, że piąty zawodnik od Smoków już gdzieś tam pobrał podobno swoją aktualizację, był jakiś tam problem niestety z internetem i musieli wprowadzić rezerwowego. Na szczęście, bo ten rezerwowy mogli z nim zagrać, chociaż no niestety Adam nie spisał się na medal, 0 fragów miał bodajże na swoim koncie. No niestety bardzo ciężko. Ja Was, moi drodzy, zaproszę na krótką przerwę i przypominam, że po każdym spotkaniu jest losowanie nagród dla Was, dla teamowej Ligi Akademickiej, a kiedy będziecie w przerwie, możecie wpaść również na social media. Zaraz się widzimy. Wielki, gdzie jest Lord? Będzie wybiegał! Jeszcze z tego co widzę, Rainbow is Magic? Nie, tylko broń Rainbow is Magic. Lord! Ta ciańka! I Mozi. Będzie próba podejrzenia na Fizrato, się może udać, gdzie jest cała jego drużyna. Bardzo ładne pokrycie, ale wydaje mi się, że może zabraknąć. Udało się nam podłożyć. No i teraz bardzo dobra sytuacja. Kyrow trafia JJ, a JJ miał bardzo mało punktów zdrowia. Gdzie jest BB? BB czemu tak bardzo pikuje? Suchy to trafia. Nie ma już BB. Będzie próba defuzowania, będzie próba kontrozbrajania, ale już teraz Słak musi cofać, bo kończy mu się czas. Trafia Miłostój. Dzięki Bogu, że Miłostój był na plecach, ale totalnie próbował jeszcze łazać, coś zrobić Dual. No brakowało na pewno Lesiona w poprzedniej rundzie na willi. Tak teraz tego Lesiona znowu brakuje. Czupi i Mazullo, który niewidoczny totalnie tak otwiera stawkę dla magów. Oj, piękne starcie! Znowu wygrane przez Czupiego. No MP5 kontra R4C jest naprawdę ciężkie do wygrania. Jeszcze tu ich dodatkowo te obrażenia są bardzo małe. Ależ teraz poskładali, runda bez strat zawodnika na koniec. Myślę, że po raz kolejny Syria, Never End będą może gdzieś chcieli skomplikować. Na pewno on chyba Never End na tym bloku będzie chciał pikować, gdzie jest Never End. Never End jest od głównego wejścia, nie jest od okna, no i Never End. Tak jak wspomniałem, 2 fragi na jego konto. Hagrid się w końcu rekompensuje i zdobywa tego fraga, ale Crash może zaraz zdobyć kolejnego. Syria dokłada fraga, jeden również w szybkie fragi z przeróżnych stron, ale Crash zaraz powinien zdobyć tego fraga. Pięknie zauważył Niklasa i zostaje sam Eden na 3 zawodników. Defuser upuszczony na górze od akwarium. Zauważy tę Valkyrię, piękna głowa, zostaje zabity Never End, no i zostaje sam Syria oraz Crash. Crash na 100% zaraz pikuje od tych drzwi, jeszcze tylko baituje, żeby był ten jeden wystrzelony strzał, żeby o tym wszystko wiedzieć, ale Eden trafia w końcu tego Crasha i Eden w walce przeciwko jeszcze Syrii, mają na podobnych punktach zdrowia około 20 do 30, ale Eden to wszystko jednak kończy, nie wierzy. Jest całkowicie od drugiej strony, jeśli zauważy tam z drugiej miry, że Kasperowski jest już w środku, myślę, że powinien wtedy zmienić swoją pozycję, a Minnex powinien dołączyć do Termite'a i tak się właśnie dzieje. No Minnex dołącza do swojego kompana z różnej, jest ta już informacja, będzie plantował gdzieś za tą bombą, za tą mirą, ale jest również już tutaj Blackbird zostaje zabity, Kuzeter z C4, ale ta C4 już myślałem, że spadnie tym razem, ale Kuzeter z 2 ostatnimi fragami, to jest... Moi drodzy, druga mapa zaraz jeszcze przed nami, jeszcze tam jakaś taka króciutka przerwa. Ja wam oczywiście przypominam o wszystkich nowych rzeczach na T-Mobile Lidze Akademickiej. Tak jak mogliście zobaczyć dzisiaj na samym wstępie, czyli kolejny, taki można powiedzieć event, kolejna dyscyplina dla was. Jeśli potraficie programować, jeśli potraficie po prostu wszystko dobrze rozgrywać, jeśli potraficie po prostu kodować przeróżne rzeczy, to jest okazja dla was, wspaniałe nagrody od Ligi Akademickiej, współpraca z pracuj.pl. Możecie się oczywiście do tego wszystkiego zgłosić, jeśli dobrze pamiętam, oczywiście do 6 grudnia, ale już rozpoczynamy naszą kolejną mapę. Oczywiście wam też przypominam, że po tej mapie zobaczycie możliwość wylosowania nagrody. Będziecie musieli poszukiwać gdzieś tam na czacie oczywiście tej danej takiej komendy, o której tak często mówiliśmy, że zawodnicy niektórzy teraz podejdą na pewno do tego troszkę z dystansem. Widziałem nawet tam na czacie, oczywiście po Rainbow Sixie często sobie analizuję to wszystko, że oni nawet jeśli nie grali jakiegoś meczu, to widzę, że wszyscy w T-Mobile Lidze Akademickiej teraz analizują grę danych zespołów. Jest to jak najbardziej skuteczne z tego względu, że na pewno chcą sobie wszystko przeanalizować. Chcą sprawdzić, na jakiego przeciwnika będą grali, ustalić sobie jakieś pomysły rozgrywania danych po prostu wszystkich rzeczy, no i z tego względu potem mogą jakoś dużo lepiej się po prostu do tego wszystkiego przygotować. Tak czy siak mamy zbanowanego Thatchera, Mavericka, Maestro, no i co najciekawsze teraz jest Warden. Warden nie jest aż tak bardzo często banowany z tego względu, że jest to postać, którą rzadko się gra. Niestety jest ciężko nią grać. Ma MPX-a, można by o tym powiedzieć i dalej jednak jest ten, taka korzyść, że trzeba strzelać jednak z tej broni w głowę. MPX ma to niestety do siebie, że jeśli nie trafimy głowę, no to możemy stracić i tam swoje życie. Średnia taka szybkostrzelność, średni ten MH, już lepiej się gra po części gdzieś tą Valkyrią. Valkyria, która ma również te swoje kamerki, więc wykorzystanie sytuacji, że znamy pozycję swojego przeciwnika, może być jak najbardziej korzystna, właśnie tak jak wspomniałem, do zdobycia tej głowy. Jeśli niestety widzimy na zawodnikach gdzieś jeszcze porozrzucamy te wszystkie strzały, nie pójdą wszystkie w ciało, to niestety jest ciężko do rozgrywania całego spotkania, ale to Krasnoludy. Krasnoludy teraz zaczynają od obrony, tak jak wam wszystkim przypominam, czyli drużyna, która jako pierwsza atakuje, wybiera jako pierwsza mapę, to oni po prostu to wszystko atakują. Krasnoludy wygrały swoją mapę, wygrali klub, Teraz muszę się zmierzyć na mapie smoków. No i tutaj smoki już mogą być dużo lepiej przygotowane na tą willę. Wybranie pokoju lotnika, tak jak wspomniałem, jest dostępna mira i jest również dostępne echo. I decydują się na tych dwóch operatorów, Stiger już na tym echo jeszcze dorzucenie miry. Oj, czy JJ będzie skuszony gdzieś tam, niech dorzuci swoją kamerkę Valkyrii na automatyczny wybieg. Jest kamerka dorzucona, czy będzie ona w dobrym miejscu, jest już dorzucona, będzie te informacje, czy jakiś zawodnik będzie podwieszony, więc zaraz JJ będzie miał świetną okazję, już zauważył swojego pierwszego rywala, wybiega i będzie miał dwa fragi na swoim koncie, pięknie, JJ, dwie piękne głowy, zostaje co prawda szybko zrefragowany, ale nie mamy już Żakala. Nie mamy kapitału, jeszcze jakby zdążył trafić Shibane, jest dobre wykorzystanie po prostu swojej sytuacji. No i teraz smoki będą mieli dużo, ale to dużo ciężej. Jak co możemy zauważyć, to jednak dalej grają z swoim rezerwowym, może być bardzo ciężko. Nie chodzi mi już o Adama. Adam co prawda nie pokazał się na wcześniejszej mapie z tak dobrej strony, ale tak czy siak będą mieli bardzo ciężko do odrobienia tego wszystkiego, chociaż teraz Adam, tak jak o nim wspomniałem, nie pokazał się z tej najlepszej strony, chociaż zdobywał już swojego pierwszego fraga, chociaż na drugiej mapie w pierwszej rundzie, więc jest już ten jakiś sukces, kiedy to jednak JJ wybiega, żeby zdobyć te wszystkie swoje fragi. Teraz ta niestety przewaga zostaje utracona w ciągu jednej minuty. 4 fragi w ciągu jednej minuty jest ciężko do samego całego podejścia, do tego wszystkiego, żeby móc jakoś podejść, bo kiedy? Mamy tylko Shibane. Mamy co prawda baka, mamy wykorzystanie Zofii, można by było gdzieś porobić te dziurki oczywiście od dołu, otworzyć te wszystkie miry, za pomocą Shibany nie ma już aż takiego dobrego podejścia, nie możemy się przepalić od tych wszystkich jednych stron, no i dodatkowo te miry rozstawione w danych jednych momentach na pewno będą sprawiały bardzo dużo problemu, chociaż już od tej jednej strony Hacza stara się poszukiwać swojego rywala, tutaj zaraz mira zostanie bardzo mocno obita, tak jak wcześniej Lesion, niestety ta dziurka nie została zrobiona, więc będzie bardzo ciężko, szukają gdzieś tych okien miry, dodatkowo jeszcze Adam robi te dziury od spodu, żeby zniszczyć chociaż te okna, żeby można było wyciągnąć jakiegoś jednego zawodnika, no i widzimy to po prostu wszystkie takie poszczególne dziury, czyli wykorzystanie pocisków Zofii, wykorzystanie nade'ów baka, już sprawiły ten mocny damage na konto miry, na konto Lesiona, oni mają tylko połowę punktu zdrowia na swoim koncie, poszukują jeszcze dodatkowo gdzieś tego Jokaja, no bo przypomnijmy, że dalej Stiger gra na tym, no właśnie operatorzy piękna głowa ze strony Stigera od 90 w dalszym ciągu dwóch zawodników, Shibana oraz Bak, ale jest jeszcze przed okazją zdobycia kolejnego fraga, chociaż również zostaje bardzo mocno obity. Nie wiem, czy podejście Adama z tej jednej strony może być aż tak korzystne, bo zaraz Dual zauważy, że od tej jednej strony podchodzi Bak, ale nie jest to jednak wykorzystanie na jego konto, bo Lateralus to wszystko fraguje, chociaż jest ten trade, więc dwóch zawodników na jednego biednego Adama. Adam ma co prawda w swoim wykorzystaniu jeszcze defuser, musi teraz szybko biec na site, wie, że ten czas nieubłaganie ucieka, w dalszym ciągu jeszcze echo ma swoje okaje, więc będzie musiał to zaraz szybko wejść, musiał bardzo szybko zdobywać te fragi, ale to wszystko Miłostój zakończy i pierwsza runda na konto Krasnoludów.1-0 dla Krasnoludów, teraz oni decydują się na salę trofeów oraz salę rzeźb. Na tym bombside już często zawodnicy po prostu chcą wykorzystywać albo jakieś C4, albo jakieś Ekogi. Niestety tylko mamy 2 Ekogi na wyposażeniu, mamy Echo oraz Kaida. Kaid, jeśli ma oczywiście wybranego swojego shotgunu DMR-kę, można by to tak nazwać, który jest bardzo mocno. Strzały od niego zabierają bardzo dużo damage'a i wykorzystanie po prostu Kaina na tym, można powiedzieć, shotgunie jest na pewno kluczowe. Nie decydują się teraz na mirę, bo miry tutaj jest bardzo ciężko gdzieś rozstawić, więc wybór Vigila, żeby biegał gdzieś ewentualnie na dole, można by było wybrać jakiegoś pulsa, żeby dorzucić jakąś C4 od Mastera. Na to się jednak nie decydują, nie ma również wybranego bandita, będzie tylko podłożona pułapka ze strony Kaida, ten elektropazur, żeby Shibana ani Thatcher po prostu nie mogli się przepalić. Druga runda w dalszym ciągu przed nami. Reinforsują gdzieś wszystkie jeszcze te ściany od łazienki. I tu jest dla mnie już takie wielkie zaskoczenie, że krasnoludy decydują się po prostu na rotację od rzeźb. Na samym środku astronomicznego. Nie wiem, jaki to ma tak bardzo wpływ. Jeśli schowamy się za biurkiem, nie wiem, czy będzie aż taki dobry wgląd na zawodnika schowanego od tej jednej strony. Chyba nie, chyba jednak będzie za tą wzmocnioną ścianą, więc to jest może jakiś taki pomysł, ale w dalszym ciągu to jest później, jeśli podejdziemy od łazienki w stronę astronomicznego, to mamy tylko jedną ścianę, za którą możemy się schować, już tylko lewą, nie mamy rotacji w najdalszym punkcie, ale... Może jest to jakiś właśnie pomysł od tych zawodników, nie można tego osądzać, oni wiedzą jak tutaj grają, oni mają po prostu swój pomysł od góry do dołu, więc będą mu chcieli to do końca wykorzystać. To co wcześniej sobie ustalili, to co przepracowali razem, wykorzystali po prostu swój ten cenny czas, no to teraz te wszystkie cenne minuty, te cenne godziny, które zostały poświęcone na przygotowanie się do Ligi Akademickiej, teraz się prezentują ze strony Krasnoludów. JJ razem z Vigilem, chyba to jest Miłostój, jeśli nie Adeku. To jest Adeku, jednak nie Miłostój. Obaj zawodnicy mają na samym początku ułek i ciężko się czasem ogarnąć, można by rzec, który zawodnik to który, ale to, że JJ jednak otwiera, zostaje wyminowany bardzo szybko Hacza, że od studia na okienku chciał już zauważyć jednego zawodnika, który podchodził od okien, od Mastera. Na całe szczęście udało się to wszystko, jest zabita Zofia, nie będzie już tych pocisków Lifeline do zniszczenia ewentualnego elektropazura, do rzucenia swoich stuntów, ale widzimy Lesion, tutaj widzimy troszkę takie rozgrywanie swoich całych rozgrywek, mam na myśli takich, że kiedy nawet Lesion zostaje przedronowany, on w dalszym ciągu pozostaje w tym samym miejscu, on się po prostu tego wszystkiego nie boi. Dwóch zawodników automatycznie od Mastera, oni chcą wykorzystać tu jakoś te dziurki, może dorzucony zostanie jakiś nace ze strony Baka, z tego względu Kite nie będzie miał już takiego podejścia, chociaż już tam zauważył Miłostój zawodnika, Bak bardzo mocno obity, no i Bak się nie spodziewał, od której strony, i wykorzystanie tego TCSG w bardzo dobry sposób. Jest drugi frag na koncie Krasnoludów, w dalszym ciągu Lesion w tej samej pozycji, on nie zmienia tej pozycji już od bardzo dawna, ale Sirius Magot zaraz powinien bardzo szybko zostać wyminowany, jednak to nie zostaje wyminowany przez Adeku, więc kolejny frag, trzeci frag już na jego koncie, Rozbraje zostaje opuszczony, jest w dalszym ciągu jeden zawodnik gdzieś tam od balkoniku od Masera, Lateralus zaraz również powinien zostać bardzo szybko sfragowany, jeśli to JJ wszystko zauważy, gdzie jest ten kolejny zawodnik. Miłostój również dokłada kolejną piękną głowę, więc zostaje niestety już tylko sama Hibana, ale tu będzie bardzo ciężko trafić tą głowę, jeszcze stara się zrobić jakiegoś chwilka szybko, przejść na drugą stronę głowy, ale Lateralus no, będzie miał ciężko, zwłaszcza, że 20 sekund do końca, 5 zawodników, nie ma już aż takiego podejścia, musi po prostu się poddać i to będzie druga runda na konto Krasnoludów, to co widzimy, i już automatycznie Hibana się poddaje, on już wie, że nic tutaj po prostu jeszcze nie do końca, jeszcze stara się przytrzymać wszystkie jakieś kąty, może zdobyć jakiegoś fraga, ale to jednak nie. Krasnoludy zdobywają swoją drugą rundę na konto. Trzecia runda. Krasnoludy w pięknej farsie na tej kolejnej mapie. Na pierwszej oczywiście, jeśli dopiero do nas przyszliście, to przypominam wynik 7-1, chociaż moje predykcje gdzieś tam już na samym początku jednak się nie sprawdzają, gdzie myślałem, że mecz Krasnoludy kontra Smoki to będzie bardziej wyrównany mecz. Aktualnie troszkę to wygląda inaczej, z tego względu, że można podsumować z dwóch map. Mamy wynik 9-1. No to tak bardzo ciężko, zwłaszcza, że Smoki zdobyły tylko swoją jedną rundę na klubie, na obronie. Podczas pierwszej rundy dopiero później już można by to nazwać, że 9 rund z rzędu wygranych przez Krasnoludów i na tej mapie nawet na obronie bardzo dobrze się pokazują, jak to będzie wyglądało na stronie ataku. Na razie nie ma co gdybać, bo dwie rundy za nami, trzecia runda przed nami, wybrana jadalnia oraz kuchnia. Jadalnia oraz kuchnia na naszych ekranach, jest wybrana Mira, jest również wybrana ta Valkyria, więc może gdzieś tą Valkyrią po raz kolejny będzie decydował się na dorzucenie gdzieś tam swoich kamerek i ewentualny wybieg. Myślę, że gdzieś od pralni. Tak jak tutaj już podróżuje JJ. Może od tej strony będzie chciał gdzieś wrzucić swoją kamerkę, chociaż na pralni dorzuca jedną kamerkę po prostu na informację, czy ktoś podchodzi od tej strony, czy można tam ewentualnie dorzucić gdzieś swoją C4. Czy można dorzucić swoją C4, czy jacyś zawodnicy po prostu podchodzą od tej jednej strony, bo widzimy, że Miłostój rozkłada już swoje jedno okno miry. Nie dość, że na drzwi, nie dość, że na mały pokoik na przejście, więc po prostu będzie cały czas ta informacja, czy ktoś podchodzi od tej drugiej strony. No i drugie okno miry na przejście od czerwonego dywanu, od samej kuchni, od punktu B, żeby również mieć tę informację, więc dobre rozłożenie okien miry. Na pewno sobie tu wcześniej wszystko przeanalizowali. Wcześniej sobie wszystko przeanalizowali, no i widzimy, że JJ już stara się gdzieś wybiec na poszczególnych zawodników, ale aktualnie jeszcze nikogo nie słyszy. Nie, JJ szybko się wycofa, nie wiem, czy nawet kamera została dorzucona w jakieś to jedno miejsce. No, musi jakoś wykorzystać swoją pozycję, bo w dalszym ciągu na 100% nie jest przedronowany. Jedna kamerka zostanie rozrzucona jeszcze pod samą ławkę, aby była w dalszym ciągu ta informacja, czy ktoś się z tego używa, ale to jednak Dual zdobywa pierwszego fraga, zostaje wyminowana Aszka. Będzie bardzo ciężko już Smokom na podejście od samej pralni, bo w tym miejscu, w dalszym ciągu Dual dokłada podwójne zabójstwo od tego samego miejsca, chowany ciągle zakanapał JJ, dokłada kolejnego fraga, zostaje wyminowany, tym razem IQ, wcześniej Hibana, no zostaje Glass oraz Bug. Będzie ciężko do zdobycia kolejnych fragów, no. Musi być ta sytuacja, musi po prostu być takie podejście ze strony Smoków, że to oni bardziej zaatakują JJ z podwójnym kolejnym zabójstwem. Nie wiem, gdzie zostaje Glass. Glass jeszcze jest gdzieś na parterze, gdzieś tam biega, szuka swojego rywala, ale ta zmiana Glassa, kiedy on teraz się porusza, już nie są zawodnicy cały czas poświetleni, więc widzimy gdzieś ta otoczka, która cały czas się ładuje. No, będzie bardzo ciężko dla samego Lateralusa, żeby potyć od tej jednej strony. Jeśli by miał jakieś wsparcie, by było o wiele łatwiej. Rozbrajać również się upuszczony. No, musi jakoś podejść na różnych zawodników, na pewno nie może stać i czekać, aż ktoś w końcu na niego wyjdzie. Jest to gdzieś też wykorzystanie po części czasu, że mogą sobie teraz porozmawiać, jak mogą zagrać kolejną rundę, wiedzą jaki bombsite również oni zagrają. Można co prawda by było się jeszcze przenieść na duży pokój, ale zawodnicy niechętnie sięgają po duży pokój, więc jeszcze raz zobaczymy pokój lotnika w kolejnej rundzie. Mają teraz po prostu ten czas na porozmawianie sobie, na wykorzystanie tego czasu, na przemyślenie po prostu swoich taktyk, porozmawianie, co poszło nie tak, na co musieliby zwrócić uwagę i jak podejść do całej po prostu kolejnej rundy, żeby zdobyć kolejny swój punkt, ale to jednak Adeku zabija Lateralusa, więc runda trzecia na konto Krasnoludu. Widzimy, że nawet save'owanie cały czas tej jednej pozycji jak najbardziej się nie opłaciło. 3-0 aktualnie na konto Krasnoludów. Czwarta runda, pokój lotnika zapewne zostanie wybrany. Czy tak zostanie wybrany, jest aktualnie losowy, jest pokój lotnika, no w końcu jest odblokowany ten bombsite, po 3 rundach można przejść po raz kolejny na tą samą pozycję. Myślę, że tym razem JJ nie będzie starał się wyrzucić swojej kamerki, pierwszej rundzie się to udało, był ten element zaskoczenia, teraz on zaczyna od Smoka, nie, jednak jest wybrana ta Valkyria, więc może gdzieś tam w tym jednym momencie będzie jeszcze raz starał się dorzucić swoją kamerkę, bo jednak to 5 fragów na jego koncie jest jak najbardziej korzystne, no i Miłostój razem ze Stigerem, tych dwóch operatorów, gdzie oni starają się grać bardziej safe, aktualnie nie mają żadnej śmierci na swoim koncie, więc to jest na pewno jakiś taki aspekt, że cały czas pozostają po prostu zawodnicy Krasnoludów w farsie, pozostają na tym po prostu sajdzie, wykorzystują bardzo dobrze swoje sytuacje, no i dzięki temu jest o wiele dużo łatwiej później zaatakować poszczególne miejsca, bronić się i również po prostu zagrać zespołowo, bo trzeba o tym powiedzieć, że Krasnoludy bardziej grają zespołowo od Smoków. Niestety, ale Smoki mają gdzieś tam na początku jakiś pomysł, na pewno jest na jakieś informacje, chodźmy, zaatakujmy od tej strony, jest informacja, która jest bombsite wybrany i na tym cała informacja się kończy. Niestety, ale trzeba o tym powiedzieć, że te informacje niestety na tym się kończy, później nie ma jakiegoś takiego pomysłu, chodźmy, zaatakujmy od tej danej jednej strony, chodźmy, podejdźmy od danej jednej sfery. Dopiero później, kiedy nawet zostały dorzucone te drony, zawodnicy chowają niestety te informacje dla siebie, nie jest przekazywane to dalej i to, co częstym przypadkiem jest w lidze akademickiej, to, że kiedy można wykorzystać jakiś błąd obrońców w ciągu 30 sekund, one niestety nie są wykorzystywane nawet przez całą rundę. Kiedy zostaje odpuszczona jakaś kondygnacja, automatycznie ją zająć, po prostu zaskoczyć bardzo szybko przeciwnika. Niestety tak to nie wychodzi i bardzo szybko się po prostu to prezentuje na kolejnych minutach, kolejnych sekundach. Jest po prostu ciężko do wykorzystania tych wszystkich takich aspektów, bo nie zapomnijmy o tym, że Rainbow nie dość, że to jest gra taktyczna, trzeba tutaj się liczyć z czasem, trzeba liczyć się również ze skillem, trzeba liczyć się z pomysłami, no to tak jak mówię, te pomysły. Pomysł to można też nazwać oczywiście to, że wykorzystanie sytuacji. Starał się jeszcze dodatkowo JJ gdzieś szybko skrócić się o stronę okna, ale zawodnicy byli tutaj już jak najbardziej na to przygotowani. Sirius Magot na knock. No, no, razem z shotgunem, no będzie miał bardzo ciężko, chyba lepszym wyborem byłoby to FFG, jeśli dobrze pamiętam, w wypożyczeniu DOC, ale on jednak tutaj decyduje się na podejście od beczek, czy dobrze wykorzysta swoją sytuację. Jeśli może dolny bombsite byłby wybrany, byłoby o wiele łatwiej, ale tak to zobaczymy, od której strony będzie jako knock chciał po prostu samotnie podejść. I widzimy już Sirius Magota na astronomicznym, będzie może chciał zaraz to wszystko sobie przedronować, ale nie, on czeka na redukcję helu, żeby móc po prostu to wykorzystać i móc przychodzić dużo dalej, wykorzystać może jakąś swoją sytuację, zabić kogoś w plecy. No na pewno ważną sytuacją będzie to, na kogo się po prostu natknie, czy natknie się na kogoś, kto będzie odwrócony plecami, czy może natknie się na jakiegoś zawodnika, który będzie jednak pokazywał się zupełnie innej strony. I piękny frag ze strony Duala, jest zabity już Jenota, nie mamy tego kapitału, chociaż chyba Kapitao zużył już jakiś jeden swój pocisk. Lateralus jednak dodatkowo fraguje, nie ma już tego doka, doktora bardzo mocno by się przedlał dla Duala, żeby to wszystko wykorzystać. No Sirius Magot musi teraz użyć swojej redukcji obecności. Niestety nie może trafić tego echo i niestety jaka farsa, tak tarcza na samym środku postawiona przez Stigera. Stiger nawet się tego nie spodziewał, że ktoś, jakaś knock może podejść od tej strony, no bo jeśli oczywiście wszyscy zawodnicy nie wiedzą, to wykorzystanie umiejętności NOK pozwala na to, że nie jesteśmy widziani przez kamery, również przez zachodrony, przez maestro, więc również chciał wykorzystać to jakoś od tej strony, ale od drugiej właśnie tej strony nikt nie podchodzi. Stiger tylko stracił połowę punktu swojego zdrowia na koncie. No Lateralus, Adam oraz Hacza będą mieli bardzo ciężkie podejście, zwłaszcza, że aż zostaje zabita od strony schodów. Podwójne zabójstwo ze strony Adeku. Nie, jednak nie zostanie zrobione podwójne zabójstwo, bo Hacza to wszystko refraguje, ale jednak podwójne zabójstwo jest na konto Stigera. No zostaje sam Adam na 3 zawodników, 20 sekund do końca. Jeszcze raz chyba nawet taka sama sytuacja, jaką widzieliśmy w rundzie pierwszej, tym razem dwóch zawodników jeszcze przed nim musi bardzo szybko podchodzić od tej jednej strony, ale została zauważona już Zofia przez Duala. No i jest bodajże podwójne, albo nawet potrójne zabójstwo ze strony Lesiona. Już gdzieś tam poszukiwali po prostu tych poszczególnych fragów, od której strony podejdzie. No, takie déjà vu, jak będą wyglądały te dalej rundy. Jeśli czwarta runda powtórzyła nam się z rundą pierwszą, że został sam Adam na 2 albo nawet 3 zawodników, no to jeśli by miało iść takim dalej tempem, to byśmy zobaczyli wynik 6-0 w pierwszej połowie. Mam nadzieję, że tak po prostu nie będzie, że nagle smoki gdzieś tam się obudzą. Chciałem komentować jak najbardziej wyrównane spotkanie. Jest mi troszkę smutno. Troszkę smutno mi jest to, że smoki aktualnie nie mają żadnego swojego punktu. Na pewno troszkę by to ich podniosło nawet na duchu, na późniejsze jakieś granie, że okej, zdobyliśmy chociaż ten jeden punkt, nie przygotowaliśmy się aż tak bardzo dobrze, ale ten jeden punkt nam się udało, czyli byliśmy przygotowani chociaż na tej jednej mapie. Tak to niestety mają aktualnie tych punktów 0 na swoim koncie. No, nie wiem, czy są aż tak bardzo załamani, czy nie mają już jakiegoś takiego pomysłu, jak mogą to dalej rozegrać, ale na pewno przegrywanie 0-4 jest dramatyczne dla nich, na ich motywację, na ich po prostu rozmowy drużynowe, że chcą jak najszybciej to skończyć, pójść sobie do domu, skończyć to jak najszybciej, zająć się tym, czym mieli się zająć, a na pewno mogą tutaj sobie to jeszcze powalczyć, bo widzieliśmy czasem, że oni gdzieś wykorzystują po prostu takie swoje sytuacje, że grają po prostu jak drużyna. Zagrają jak drużyna, nie jako 5 randomowych zawodników, którzy spotkali się na rankedzie i dobrali się na ligę akademicką, tylko oni czasem mieli jakiś ten swój pomysł. Niestety tutaj aktualnie w tym dwumeczu tego nie pokazują. Attacker's objective is to locate a bomb and defuse it. In the end, the electrical is on. Trofea oraz sala z rzeźbami została wybrana w rundzie 5. Niestety chyba po raz kolejny będziemy mieli jakiś malutki problem z obserwowaniem. Nie wiem, czy to jest może jakiś aspekt nowego sezonu. Miejmy nadzieję, że to nie jest ten negatywny, taki można powiedzieć troszkę aspekt nowego sezonu. Miejmy nadzieję, że obserwator nasz niedługo powróci. Jakieś tam dostałem informacje, że niestety cały komputer się zrestartował, więc będzie problem z kolejnym po prostu rundą, żeby ją obejrzeć, ale widzieliśmy gdzieś tam tą dominację. Przez te 4 rundy można to wszystko sobie przeanalizować, że te rundy pokazywały się troszkę już na taką bardzo dużą korzyść na konto Krasnoludów. Pierwsza runda lotnik, druga runda rzeźby, trzecia runda kuchnia, gdzie na drugiej rundzie już mieli dużo znaczącą przewagę, na trzeciej rundzie również wykorzystywanie jak najbardziej Lesiona, że ten Lesion robił niesamowitą robotę Dual, pokazuje się z bardzo dobrej strony w dzisiejszym dniu, cały zespół Krasnoludów pokazuje się z bardzo dobrej strony i patrząc po prostu po ich ustawieniu, patrząc po wyborze ich operatorów, mogą dalej powalczyć o rundę 5, a na pewno Smoki chcieliby ugryźć, tak dziabnąć można by to nazwać, tą jedną rundę na swoje konto, żeby może jakoś się po prostu potem odbić, kiedy to oni zaczną grać w obronie. Jest to oczywiście ich mapa, powinni tutaj grać troszkę lepiej. Jeśli teraz mamy porównywać te 4 rundy na willi, a 8 rund na klubie, to one jednak na klubie troszkę lepiej się pokazywali. Trzeba o tym powiedzieć, że troszkę lepiej się tam pokazywali, na pewno z lepszej strony, że mieli jakieś dużo lepsze pomysły, bo tutaj aktualnie na atak nie ma jakiegoś takiego pomysłu. Gdzieś tam poszczególni zawodnicy podejdą od jednej, od drugiej strony, chcą zrobić po prostu coś po swojemu, takie to widzieliśmy w rundzie poprzedniej z Nog. Stara się wykorzystywać po prostu swoją umiejętność, za każdym razem takie przejścia od jednego punktu do drugiego punktu, tutaj sobie złączymy umiejętność, tutaj poczekamy, aż tam się załaduje, podejście dalej, no i tak z innym. Tak zginęła wykorzystywanie właśnie tego digla. Jakby było to FMG, myślę, że mogło być troszkę inaczej, na pewno dużo lepiej by się po prostu zachował. Nawet wyciągnięcie tego shotguna, co prawda tarcza by troszkę przeszkodziła w tym momencie, ale miejmy nadzieję, że tak czy siak troszkę przemyślą. Grają oczywiście zawodnicy dalej. Oni nie wyszli z tego spotkania, więc miejmy nadzieję, że to wszystko do nas podeszli. Już to usłyszałem szybciutko tak na uchu, że no obserwator dołączył już do Rainbowa, więc również zaraz do spotkania powinien wrócić. Ale tak jak mówiąc, 4 rundy widzieliśmy, 8 rund widzieliśmy na klubie. To, co można by było doradzić teraz Smokom, to żeby zaczęli grać razem. To na pewno musi być jak najbardziej korzystne. Kiedy w pierwszej rundzie tą jedyną rundę, którą zdobyli, to po prostu wygrali poprzez swoje takie swawolne granie. To może się pokazywać dobrze z tej jednej strony, kiedy mamy po prostu te 2 rundy. A tak to widzimy już sami, może, moi drodzy Państwo, że Krasnoludy zdobywają rundę 5, nawet kiedy tego nie obserwowaliśmy. Oni mieli to po prostu dużo lepsze pozycje i najbardziej zastanawia mnie fakt, że Jenota, jeśli jeszcze raz mógłbym zobaczyć tabelę, że Jenota był na drugiej pozycji, a ma 0 fragów i nie ma 0 asyst i to mnie najbardziej zastanawia, czy on wjeżdża na site, tutaj jest bomba i to zdobywa jego punkty. Takie dziwne rozplanowanie punktów, ale nie mamy co o tym mówić. Ostatnia runda w pierwszej połowie. Runda 6 przed nami, po raz kolejny ten sam bombsite, chociaż teraz Stiger już nie na echodronach, tym razem na taczance. Chce wykorzystać tą taczankę, chociaż w tej ostatniej swojej obronie mogą sobie na to pozwolić. Jeszcze wybranie ze strony JJ'a kapkana, nie decydują się na wybranie żadnej Valkyrii, więc jeśli by pospodali zawodnicy Smoków te kapkany, no to na pewno byłby taki kolejny troszkę niesmaczny aspekt po ich stronie, bo straciliby bardzo cenne punkty zdrowia. Jestem bardzo ciekaw, gdzie Stiger pozostanie na swojej pozycji, czy on będzie starał się pikować gdzieś za pomocą swojego karabinu LMG Mounted, czy może pozostanie jednak na sajdzie? Nie, jednak nawet stacjonarnego LKM-a sobie nie rozstawił, nawet ściany na samej górze nie są wzmocnione, gdzie rozstawi swój LKM, żeby znaleźć swoich zawodników, zabić ich i jak najbardziej troszkę, można tak powiedzieć, upokorzyć. No, taczanka, nie ma co ukrywać, jest takim memem, więc jeśli zostajemy zabici przez taczankę, to możemy wyłączyć kompa i pójść zjeść kolację. Oczywiście sobie wszystko żartuję, takie małe śmieszki na sam koniec. Taczanka jest niedoczynianym operatorem, można by to tak nazwać. Ciężko jest wykorzystywać po prostu danego operatora, bo cały czas siedzimy w miejscu, jest gdzieś ta tarcza, co prawda chroniąca naszą głowę, ale ta tarcza jest aż tak bardzo szeroka, że wystarczy jakiś mały taki kąt, możemy zniszczyć tą tarczę, no i automatycznie, kiedy płotem pikniemy, no to wiemy, że w danym miejscu na 100% jest po prostu ta taczanka, która siedzi ze swoim LKM-em i zdobycie głowy, zdobycie tego fraga nie jest jak najbardziej skuteczne, chociaż te bronie rosyjskie widzimy, że Stiger już przyszykowane na wejście tego jednego zawodnika, czy Jenota będzie chciał podejść od tej jednej strony, jest w dalszym ciągu celowany, jest strzały ze strony Stigera, pikuje dany jeden zawodnik od Mastera, oj będzie bardzo ciężko, jest pierwszy brak na kontu Stigera, nie jest zabicie za pomocą taczanki, jednak to się udało, jest ten chociaż już jeden frag, no to Jenota... Oj, Jenota, naprawdę bardzo ciężko. No, Stiger to prawda połowa pana na swoim konie. Jeszcze złowa drugie wraga. Nie wiem, co to się dzieje. Nie mogę sobie aż tak bardzo poradzić na tą taczankę. Co prawda jest gdzieś ten taki mały murek, że chroni jednak jego ciało, ale w dalszym ciągu no, to jest tylko taczanka, która pozostaje w jednym miejscu. Przydałoby się, nie wiem, jakiś nate, jakieś wykorzystywanie lifeline, po prostu wykorzystywanie swoich wszystkich takich umiejętności, które mamy dostępne, a niestety tego aktualnie to się nie prezentuje. Dual zostaje powalony przez Hacza, czy Hacza, no tym wszystkim wie. Hacza chyba jednak dokładnie nie wie, że został jeszcze powalony Lesion, ale Lateralus dokłada kolejnego fraga, więc jest już taka troszkę sytuacja patowa dla Krasnoludów. Mogą jeszcze nie wygrać tego 6-0, zwłaszcza z tej strony, że Dual jest powalony, zostaje tylko dwóch zawodników, którzy na samym początku mają UEK i to jest bardzo dla mnie mylące, ale Adeku zdobywa swojego pierwszego fraga, jest już wyrównanie, muszą jakoś może podnieść tego Duala, bo inaczej będzie bardzo ciężko, również od drugiej strony już będzie gdzieś podchodziła ta Aszka, ale Adeku zdobywa kolejnego fraga, Hacza musi już na spokojnie od tej strony podejść, no i te pułapki kapkana, starał się jeszcze gdzieś tam strzelić, co prawda JJ zabija Duala, nie wiem jak to się zdarzyło, już rozumiem, Aszka przechodząca oczywiście przez drzwi, zabiła leżącego tutaj Lesiona, a Aszka w dalszym ciągu starała się strzelać do tego Lesiona i nie wiedziała, że był już powalony, nawet zabity ten Lesion, więc 6-0 dla Krasnoludów i punkt meczowy, 6 punktów meczowych przed nimi. Oni teraz w tym ataku mogą zagrać jakoś szybciej, widzę, że Lateralus już tutaj się załamuje, on ma najwięcej fragów jak najbardziej po stronie Smoków, no nie wiedzą jak tutaj to rozegrać, nie mają po prostu tego całego pomysłu. Jest ciężko, nawet Hacza już decyduje się na tą taczankę, Sirius Magot gdzieś to na Clash, no nie wiedzą jak rozegrać, jest wybrana co prawda sala trofeów, ale runda 7 będzie jak najbardziej ciężko, zwłaszcza jeśli Krasnoludy zaatakują to bardzo szybko. Wyrównane fragi po stronie Krasnoludów od 5 do 7, no mała różnica również śmierci ze strony Krasnoludów, tylko 3 śmierci na konto JJ'a, ale widać, że to jest po prostu drużyna, że oni idą tutaj po zwycięstwo i jak najbardziej się o to teraz starają. Można jest troszkę nazwać to troszkę takim porównaniem, czyli wybór operatorów po stronie broniącej. Widzieliśmy po stronie Krasnoludu wybranie Jägera, wybranie Vigila, wybranie Echo, wybranie Miry, czy jakichś takich innych bardzo potrzebnych, użytecznych operatorów. A po stronie Smoków jest to już taka roszada, weszlibyśmy na jakąś ruletkę, coś do losowania. Dobra, no to będzie tak, taczanka, Clash, Alibi, Valkyria, no i na koniec był polski akcent, no to będzie Ela. I tak aktualnie prezentuje się skład Smoków, każdy sobie wybrał operatora jaki chcą, ale troszkę się już w tym nie dziwię, bo przegrywają 0 do 6, będzie bardzo ciężko im do tego powrócić, jeśli by do tego powrócili, no to by było wiele łatwiej. Lateralus bardzo szybko wyrzuca swoją kamerkę, nie wiem czy nawet będzie chciał może jeszcze gdzieś wyskakiwać, widziałem te szanse, jeszcze ten hełm, ten taki różowy. Jeśli byśmy przeszli na Alibi, to byśmy oczywiście to widzieli, jest ten różowy hełm, jest ten piękny unicorn od taczanki, świetny, to bardzo dobry event, Rainbow is Magic i Magic nawet jest dzisiejszy ten mecz. Dronowanie Już od strony łazienki, od dużego pokoju. Widzieliśmy również, przepraszam, ale zająłem się gdzieś tą taczanką. Widzieliśmy wybieg ze strony Lateralusa, ale nawet nie zadał żadnego dobrego damage'a. Zawodnicy Krasnoludów już jak najbardziej się wszystkiego tego spodziewali. Wiedzieli, że ktoś może być od tej jednej strony. Nie wiem, co tutaj teraz knują zawodnicy ze strony Smoków. Czy będą chcieli wykorzystać klaszkę i dodatkowo wykorzystać taczankę? A już wiem, co wykorzystują, że zawodnicy... Teraz Sirius Magot jest taką troszkę żywą tarczą dla samej taczanki. Będzie stał oczywiście plecami odwrócony do swojego przeciwnika, a Hacza będzie strzelał za pomocą swojego karabinu LMG, ale jest to jak najbardziej troszkę śmieszna sytuacja z tego względu, że nie mogą się troszkę tego dogadać. Obraca się w każdą stronę Hacza, nie wie od której strony, jeszcze z tym unicornem, no nie wierzę, nie wierzę. Jakby tam Nate został dorzucony, byłoby o wiele śmieszniej. Oj, tam już Nate jakiś poleciał, ale niestety się troszkę odbił, Sirius Magot troszkę na tym jednak stracił. No, ta walka taka, wykorzystanie pierwszego fraga, jest zabita Valkyria po bardzo długim czasie, no muszą podejść jakoś od tej strony. Jest to jak najbardziej na razie troszkę śmieszne podejście ze strony Smoków. Oni, tak jak mówiłem na początku, kiedy musieliśmy niestety czekać na kilku graczy z drużyny, że oni pokazują nam śmieszne taktyki. Już widzieliśmy oczywiście wykorzystanie tej taktyki na dane spawn piki, czy od danych różnych stron. Widzę, że oni się tutaj już nie boją, oni otworzą sobie haczu, nawet jeśli zawodnik po prostu jest od danej jednej strony. Nie boją się po prostu. 3 zawodników na konto Smoków, szybka ewakuacja, jak to napisał Magot, więc żaden zawodnik teraz atakujący nie będzie mógł go aż tak zabić, a Krasnoludy po prostu idą po zwycięstwo. Piękny frag ze strony Miłostoja, 2 zawodników zostaje Alibi oraz Clash. No będzie już ciężko dla samych Smoków, żeby to wszystko zrobić, dodatkowo Stiger fraguje kolejnego zawodnika. I zostaje niestety sama klaszka, która teraz może sprawi dużo problemów. No niestety troszkę się z tym pomylimy, bo już szybko biegnie. Myślałem, że ta wyrzutnia lifeline, którą Zofia miała w swoich dłoniach, zostanie wykorzystana przeciwko klasce. Jednak niestety nie. Wszystko kończy to JJ. No i 7-1, 7-0 dla Krasnoludów. 2 mapy wygrane. No i 4 punkty na koncie w fazie grupowej. Jest wszystkie nowe tła, wszystkie ta nowa aktualizacja jak najbardziej korzystna, nie ma co ukrywać, że troszkę postarali się w tym sezonie i jest dalej te dobre wykorzystanie tych wszystkich fragów, wszystkie wyrównane fragi, wszystko to, co po prostu dobrze się pokazywali z danych różnych stron. To aktualnie pokazały dzisiaj Krasnoludy, że wykorzystują każdą swoją możliwą sytuację i dobrze wykorzystują dalsze swoje jakieś takie aspekty, że chcą grać jako drużyna. Mają teraz 4 punkty na swoim koncie, mają wyrównany bilans w grupie A punktowy, więc to jest tylko teraz wszystko zależne, jak będzie wyglądało następny mecz w następnym tygodniu, czy... Tam jednak ta drużyna, która zajmuje drugie miejsce, będzie troszkę inaczej natomiast podchodziła do tego spotkania. Najważniejsze, tak jak wspominam, pomiędzy teraz 2. a 3. miejscem będzie ważny bilans rundowy. Nawet jeśli to 2. miejsce przegra, będzie miało tyle samo punktów, ale był oczywiście wynik remisowy, więc będzie tam walka pomiędzy rundami, kto ile rund zdobył, kto ile rund stracił, a na pewno po dzisiejszym meczu Krasnoludy tracą tylko 1 rundę, są na tej troszkę pozycji lepszej, z tego względu, że będą mieli dużo większy zapas zdobytych rund. Ja Wam oczywiście przypominam o losowaniu, które odbywa się gdzieś na czacie, szukajcie informacji od strony moderatora, administratora, który daje Wam kod do wpisania na czat i jest oczywiście dla Was do wygrania gra. Moi drodzy, ja zaraz wracamy, nie zaraz ja, tylko zaraz wracamy do Was z drugim spotkaniem, przygotujemy lobby, przygotujemy cały layout i widzimy się zaraz. Stary, co z tobą? To nonsens! Tak się nie da grać! T-Mobile jest super szybki światłowód i rozrywka w jednym pakiecie dla domu. Wielki. Gdzie jest Lord? Będzie wybiegał. I jeszcze z tego co widzę, Rainbow is Magic? Nie, tylko broni Rainbow is Magic. Lord! Ta ciańka! I Mozi. Będzie próba podejrzenia Rafizera, to się może udać, gdzie jest cała jego drużyna. Bardzo ładne pokrycie, ale wydaje mi się, że może zabraknąć. Udało się Rafizera podłożyć. No i teraz bardzo dobra sytuacja. Kyrow trafia JJ, a JJ miał bardzo mało punktów zdrowia. Gdzie jest BB? BB czemu tak bardzo pikuje? Suchy to trafia. Nie ma już BB. Będzie próba defuzowania, będzie próba kontrozbrajania, ale już teraz Smok musi cofać, bo kończy mu się czas. Trafia Miłostój. Dzięki Bogu, że Miłostój był na plecach, ale totalnie próbował jeszcze łazać, coś zrobić Dual. No brakowało na pewno Lesiona w poprzedniej rundzie na willi. Tak teraz tego Lesiona znowu brakuje. Czupi i Mazullo, który niewidocznie totalnie tak otwiera stawkę dla magów. Oj, piękne starcie! Znowu wygrane przez Czupiego. No MP5 kontra R4C jest naprawdę ciężkie do wygrania. Jeszcze tu dodatkowo te obrażenia są bardzo małe. Ależ teraz poskładali runda bez strat zawodnika na końcu. Myślę, że po raz kolejny Syria, Never End będą może gdzieś chcieli spąpikować. Na pewno on chyba Never End na tym bloku będzie chciał pikować, gdzie jest Never End. Never End jest od głównego wejścia, nie jest od okna, no i Never End. Tak jak wspomniałem, 2 fragi na jego konto. Hagrid się w końcu rekompensuje i zdobywa tego fraga, ale Crash może zaraz zdobyć kolejnego. Syria dokłada fraga, Eden również w szybkie fragi z przeróżnych stron, ale Crash zaraz powinien zdobyć tego fraga. Pięknie zauważył Niklasa i zostaje sam Eden na 3 zawodników. Defuser upuszczony na górze od akwarium. Zauważy tę Valkyrię, piękna głowa, zostaje zabity Never End, no i zostaje sam Syria oraz Crash. Crash na 100% zaraz pikuje od tych drzwi, jeszcze tylko baituje, żeby był ten jeden wystrzelony strzał, żeby o tym wszystko wiedzieć, ale Eden trafia w końcu tego Crasha i Eden w walce przeciwko jeszcze Syrii, mają na podobnych punktach zdrowia około 20 do 30, ale Eden to wszystko jednak kończy. Nie wierzę, to jest całkowicie od drugiej strony. Jeśli zauważy tam z drugiej miry, że Kasparowski jest już w środku, myślę, że powinien wtedy zmienić swoją pozycję, a no Minnex powinien dołączyć do Termite'a i tak się właśnie dzieje. No Minnex dołącza do swojego kompana z drużyny, jest ta już informacja, będzie plantował gdzieś za tą bombą, za tą mirą, ale jest również już tutaj Blackbird zostaje zabity, Kuzeter z C4, ale ta C4 już myślałem, że jest spadnie tym razem, ale Kuzeter z 2 ostatnimi fragami, to jest... Stary, co z tobą? To nonsens! Tak się nie da grać! T-Mobile jest super szybki światłowód i rozrywka w jednym pakiecie dla domu. Witam was, moi drodzy, już w kolejnym spotkaniu. Oczywiście jak to ja musiałem oczywiście nie zapomnieć o MVP poprzedniego meczu, ale MVP ode mnie ląduje dla kapitana, czyli dla JJ-a. Miejmy nadzieję, że rozgłane zostały wszystkie wątpliwości, kto powinien dostać to MVP, ale JJ pokazał się z jak najlepszej strony. Miałem jeszcze do wyboru Adeku, miałem do wyboru Duala, miałem do wyboru całą drużynę, ale myślę, że to on jako kapitan pokazał się bardzo dobrze na pierwszej mapie. Na drugiej mapie również też nie odstawał, więc to do niego leci to MVP, ale wróćmy już do naszego spotkania, bo rozpoczynamy kolejne spotkanie Magowie kontra Mechy. Podobna sytuacja, jaką mogliśmy zobaczyć w meczu poprzednim, czyli stało się tak, że jedna drużyna, w tym wyborze Magowie, mają 1 punkt w swojej grupie, Mechy natomiast niestety tych punktów mają 0. Teraz Magowie przydałoby się, żeby wygrali to swoje spotkanie. Na pewno potem będą walczyli w bilansie rundowym, jeśli będą chcieli oczywiście przejść dalej do fazy playoff. Muszą walczyć do samego końca. Jedna, jak i druga drużyna. No Mechy nie mają już aż tak bardzo dobrej szansy do wykorzystania jej dalej. Niestety już 2 mecze za nimi, 3. mecz właśnie przed nimi. Zdobędą maksymalnie 3 punkty. To i tak czy siak gwarantuje im maksymalnie niestety 3. miejsce. Magowie jeszcze gdzieś tam mogą powalczyć. Muszą zrobić tak samo jak Krasnoludy, czyli powrócić do tego całego swojego spotkania i wygrać je w okolicach 14-1, jak to mieliśmy w rundzie po prostu poprzedniej. I patrząc na to wszystko, kiedy ja sam mówiłem, że zobaczymy pierwszy mecz bardziej wyrównany, nie chcę mówić, że się pomyliłem, ale chyba się pomyliłem po prostu. I kiedy mówiłem w drugim meczu, że to Magowie jednak przejmą po prostu tą bardzo mocną kontrolę, to również tak może być i myślę, że to jednak Magowie po prostu będą rolami faworyta w danym dzisiejszym spotkaniu. Myślałem w poprzednim spotkaniu, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, że to Krasnoludy w jakimś tam mniej większym stopniu po prostu wygrają to swoje spotkanie, ale stawiałem bardziej na wynik remisowy. Tutaj to wszystko zależy od dyspozycji Juriego, Czupiego, Mazullo, Spamera oraz Jägera po stronie Magów, no i na pewno Mechy, czyli Obrzan, Godfrey, Bartol, Wolman oraz Master. Mechy to jest chyba taka jedna drużyna, która w swoich nikach ma napisane UKW, czyli wszystkie od ze swojej uczelni, takie dopiski. Chyba jako jedyna drużyna nie zauważyłem, żeby ktoś jeszcze tam miał dodatkowo, bo zawsze ktoś tam gdzieś ucieka od, może nie ze swojej uczelni, ale po prostu nie dodaję do swojego niku mechy, jak po prostu jak na razie najbardziej wiarygodne ze swoją uczelnią. No i mamy po dwóch rundach to KD. Jeśli patrzymy odgórnie na to KD, no to tutaj troszkę by mogło to wyglądać inaczej. Niestety na naszym layout'cie na początku mieliśmy Krasnoludów oraz Smoków. Widzieliśmy po tamtej stronie, że to jednak Krasnoludy miały te wszystkie swoje KD po tych wszystkich dwóch meczach dużo lepsze od Smoków. No i zaowocowało to w meczu poprzednim, że to oni jednak wygrali znacznie lepiej, ale mamy to KD. Mamy KD magów oraz mechów. Porównajmy sobie je na szybko w rundzie pierwszej. Juri, największe aktualnie KD razem z Czupim, tych dwóch zawodników, o których tak często wspominaliśmy, że to oni bardzo dużo fragują. 44 fragi na koncie Juriego, 29 śmierci. Niestety po stronie mechów wszyscy poniżej 0,66 KD, więc statystycznie patrząc na KD, będzie wszystko zależało od Juriego oraz Czupiego, czy oni rozegrają swoje spotkanie jak najlepiej, czy będą zdobywali te swoje wszystkie fragi. Jeśli zdobędą swoje te wszystkie fragi, no to wygrają to dzisiejsze spotkanie. Czupi już od samego dołu poszukuje swojego rywala, jest dorzucony ten nate, ale miejmy nadzieję, że i dobrze, jednak nie spadł ten nate na głowę Czupiemu, na całe szczęście, myślałem, że gdzieś tam się odbije, będzie bardzo ciężko, będzie pierwsze dorzucone EMP na zniszczenie tej kamery, no Spamer, no szybciej musisz dorzucić tą ewentualną kamerę, żeby było dużo łatwiej ją zniszczyć, żeby nie było cały czas tej informacji, no nawet wykorzystanie gdzieś może tego nate'a, chociaż ten nate myślę, że w późniejszej fazie może być lepiej wykorzystany niż na samą kamerę maestro. Kolejny EMP, tym razem na ścianę, jest chyba ciągle za tą mirą Bartol schowany, ale jest w dalszym ciągu ta informacja, jest również nate dorzucony przez Czupiego, jakby był ktoś w moim pokoju, na szczęście w moim pokoju nikogo nie było, również nie ma takiej informacji, jest wyeliminowanie Czupiego Godfrey z pierwszym fragmentem, chociaż oberwał również na tym bardzo mocno, ale pozostał dalej jego karabin w tych dłoniach, dodatkowo Wolman jeszcze też jest przy życiu, chociaż na małym pasku zdrowia będzie otwarta ta kamera maestro, ale będzie bardzo ciężko i może niestety je zniszczyć, no i Spamer również zostaje powalony, tym razem od wschodnich schodów, ale Juri zdobywa kolejnego fraga, Juri tam z kolejnym fragiem, nie wiem gdzieś co się dzieje z Jurim, bo Jäger z podwójnym zabójstwem nie zostaje, tym razem sam Master, zostaje ten kite na trzech zawodników magów, bo niestety jeden zostaje powalony, no i Juri z kolejnym fragiem, i jak tu się nie zachwycać. Termite, który wchodzi jako entry, zdobywa kolejne fragi, piękne rozgrywanie za pomocą Termite'a, piękne granie tego zawodnika, pierwsza runda na konto magów. Druga runda przed nami, po raz kolejny mechy będą chciały się zaatakować, znaczy bronić szafek zbrojowni, jednak nie, jest zmieniony site, 3 fragi dla Juriego, 2 fragi dla Jägera, wykorzystanie jak najbardziej baka, może nawet jeśli Czupi nie zdobył żadnego fraga, natomiast w tej rundzie to tak czy siak odegrał bardzo dobrą robotę, bo nie dość, że wykurzył po prostu bandita od ściany, to wykurzył poszczególnych zawodników, gdzieś tam dorzucił te swoje najedy, postraszył poszczególnych graczy, porobił po prostu te dziury, gdzie zawodnicy już ze strony mechów nie mogli się czuć aż tak bardzo, nie mogli sobie biegać swobodnie po szafkach, nie mogli biegać sobie po archiwach, cały czas po prostu szukał gdzieś tej swojej okazji, niestety nieznalezionej okazji, tak czy siak odegrał świetną robotę, świetnie, po raz kolejny magowie rozgrywają tą całą swoją rundę, no i Juri chyba dzisiaj już w pierwszej rundzie, kiedy zdobywa 3 fragi na swoje konto, no to jest w jak najlepszej dyspozycji i myślę, że magowie będą prężnie szli po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu, po te kolejne 3 punkciki na swoje konto, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tylko 1 punkt aktualnie na ich koncie. wybraniem warsztatu oraz wentylacji. Najbardziej mnie zastanawia troszkę ta ściana pomiędzy punktem A a punktem B położonym od lewej strony. Tam, gdzie zazwyczaj jest rozstawione lustromiry, tam, gdzie zazwyczaj robimy sobie jakiś ewentualny przestrzał, żeby dorzucić smoki. Nie wiem, w czym aż tak bardzo ma pomóc ta ściana. Te ściany bardziej ewentualnie by pomogły w rozstawieniu na samym środku, ale może jest to jakiś pomysł, może zaraz się dowiemy, że ta ściana nagle mechom tak bardzo pomaga, że zdobędą kolejną rundę, tym razem na swoje konto, a nie na konto przeciwnika, ale miejmy nadzieję, że jakieś te małe takie przestrzały wykorzystane na konto bandita, na konto po prostu Valkyrii nie zostaną wykorzystane odwrotnie, że magowie nagle z nich skorzystają i bardzo dobrze będą chcieli korzystać zupełnie dalej, bo widzimy już na samym początku dwóch zawodników na samej górze, dwóch zawodników, którzy będą chcieli prężnie bronić po prostu tej góry, a oni mogą zostać bardzo szybko wyeliminowani, ale magowie troszkę słyną z takich okazji, że po prostu oni dużo dronują. Oni dużo sprawdzają, oni bardzo szybko wykorzystują swoje sytuacje i nie ma to jak w innych drużynach, że dronują, dopiero potem boją się po prostu podejść od jakiejś jednej strony tutaj, natomiast wygląda to zupełnie inaczej, oni niszczą daną ścianę, oni wszystko robią zupełnie inaczej, dzięki temu jest o wiele lepiej na przejmowanie, na zyskanie po prostu tego cennego czasu, bo bandit już jest natomiast na bardzo małym pasku zdrowia, jest Godfrey w dalszym ciągu powalony, więc jest to już szybsza taka pierwsza okazja, mógłby gdzieś tam jeszcze Bartol szybko podejść od metalowych stersu, żeby zdobyć swojego fraga, ale jest już na blisko ustawiony Spamer, jest na blisko ustawiony Czupi. Dopiero teraz zostaje zauważony bandit, jest wykryty również Obrzan, bo Obrzan z podwójnym zabójstwem dokłada również Master, więc jest tym razem sytuacja na konto mechów, zostaje Juri oraz Jäger, ale jest podejście szybkie ze strony Jägera, szybkie wejście za pomocą holograficznego od łazienki, dodatkowo Bartol ciągle schowany na kontroli celnej, ale Juri wie natomiast, że musi wykorzystać bardzo dobrze swoją sytuację, no i Master po raz kolejny na tym FMG zabija kolejnego zawodnika na swoje konto, więc zostaje sam Juri. Juri w klaczu na trzech zawodników, nie wiem czy ma jeszcze drony, mógłby przedronować poszczególnych sobie jeszcze zawodników, ale niestety Valkyria to dużo lepiej wykorzystuje, piękne zagranie tym razem od Obrzana, Obrzan świetnie wykorzystuje swoją sytuację, no i dzięki temu mamy pierwszą rundę na konto mechów. Trzecia runda przed nami, aktualnie po 3 fragi Juri oraz Jäger, no na pewno Czupi teraz musi troszeczkę bardziej obudzić. Jeśli patrzyliśmy wcześniej na to KD, no to na tym KD musi po prostu dużo lepiej to wszystko wykorzystać, musi na pewno dalej prężyć i pomagać swojemu całemu zespołowi. Teraz mechy po raz kolejny grają te szafki, więc jeśli magowie wykorzystują taki sam pomysł, mogą mieć takie samo podejście, mogą tak samo szybko, prężnie zaatakować, będzie wtedy dużo łatwiej na wykorzystanie danych takich sytuacji, na wykorzystanie tych fragów, bo mechy zajmują co prawda też swoje pozycje, mają wykorzystanie jakichś tych poszczególnych fragmentów gry, że tutaj trzeba zrobić ścianę, tutaj trzeba pokryć jakiś kąt, widzieliśmy nawet niszczenie podłogi za pomocą digla Valkyrii dla samego bandita, ale tak czy siak oni mają jakiś po prostu tutaj jakiś cel, że też sobie to przygotowali i może zaraz być tak, że moja predykcja będzie zupełnie odwrotna. Tak jak myślałem, że Krasnoludy, poprzedni mecz Krasnoludów będzie dużo bardziej wyrównany, to zaraz może się okazać tak, że mecz magów oraz mechów może być bardziej wyrównany, ale nie ma co gdybać, pierwsza runda pokazała, że magowie nawet w dobrej dyspozycji są, chociaż druga runda już tak bardzo nie pokazała, bo wszystko zależy od dyspozycji nie dość, że jednego gracza, ale to tych wszystkich poszczególnych graczy, ale po 2 rundach nie ma co gdybać, 2 rundy mogą jeszcze sprawić dokładnie bardzo, ale to bardzo dużo. Godfrey już szuka gdzieś od strony kontroli celnej, od wentylacji, tych wszystkich dronów, bo od tej strony po raz kolejny będzie starał się podejść Czupi, a Czupi będzie miał za zadanie oczywiście zniszczyć tej podłogi, żeby bandit nie mógł biegać sobie spokojnie ze strony szafek, ale widzimy, że Obrzan się po prostu nie boi. Obrzan automatycznie już podchodzi od strony wentylacji. Nie jestem pewien, czy Czupi jeszcze zna jego pozycję. Wszystko tutaj dronuje i już za pomocą dronu to wszystko zauważył. Zaraz będzie chciał podejść jeszcze dodatkowo do tego Jäger, ale jest to C4, no i pięknie wykorzystuje swoją sytuację Czupi. Kiedy była lecąca jest jeszcze C4, starał się spikować, no i świetnie to po prostu wykorzystał. Od strony okna już podchodzi Bak. Nie spodziewa się chyba jeszcze dodatkowo Jägera, który może być od tej strony. Na pewno by musiał teraz ktoś patrzeć mu tego drona, czy jest gdzieś schowany poszczególny kolejny zawodnik, ale zaraz Godfrey może być sytuacją wykorzystania po prostu tego fraga. No i Godfrey, o piękny headshot, nie jest wykorzystanie w końcu sytuacji. Nie było teraz przypilnowanie żadnego sytuacji, nie było po prostu patrzenia tego drona, żeby Bach się czuł w dużo, ale to dużo lepszej pozycji. Jäger dopada kolejnego fraga. Oj, tam był bardzo bliski headshot, ale niestety Wolman dużo lepszy w tej sytuacji, więc Juri nie zdobywa kolejnego fraga na swoje konto. Po raz kolejny wyrównanie sytuacji operatorów 3 na 3. No to 35 do końca, już Jäger od strony archiw na pewno dostał informację. Jäger bardzo szybko pikuje, ale to jednak Jäger szybko ginie. Master oraz Godfrey zdobywają kolejne fragi, więc aktualnie mechy w bardzo dobrym, szybkim natarciu. Nie wiem, co się dzieje z drużyną magów, oni aktualnie jakoś tak bardziej się, można nie to, że załamują, ale tracą jakiś taki rytm, kiedy już przepalili tą ścianę, kiedy był ten bug na dole. Może poczuli się za bardzo pewnie. Aktualnie na tym borderze jest to oczywiście ich mapa, trzeba o tym powiedzieć, bo oni jako pierwsi atakują, więc może być tu jakiś taki malutki problem. Jeszcze dodatkowo Mazullo nie wie, gdzie jest ostatni gracz, ale Godfrey z kolejną piękną głową. No i kolejna runda na konto mechów. Zauważył szybciutko głowę Liona, szybki headshot ze strony Jägera. No jest ciężko dla samych magów. Oni nie wiedzą, jak tutaj troszkę do tego podejść. Zaraz możemy mieć sytuację jak w meczu poprzednim, że to jednak ta pierwsza runda wygrana po prostu przez zespół, nawet jeśli była taka dosyć łatwa, to potem nagle się okaże, że druga drużyna wygra 7 rund z rzędu, tak to może być po stronie mechów. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że zobaczymy bardziej wyrównane spotkanie, bo są gdzieś te fragi początkowe, są jakieś takie po części, jakieś takie sytuacje, że już jakaś drużyna ma znaczącą przewagę, ale nagle po 5 sekundach jest wyrównanie sytuacji i na pewno jest to już dużo ciekawszy mecz od poprzedniego, który widzieliśmy. Tym razem wybrana kontrola celna przez mechów. Runda numer 4. Tym razem, moi drodzy, przed nami kontrola celna. Co na kontroli celnej na pewno by było trzeba zmienić? Trzeba by było zmienić to, że jakieś te nejdy. Nie mamy oczywiście Thatchera. Nie, mamy jednak Thatchera, ale magowie nie decydują się na granie za pomocą niego. I troszkę dla mnie dziwna była sytuacja, że Juri za każdym razem grał na tym termajcie. On się dużo lepiej sprawdzał w roli Hibany, bardzo dobrze się czuł na tym operatorze, więc dla mnie troszkę nie było zrozumiałe, czemu nie gra od początku tym operatorem. Może w końcu jakoś decydują się na zmianę. Może wiedzą, że troszkę trzeba do tego inaczej podnieść. Teraz na pewno jeśli będą starali się jakoś kite trykować, jakoś bandy trykować i dodatkowo będą dorzucone nejdy ze strony Baka, ze strony Czupiego, to to może być bardzo ciężko i tak jak wspomniałem Państwu wcześniej, że Jäger na fazie takiej można powiedzieć wyższej ligowo, że to oni bardzo często wybierają Jägera, to jednak w lidze akademickiej tego natomiast już nie widzimy. Bardzo jestem ciekaw, czemu nie został zostawiony żaden castle od metalowych schodów, bo tak to można by było wejść głównym przejściem automatycznie na punkt A, zaplantować sobie defuser i nie martwić się tak naprawdę o nic. Ale muszą to wszystko przedronować, natomiast teraz zawodnicy muszą sobie sprawdzić, czy jest gdzieś tutaj dołożony ten bandit. Och, jak dawno nie widziałem auga na samej IQ. Częściej już jest wybierany ten komando, to co możemy zauważyć, albo nawet ta nowa broń, którą ma również Amaro, niestety nie pamiętam jej nazwy, ale dużo częściej są wybierane te bronie z tego względu, że aug zajmuje bardzo dużo miejsca na naszym ekranie. Nie to, że jest ciężki czy jakieś takie inne rzeczy, tylko zajmuje bardzo dużo miejsca niż po prawej stronie zauważymy. Holograficzny, te wszystkie takie sprawy bardzo dużo zajmują niestety tego miejsca. Jest bardzo ciężko. No, muszą teraz wykorzystać Czupiego, żeby dorzucić tutaj jakiegoś najda. Muszą wiedzieć. No, niestety Spamer nie zniszczy tego bandita. Będzie bardzo... Tam nie ma takiego kąta, żeby po prostu go zniszczyć. Jeśli nagle mu się uda, no to będę zdumiony bardzo. ale tak się niestety nie dzieje. No muszą wykorzystać Czupiego. Czupi w dalszym ciągu pozostaje gdzieś na górze, ale pierwszy frag ze strony Jägera zostaje zabity Obrzan. Widzimy, jak już bardzo defensywnie nawet grają mechy, że szukają jakichś takich tajnych pozycji, żeby po prostu nikt ich nie znalazł, dopiero wejść potem na plecy, dopiero zagrać zupełnie inaczej. Jakoś chcą to po prostu wykorzystywać, a aktualnie gracze magów już dronują sobie od wentylacji. Czupi dokłada również kolejnego fraga, więc Mazullo idzie tym razem na przodu. Będzie możliwe kolejne dorzucenie i 1D, ale pozostaje w dalszym ciągu jeszcze jeden zawodnik od warsztatu. Jest to zapewne Bartol, jeśli się nie mylę, tak, chyba został zmarkowany Bartol, już tam gdzieś biegnie na Czupiego, również jest ciągle w miniegu kolejny zawodnik, jest to oczywiście jeden już gracz również dołożony, ale Master jednak jest fragiem, zabija Juriego, Jäger dokłada podwójne zabójstwo, więc dwóch zawodników, tylko Wolman oraz Master przy życiu ze strony mechów, również kolejny Iwandi, muszą teraz się natknąć na kolejnych zawodników, oni nie zauważył już tam głowa, ale został powalony Kasy, więc zostaje tylko sam Kite, gdzie jest Kite, gdzie pozostaje, ale Master go dokłada kolejne zabójstwo, Master powraca szybko na punkt, a jest upuszczony ten rozbraje, Spamer niestety zginął, musi zdobyć kolejnego fraga, ale to już kończy Jäger, trzy potrójne zabójstwo na jego koncie i sytuacja 2-2 aktualnie w naszym dzisiejszym spotkaniu, w drugim spotkaniu tego wieczoru. Tak jak mieliśmy wcześniej layout z KD, to aktualnie troszkę nawet się on nie zgadza, patrząc na fragi. Juri oraz Czupi, co prawda po 3 fragi, mają gdzieś to KD 1-0, ale to Jäger. Aktualnie on na tej Nomad, na tym holograficznym, na tym akaczu pokazuje się z jak najlepszej strony. On się czuje na tej mapie po prostu bardzo dobrze. No Mazullo musi dołożyć również swoje fragi, tak samo jak Bartol. Oni są potrzebni na pewno swojej całej drużynie. Spamer oraz Wolman niestety tylko po jednym zabójstwie. Oni też również muszą jakoś bardziej się zmobilizować, bo zostały tylko dwie rundy do zamiany stron, a jak pamiętamy, po zamianie stron może się wydarzyć naprawdę, ale to naprawdę już wszystko. Dołożenie tarczy przez Mastera na przejście od głównego wejścia. Jest teraz tym razem wzmocniona inna ściana ze strony Mastera, więc może naprawiają jakoś te swoje błędy, wiedzą już, od której strony trzeba wzmacniać jakąś ścianę, ale dla mnie najciekawsze i tak czy siak jest to, że oni marnują. Może nie zamarnują, bo na pewno jest ich taktyka, oni mają gdzieś to już bardziej wcześniej przemyślane, ale wszystkie reinforce zostały założone od poczekalni. Aż 4 reinforce na tą ścianę zostały rozłożone od punktu A, 2 oczywiście te standardowe od łazienki, ale to musi być od tej jednej strony. Często już zawodnicy nawet nie reinforsują tych ścian od południa, z tego względu, że od tamtej strony, nawet jeśli będzie po prostu jakiś zawodnik na poczekalni, będzie jakiś zawodnik na poszportowym, to zaraz go powinien wyciągnąć i nie będzie jakichś takich dobrych, ewentualnie po prostu pików. Godfrey z bardzo szybkim wyjściem, ale bardzo mocno obrywa już od samego Czupiego, ale Czupi w dalszym natarciu. No nie wiem, czy Godfreyowi jak najbardziej to się opłacało, stara się chyba jeszcze Czupi szybko pójść po tego fraga, no to już mu się niestety aż tak mocno nie opłacało, gdzieś zblokowało to wszystko barierka, dodatkowo przyszedł Bartol, żeby pomóc swojemu koledze z drużyny, ale w dalszym ciągu, no widzimy jak bardzo, ale i tak to mu się udaje, jednak to Obrzan zdobywa swojego fraga, więc zmiana pozycji i jak najbardziej teraz wychodzi, dodatkowo Jäger teraz eliminuje Valkyrię, więc jest jakiś refrag po tych nawet 10 sekundach, widzimy, że Jäger bardzo dobrze się czuje na tej pozycji, Jäger grający Nomad, miejmy nadzieję, że potem będzie grał Jägerem, ale wszystko będzie różne, jest zmarnowane 2 strzykawki od strony doka na uleczenie Jägera, więc pozostaje tylko już 1 strzykawka w rękach Bartola. Jäger z podwójnym kolejnym zabójstwem, nie wiem aktualnie co tutaj się dzieje, że Jäger aż tak bardzo dobrze sobie radzi. Godfrey, który wcześniej był w walce przeciwko Czupiemu, już ginie, więc przewaga chociaż jednego tego zawodnika. Magowie kontra mechy. Oni muszą jakoś tutaj bardziej, troszkę szybciej do tego podejść. Jest stracona już połowa czasu. Jest przejęta ta góra, będą robione te dziury, będą rozwalone hacze, żeby wiedzieć, od której strony są już poszczególni zawodnicy. Przydałoby się może wykorzystać jakichś danych operatorów, którzy mają bridge'e. Jest tylko Jäger wybrany z tymi bridge'ami, ale znamy już troszkę grę Jägera na tym borderze. On po prostu atakuje samotnie od tych różnych stron, no i niestety to się w końcu na nim zemściło, bo Wolman zdobywa tego fraga, jest wykorzystanie Nomad, która starała się podejść od tej strony, ale nie umniejszając to jednak Lesion również stracił bardzo mocno dużo swoich punktów zdrowia. Juri dokłada kolejnego fraga i jeszcze będzie to załączone i 1D. Widzimy, jak zawodnicy bardzo szybko, łatwo tutaj wchodzą sobie na side. Wyminowany zostaje Wolman. Juri z podwójnym zabójstwem, jeszcze nie wiedzą, gdzie zostaje Bartol, ale Bartol już od metalowych schodów stara się znaleźć chociaż innego zawodnika. Usłyszał gdzieś tą minęgu, automatycznie obraca się w tą stronę, ale kolejne i 1D, więc po raz kolejny spowolni Bartola. Bartol nie wie, od której strony już zawodnicy przechodzą na główne przejście. Nie, jednak jeden zawodnik pozostaje gdzieś tam w środku, trzymają dodatkowo te okna, pozostawiają również sobie po prostu drona na to miejsce, ale Bartol już będzie starał się pikować na Juriego. Juri się już spodziewa, gdzie może być kolejny zawodnik. Juri jednak powinien zrobić tego fraga, nie wiem, co tutaj się wydarzyło, bo to jednak Bartol w dużo lepszej sytuacji musi pójść i starać się dewizować ten dewizor, ale to jednak Spamer wszystko dobrze przytrzymuje. Kolejna runda na konto magów, runda numer 3. Pięć rund za nami, wyrównane spotkania, wyrównane po prostu fragi. Zawodnicy decydują się na różne po prostu takie przejścia, gdzie było dobre teraz wykorzystanie za pomocą Liona, potrójne, szybkie bardzo wejście, zeskok z Hacza dwóch zawodników, plantowanie defusora przez Liona, wykorzystanie kolejnych poszczególnych fragów, więc Mazullo jak na razie dobrze się spełnia w tej roli upuszczania tego E1D. Bardzo dobre wykorzystanie, zatrzymanie Bartola, gdzieś tam starał się jeszcze to wszystko sklaczować, niestety mu aż tak do końca to nie wychodziło. Jest ten trzeci punkcik na konto magów. Nie wiem, czy magowie dobrze są przygotowani po stronie atakującej, czy po obronie. Jeszcze mają tą jedną rundę, teraz wybrane są szafki w zbrojowni, czy mechy tutaj się natomiast teraz obronią. W pierwszej rundzie przegrali, w kolejnej rundzie już wygrali, więc sytuacja 1-1, 50-50. Jak to będzie wyglądało? Jest wybrany bandit, tym razem zamiast Kasla będzie po raz kolejny bandit trykowanie i po raz kolejny myślę, że Czupi znajdzie się na dole, ale musi być jakieś takie współgranie, czyli kiedy Bak już jest na dole, ktoś musi patrzeć mu tego drona, żeby natomiast nikt nie zrobił mu tak bardzo szybko tych pleców, bo kiedy znowu zrobi mu jakiś zawodnik plec, tak jak to widzieliśmy wcześniej z rąk Godfreya, no to już będzie bardzo ciężko potem znaleźć tego Jägera, który może wrócić sobie na side, który może potem być jeszcze gdzieś na tej rotacji oraz dodatkowo nie będziemy mieli dalej tych dziur zrobionych za pomocą shotguna Baka. Runda 6. Wzmacnianie, tym razem podwójnych ścian od CCTV, tak jakby chcieli, natomiast od tej strony gdzieś tam bronić, jest jedna kamerka już rozrzucona przez Bartola, jeszcze dwa cyklopy w jego dłoniach, kolejna kamerka już od korytarza, więc może teraz kolejna kamerka pójdzie od zachodu, żeby móc pikować na poszczególnych zawodników, czyżby Bartol się tego spodziewał, szybko okno zostanie otworzone już, tego chyba wszystkiego się spodziewał Juri albo bodajże Czupi, nie jestem pewien, kto spełni się od tej strony, jednak Juri bił od tej jednej strony, muszą na pewno szybko podejść do tego CCTV, a na pewno do CCTV, żeby wyeliminować szybko Bartola, żeby nie było już tych informacji, nie było wyskakiwania za pomocą Valkyrii, bo często nie widzimy tylko po prostu jednego zawodnika, który stara się gdzieś tam, ale jest piękny frag ze strony Bartola, nie spodziewał się tego, ale Juri również zostaje wyeliminowany, piękne wyjście ze strony Bartola, podwójne zabójstwo na jego koncie i 5 punktów zdrowia pozostało, nie wiem czemu, ale Mazullo dalej pozostawał, jeśli nawet rozstawiał tego Claymora. Czupi w dalszym natarciu obija bardzo mocno Godfreya, 3/4 HP na jego koncie, stara się jeszcze gdzieś tam walczyć, ale Jäger również dokłada zabójstwo i już mamy wyrównanie, tak bardzo szybkie fragi w ciągu minuty, widzimy, że ten mecz jest bardziej dynamiczny, nie jest aż tak bardzo statyczny, jak mogliśmy się spodziewać, bo Czupi zdobył kolejnego fraga, zostaje wyeliminowany Jäger, więc sytuacja 3-2, zostaje Obrzan oraz Wolman po drugiej stronie, natomiast zostaje Jäger, Spamer oraz Czupi, trójka na dwójki zawodników, Wolman schowany za half-wallem, natomiast Obrzan schowany na fontannie, jeśli dobrze widzę, więc będzie musiał wykorzystać jakoś dobrze swoją sytuację, bo już tam napiera dwójka zawodników. podejście ze strony 90, ze strony Jägera i piękny frag ze strony Jägera, zostaje wyminowany Obrzan. Teraz muszą znaleźć po prostu tego Wolmana, ale Jäger teraz świetnie się zachowuje, Czupi, natomiast wchodzi już na ten punkt B, wiedzą, że mogą już podejść od tej strony, ale niepotrzebnie Jäger chyba pcha i niestety Jäger zostaje zabity, zostaje powalony, jeszcze w dalszym ciągu stara się podejść Czupi, ale jest plantowany ten defuser, no niepotrzebnie tam pikowanie ze strony Czupiego, nie wiem aż tak po co to było potrzebne, no pikowanie już takie na siłę na 100% bardzo w tym przeszkodziło, ale zostaje na całe szczęście zabity ten Lesion, no Spamer wykorzystuje bardzo dobrze swoją sytuację, kiedy zaplantował ten defuser. Czwarta runda na konto magów. No jeszcze jakby Spamer zginął, to już by było naprawdę, ale to naprawdę ciężko. No, zawodnicy magów, kiedy mają tą przewagę dwóch zawodników, sytuacja 3 na 1, to automatycznie wszyscy nagle chcą iść na fragę. Nagle wszyscy chcą iść na fraga, 11 fragów natomiast ma na swoim koncie Jäger po 6 rundach, jest to bardzo dobry wynik, prawie 2 fragi na rundę, ale nie ma co ukrywać, na tej nomadce odegrał bardzo dobre swoje spotkanie. To co nie można powiedzieć już natomiast o Jurim, bo Juri, którego tak chwaliłem w poprzednich meczach, że pokazywał się z tak świetnej strony, to natomiast teraz w pierwszej mapie po 6 rundach tylko 5 fragów, gdzie on ma na swoim koncie aż 1,5 KD, no to jest bardzo dużo jak na ligę akademicką i debiutancki po prostu występ w tym sezonie. Runda 7. Przed nami zamiana stron, wybranie szafek w zbrojowni, wybranie również Valkyrii. Tym razem Jäger trochę na takiej pozycji supportującej, ale widzieliśmy jak on gra nomad. On będzie dalej chodził za tymi fragami, więc za pomocą tego Aikoga, za pomocą tej Aldy również może odegrać bardzo dobre spotkanie. No i standardy standardów, czyli Czupi oraz Juri na Jägerze oraz Bandicie, tak samo po stronie mechów. Bardzo często widzimy Obrzana, bardzo często widzimy Wolmana na Termacie oraz Lionie. Zobaczymy jak mechy powrócą do tego spotkania. Oni mają teraz stratę 2 rund. Może być naprawdę już ciężko ewentualnie do tego wrócić. Magom potrzeba tylko 3 rund, żeby zakończyć swoją mapę, zdobyć chociaż już ten jeden punkt. Jak przypomnę, to magowie teraz potrzebują po prostu zwycięstwa, żeby myśleć jeszcze o fazie playoff. Niestety mechy już na swoim dorobku mogą tylko walczyć o ten jeden honorowy punkcik na swoje konto. Inaczej będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. No zobaczmy. Zobaczmy jak magowie podejdą do tego spotkania, bo na pewno zależy im na całym zwycięstwie i oni muszą po prostu tutaj napierać. Co prawda teraz oni grają w obronie. No oni muszą teraz czekać na przeciwnika, ale również mogą zagrać bardziej agresywnie. I widzimy już taki przeróżny atak ze strony mechów, gdzie każdy zawodnik atakuje od zupełnie innej strony, każdy niestety sobie dronuje, to jest taki troszkę mały aspekt. I tak jak zawsze porównujemy sobie w pierwszej rundzie po pierwszej połowie, to magowie dużo lepiej wykorzystują drony. Trzeba o tym powiedzieć. Lepiej wykorzystują drony z tego względu, że po pierwsze za dronem automatycznie ktoś wchodzi. Bartol na 417, no chyba już jak dobrze pamiętam widzieliśmy tego gracza właśnie na tej broni i zdobywał jeszcze co najciekawsze fragi, ale wróćmy do mojej myśli, kiedy to zawodnicy magów dronują, automatycznie wchodzą po prostu za tym dronem. Kiedy zostały przedronowane CCTV w ciągu 21 sekund, automatycznie zawodnicy już zajmowali tą pozycję, ale widzimy szybkie skracanie ze strony Bartola, piękna głowa ze strony Bartola, pięknie zostaje zabity Mazullo, no niestety Mazullo w tej samej pozycji już nie jest aż tak bardzo dobry, niestety nie może zostać zniszczony kolejny bandit, ale widzimy, że Bartol w dalszym ciągu pikuje, no już niepotrzebnie, bo Juri był w tej pozycji, był przygotowany, że ktoś może w dalszym ciągu tutaj pikować, ale no Mazullo, musisz zmieniać swoje pozycje, musisz wiedzieć, że ktoś podejdzie od tej strony, nawet jeśli tutaj był wcześniej Twitch-dron. Dwójka zawodników od ofisów, od samej fontanny, dodatkowo IQ od CCTV. 3 już zawodników, więc zaraz będą decydowali się na przepalenie tej ściany, ale czekają również na jakieś dorzucenie jeszcze 4. Obrzan w końcu decyduje się na przepalenie tej ściany. Nie wiem, czy nie lepiej było przepalić by prawą stronę, bo niestety Godfrey zostaje wyeliminowany przez Czupiego. Również Juri zaraz będzie się krócić, ale Czupi w końcu robi te plesze od wschodnich schodów. Dodatkowo Spamer od samego bombside'u będzie czekał tam na jakąś okazję, ale widzimy, że już Juri od CCTV będzie chciał robić swoją okazję. No dodatkowo Czupi w dalszym ciągu od wschodnich sodów, ale Jäger, jak to on musi oczywiście pikować na kolejnych zawodników, to i niestety znajduje się troszkę w lepszej teraz pozycji Obrzan, bo on złapał tego pięknego fraga, pięknie Spamer trafia w głowę, zostaje ostatni zawodnik Juri, natomiast to wszystko kończy 7. Przepraszam, 7. runda zakończona 5-2 na konto Magów, ale tam piękny frag ze strony Spamera, no i oczywiście po raz kolejny piękny frag ze strony Juriego, troszkę Juri się tym razem obudził, zawodnicy się troszkę bardziej teraz obudzili, wracają z ciężkiej drogi, z ciężkiej po tych 4 rundach, że oni aż tak dobrze sobie tam po prostu nie radzili, w końcu się jakoś przebudzili i zdobyli tą swoją przewagę, teraz jeszcze bardziej poszerzają tą swoją przewagę i zbliżają się ku temu, żeby wygrać tą swoją pierwszą mapę, ale nie można tego zabierać również mechom, bo mechy mają gdzieś tam jakiś swój pomysł, jakoś starają się po prostu podejść od tych różnych stron, widać po prostu był już ten pomysł, jak mogą do końca to wszystko zaatakować. No teraz Mazullo, jeśli chcesz dać okazję swojemu całemu zespołowi, no to musisz zdobyć te poszczególne fragi, bo aktualnie po stronie mechów wygląda to już troszkę lepiej, niestety tylko Wolman 3 fragi na swoim koncie, ale bardziej już gra cała drużyna, tutaj niestety po stronie magów tylko 4 graczy aktualnie, bo Mazullo gdzieś tam znajduje się, dorzuca te pułapki Lesiona, nie może niestety zabić żadnego rywala. Niestety nie może zabić żadnego rywala aktualnie na swoje konto, ale jest wybrany warsztat. Warsztat, który widzieliśmy już raz, który raz się udało obronić, który raz się nie udało obronić. Juri daje już tutaj wszystkie takie informacje, gdzie trzeba wzmocnić ścianę, od której strony trzeba podejść, szukanie tych wszystkich dronów. Jest wybranie Moziego przez Jägera, chyba pierwszy dron został złapany, jeśli dobrze już usłyszałem. Gdzieś tam te typowe takie dźwięki, więc jeden chyba dron został złapany na górze, jeśli się nie mylę. Na pewno wykorzystanie tego jednego drona będzie jak najbardziej korzystne, będzie dawał po prostu te informacje. To kiedy Mozi został wprowadzony do gry competitive, on daje bardzo teraz dużo. Nie dość, że jest takim typowym, można troszkę powiedzieć, roamerem, to jednak pozostawianie tych dronów w takich przeróżnych miejscach, nawet doskoczenie na jakieś wentylacje, na jakieś różne po prostu takie miejsca, gdzie zazwyczaj zostawiamy te drony, ale nie spodziewamy się, że to jest dron tej naszej drużyny, musimy się wtedy na 100% upewnić. Ja zazwyczaj robiłem tak, że sprawdzałem drony, w których są miejscach i jak patrzę, o, nie ma żadnego drona w tym miejscu, tego niszczę. Tak zazwyczaj to wyglądało, ale to oczywiście zabiera ten bardzo cenny czas, no i podejście ze strony mechów już od samej góry, ale na samej górze 2 zawodników jest, jak dobrze zauważyłem, na pewno Mozi, no i raczej powinien być tam dodatkowo też Czupi. Jest razem z Czupim za tym half-wallem, no oni tutaj we dwójkę jak będą pikować z tego samego kąta, to będzie bardzo ciężko, tym razem i Juri natomiast na Smoke będzie starał się zablokować wejście na sam punkt B, jest to jak najbardziej korzystne, bo do rzucenia automatycznie smoków, gdzie teraz czas plantowania wynosi aż 7 sekund, jest bardzo duży. Jest bardzo ciężko podejść od tej jednej strony, ale Czupi może zaraz zdobyć swojego pierwszego fraga, starał się jeszcze gdzieś tam Obrzan dorzucić swojego nade'a, lecz niestety jest tutaj dorzucony ADS i Obrzan zdobywa pierwszego fraga, zostaje eliminowany Jäger i teraz Czupi przed okazją, żeby zdobyć kolejne fragi, pięknie Czupiemu to się udaje, jest zdobyty chociaż ten jeden frag, pistolet dalej w dłoni, stara się trafić gdzieś tą głowę, ale musi się w końcu jakoś tak bardziej wycofywać, udaje się to natomiast Czupiemu, więc nie mamy już niestety Bartola, nie mamy tej Aszki. Jest to jakieś dobre zabójstwo, jest na pewno zabranie karabinu, które może zabrać ten damage, ale tak czy siak jest to również wyrównanie, jest to na pewno dobra sytuacja na konto Magu, bo zabierają cały czas ten cenny czas oraz mają wyrównanych operatorów. Bardzo szkoda natomiast, że nie ma już Jägera wyborze. Oj, niestety ten celownik do SMG Juriemu bardzo mocno uciekło, tak to mógł być kolejny frag. Nie jestem pewien, jaką końcówkę ma założoną, ale chyba kompensator, jeśli się nie mylę, więc jest tym bardzo ciężko. Master trafia swojego rywala, co prawda zostaje również powalony za pomocą miny gum. W dalszym ciągu Czupi będzie mógł wykorzystać jakoś dużo lepiej swoją sytuację, jednak Master się podniesie, bo jest tą Zofią. Zofia za każdym razem, kiedy zostaje powalona, może się jeszcze podnieść, chociaż ten jeden raz, więc dobre teraz wykorzystanie tej operacji operatorki, ale Godfrey fraguje kolejnego zawodnika Czupi, który w dalszym ciągu był gdzieś na górze. Juri może teraz dobrze wykorzystać swoją pozycję, ale niestety ten czas, który nieubłaganie ucieka, może być bardzo ciężko na niego niekorzyść. Musi nagle szybko teraz podejść od strony tej rotacji i zauważy tam głowę, ale niestety tym naszym dzikiem będzie bardzo ciężko do zabójstwa poszczególnych zawodników. Musiałby podejść do wszystkich na blisko, musiałby wiedzieć, gdzie jest każdy poszczególny zawodnik, wie, że ktoś już jest tutaj na blisko, musi być gdzieś ktoś tutaj na serwerze. Nie jest ten Smok dorzucony, będzie ta IQ bita, będzie jednak tylko powalona, bo Wolman na szczęście szybko zabija Juriego od strony kontroli celnej, ale widzieliśmy, że IQ już została powalona i w tym momencie właśnie już powinna teraz zostać zabita, ale szybko Ink podchodzi od strony kontroli celnej, zdobywa tego fraga. No i jest trzeci punkcik na konto Mechów. W dalszym ciągu grają wyrównanie względem fragów, starają się po prostu grać jako zespół. No na pewno Magom brakuje tego Mazullo. Dalej niestety 0 fragów przez całe 8 rund, 11 fragów ze strony Jägera. On troszkę się zatrzymał w tym fragowaniu, kiedy miał te 11 fragów po stronie atakującej, teraz troszkę w obronie się niestety wyciszył. No na pewno nie mogą tak bardzo szybko tracić zawodników na rotacji. Kiedy nawet Mechy sobie odpuściły już tą górę, wiedziały, że Jäger będzie musiał gdzieś podejść od tej jedynej strony, żeby zrobić to po prostu plecy. Ktoś pilnował tych pleców, udało się i bardzo dobre wyciąganie poszczególnych zawodników. Z tego względu później było łatwiej do rozgrywania całej swojej sytuacji. Mogli zaplantować 4 zawodników, dodatkowo jeden zawodnik z krasu od kontroli celnej, jeden zawodnik trzymał na bardzo blisko kąt. Dzięki temu było o wiele łatwiej do obrony tego wszystkiego, więc Mechy wracają już po niewielu wygranych rundach ze strony Magów. Teraz ta strata troszkę się zmniejsza. Po zamianie stron aktualnie 1-1, oczywiście w pierwszej połowie 4-2 dla Magów. Na pewno Magowie to, co by mogli zmienić, to zagrać może nie aż tak bardzo defensywnie, ale bardziej defensywnie na tej rotacji. Na pewno jeśli chcą zostać wyciągnięci nagle przez 3 ściany, tak jak to został wyciągnięty Jäger za pomocą tej jednej dziury, ale chyba teraz Czupi natomiast mocno ścianę, tak, mocno ścianę, więc już nie będzie takiego dodatkowego przestrzału. Chociaż jednak nie, to Czupi nie mógł się zdecydować. On nie wiedział cały czas, co ma zrobić, ale może się jeszcze wycofać szybko na górze. Nie rozstawił w dalszym ciągu swoich ADS-ów, więc żaden ADS nie został rozstawiony na dolnym piętrze. Widzimy, w dalszym ciągu 3 ADS-y w jego dłoniach. Czupi chyba wybiera tego operatora ze względu na broń. Nie ze względu na to, że ma ADS-y, ale na to po prostu, że ma broń. Myślę, że tak to mogło wyglądać ze strony Czupiego. Tylko jedne druty rozłożone, jedne druty gdzieś tam w dalszym ciągu pozostają. Dopiero teraz Czupi dołączy do Jägera, może w tym razem dołączy swoje ADS-y, chociaż dalej nie było bardzo blisko do trafienia jednego zawodnika, który już tam gdzieś wędrował po tym balkonie. Chcą na pewno Magowie wygrać tą swoją pierwszą mapę, mieć już zapewniony ten punkcik. Na pewno dużo lepiej będą się wtedy czuli. Będą wiedzieli, że troszkę lepiej już poszczególne rundy, że dużo lepiej się rozgrywają, że mają już takie myślenie w głowie. Dobra, mamy tą jedną mapę, teraz doprowadzić to do końca, natomiast Mechy, jeśli przegrają, jeśli by był taki scenariusz, będą myśleli, że tak czy siak, mamy te 0 punktów, przydałoby się zdobyć chociaż ten jeden, mieć tą sytuację, ale widzimy już, że Master zauważył swojego rywala, on będzie zaraz Jäger bardzo mocno zdziwiony, ale chyba ten dron, Jäger już dostał informację od Zofii, że ktoś może być od tej strony, ale nie wiem, czy to był dron ze strony Maziego. W dalszym ciągu nie są rozstawione te ADS-y. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, po meczu będzie trzeba się spytać Czupiego, czemu nie wykorzystuje swoich ADS-ów, może to jest jakiś nagle tajny plan niewykorzystywania ADS-ów. Bez Jägera nikt nie będzie się spodziewał, że nie rozstawimy ADS-ów, ale Jäger wspomnianym zabija Mastera, już nie zobaczymy Zofii, jest dobre przytrzymanie tym razem góry i widzimy dobre defensywne granie, to co powiedziałem, że muszą zagrać bardziej defensywnie. Godfrey dopiero teraz zabija Spamera, ale nawet nie wiem, czy Spamer przypadkiem nie podszedł do góry. Czupi również zabija Wolmana, podejście ze strony Halfola, ze strony Jägera. Piękne zabicie Obrzana, sytuacja z 4 na 2, zostaje sam Godfrey oraz Bartol, ale piękne teraz zagranie z shotgunem za pomocą Jägera, no i potrójne zabójstwo na jego koncie, zostaje sam już Godfrey na 4 zawodników. Defuser jest niestety upuszczony, musi podejść od samej 90, musi podejść od wschodnich schodów, może przejść jakoś opisami bardziej, ale już wie, że kolejny zawodnik będzie pikował 90. Był tam Jäger, no i pięknie Czupi teraz to wszystko wykorzystuje. Jest 6. punkcik na ich konto, 3 rundy mapowe jeszcze przed nimi, jeszcze mogą popełnić ten chociaż jeden błąd, te nawet dwa błędy, ale na pewno już są o ten kroczek bliżej, żeby zakończyć tą mapę na swoje konto. 14 fragów Jägera. Jeśli Jäger fraguje, automatycznie są wygrywane rundy. Pięknie, pięknie rozgrywa zawodnik całą swoją mapę. Wybrane szafki w zbrojowni D2 do jednego, aktualnie po 3 rundach, więc możemy powrócić już na górny bombsite. Na tym górnym bombsite bardzo dobrze sobie poradzili, co prawda na tym maestro nie aż tak dobrze Jäger sobie starał się radzić, na tym Eikogu gdzieś aż nie aż tak bardzo. Jestem bardzo ciekaw, że na ataku zazwyczaj gra na holograficznym, może na maestro również by mógł się postarać zagrać na tym holograficznym, może na tym holograficznym dużo lepiej by mu się grało. Nie wiem, co siedzi w głowie Jägera, na pewno jest dobre wykorzystanie ze strony maestro, że są te kamerki, jest dawanie tych informacji i co najciekawsze, oni również nie grają miru. Jest mira dostępna, a tej miry natomiast niestety nie widzimy. Zawodnicy już gdzieś tam się po części przyzwyczaili do takich rozgrywek, że mira zazwyczaj jest bardzo często banowana, więc już nawet nie uczą się taktyk do rozgrywania za pomocą tej miry. Dzięki temu grają takim standardem, jakby ta mira została już wcześniej zbanowana. Chociaż niektóre zespoły, jak przykładowo, pamiętam, czy Mechy używały kiedyś miry, moim zdaniem chyba tak, ale jakaś drużyna, która miała dostęp na mirę swoim wyposażeniem, wykorzystywała ją bardzo dużo razy. Więc to wszystko zależy od zespołu, czy jesteśmy przygotowani na tą mirę, czy nie jesteśmy na nią przygotowaną, ale runda 10 natomiast teraz przed nami i ta runda 10 może być końcową rundą na tej pierwszej mapie, jeśli chodzi oczywiście o magów. Już szybkie wejście na balkon od zachodniej, jak i południowej strony, planowanie CCTV gramnie za pomocą po raz kolejny szafek. Nie ma obrony CCTV za pomocą magów, więc musi być jeden zawodnik na górze, żeby odciągnąć gdzieś tą rotację, to co właśnie robi teraz Godfrey. Jakiś jeden zawodnik będzie się wchodzić, żeby to wszystko znaleźć. Bartol chyba jest zakochany w tych DMR-kach i graniu na Red Docie, bo po raz kolejny widzimy, że na tym Red Docie wcześniej to prawda na Twitterze, tym razem na Dokabi stara się grać tą jeszcze DMR-ką, stara się zdobywać te wszystkie fragi, chociaż na tej DMR-ce na Twitterze czasem mu się udawało, ale nie mamy co już o tym mówić, to jest predyspozycja wszystkich zawodników, oni po prostu chcą grać jak chcą, wolą wyposażenie jakie chcą, kamery są Jägera. Tu jest na pewno już taka jedna na 100% sytuacja, że kiedy Jäger wcześniej po prostu wchodził tą nomadką, on nie musiał sobie gdzieś tam przykładowo dronować, on gdzieś tam wchodził ewentualnie za dronem, od czasu do czasu sobie przedronował, a teraz tak w miejscu, jest do kamery, ale tak czy siak zdobywa fraga, jest zabity Wolman, jest w takiej sytuacji, Spamer również dokłada kolejnego fraga, więc sytuacja jak na razie bardzo dobrze się obraca względem magów. Oni mają już tutaj od góry jakiś ustalony pomysł, nie ma do Kebi, nie ma Ink, zostało do 3 zawodników jeszcze ewentualnie do zabicia, jest dodatkowo jeszcze upuszczony defuser. Obrzan co prawda w końcu jakoś odpowiada, jest zabity Spamer chyba od głównego przejścia, nie, jednak od samej ściany, od szafek zbrojowni, kiedy zawodnik stara się przejść do mojego pomieszczenia, ale Jäger z podwójnym zabójstwem będzie teraz o wiele łatwiej na konto magów z 4 na 1. Godfrey niestety zostaje sam, piękna głowa z Godfreya, zostaje zabity Juri, ale dalej musi podchodzić, jeszcze sprawdza wszystkie sobie kąty, już było bardzo blisko do zabicia Lesiona, ale w końcu Mazullo powrócił z ciężkiej podróży i w końcu udało mu się zdobyć tego fraga po raz pierwszy, bodajże zdobył swojego pierwszego fraga, w końcu nareszcie to się udało, jest to jak najbardziej korzystne. I magowie, pierwsza mapa właśnie dla tego zespołu. Nie spójrzmy jeszcze tylko szybciutko sobie na statystyki, 16 fragów Jägera, 16 fragów, 10 fragów Czupiego, no 16 fragów w ciągu 10 rund, to jest bardzo dużo, no tak tak około 1,6 fraga na rundę, to jest naprawdę dużo ze strony Jägera, gdzie on tam grał nomadką, później grał oczywiście Maestor, grał Mozin, więc jest to jak najbardziej na razie bardzo dobra gra z jego strony. Dobre podejście ze strony magów, że oni grają po prostu jako zespół, kiedy na początku były jakieś tam małe problemy, później jakaś taka mała potyczka, stracenie jednej tej chociaż rundy, to tak czy siak nie było aż tak, jak sobie po prostu życzyli. Na pewno można było to zakończyć szybciej, jeśli by nie popełniali błędów. Tak samo mechy. Jeśli mechy by nie popełniały takich bardzo mocnych niestety błędów, o których trzeba w niektórych momentach powiedzieć, to myślę, że zdobyliby więcej rund. Tutaj jest... Aktualnie w tym meczu, tak jak w poprzednim dzisiejszego dnia, jest taka sytuacja, kto wykorzysta po prostu błąd przeciwnika. Jeśli wykorzystasz błąd przeciwnika, możesz dużo szybciej rozegrać daną rundę, możesz wykorzystać ją na swoje konto, ale tych błędów niestety widujemy bardzo dużo, ale zawodnicy się starają, mają pomysł, chcą go wykonać i chcą go doprowadzić go do końca i na pewno wygrać całe swoje spotkanie w lidze akademickiej. Ja Was zapraszam na króciutką przerwę, widzimy się zaraz na drugiej mapie. Gdzie jest Lord? Będzie wybiegał. Jeszcze z tego co widzę, Rainbow is Magic? Nie, tylko broni Rainbow is Magic. Lord! Ta ciańka! I Mozi. Będzie próba podejrzenia Rafila, to się może udać, gdzie jest cała jego drużyna. Bardzo ładne pokrycie, ale wydaje mi się, że może zabraknąć. Udało się nam podłożyć. No i teraz bardzo dobra sytuacja. Kyrow trafia JJ, ale JJ miał bardzo mało punktów zdrowia. Gdzie jest BB? BB czemu tak bardzo pikuje? Suchy to trafia. Nie ma już BB. Będzie próba defuzowania, będzie próba kontrozbrajania, ale już teraz Słak musi cofać, bo kończy mu się czas. Trafia Miłostój. Dzięki Bogu, że Miłostój był na plecach, ale totalnie próbował jeszcze łazać. Coś zrobić Dual. No brakowało na pewno Lesiona w poprzedniej rundzie na willi. Tak teraz tego Lesiona znowu brakuje. Czupi i Mazullo, który niewidoczny totalnie tak otwiera stawkę dla magów. Oj, piękne starcie! Znowu wygrane przez Czupiego. No MP5 kontra R4C jest naprawdę ciężkie do wygrania. Jeszcze tu dodatkowo te obrażenia są bardzo małe. Ależ teraz poskładali runda bez strat zawodnika na końcu. Myślę, że po raz kolejny Syria, Never End będą może gdzieś chcieli spomplikować. Na pewno on chyba Never End na tym boku będzie chciał pikować, gdzie jest Never End. Never End jest od głównego wejścia, nie jest od okna, no i Never End. Tak jak wspomniałem, 2 fragi na jego konto. Hagrid się w końcu rekompensuje i zdobywa tego fraga, ale Crash może zaraz zdobyć kolejnego. Syria dokłada fraga, jeden również w szybkie fragi z przeróżnych stron, ale Crash zaraz powinien zdobyć tego fraga. Pięknie zauważył Niklasa i zostaje sam Eden na 3 zawodników. Defuser upuszczony na górze od akwarium. Zauważę tę Valkyrię, piękna głowa, zostaje zabity Never End, no i zostaje sam Syria oraz Crash. Crash na 100% zaraz pikuje od tych drzwi, jeszcze tylko baituje, żeby był ten jeden wystrzelony strzał, żeby o tym wszystko wiedzieć, ale Eden trafia w końcu tego Crasha i Eden w walce przeciwko jeszcze Syrii, mają na podobnych punktach zdrowia około 20 do 30, ale Eden to wszystko jednak kończy, nie wierzy. Jest całkowicie od drugiej strony, jeśli zauważy tam z drugiej miry, że Kasperowski jest już w środku, myślę, że powinien wtedy zmienić swoją pozycję, a Minnex powinien dołączyć do Termite'a i tak się właśnie dzieje. No Minnex dołącza do swojego kompana z różnej, jest ta już informacja, będzie plantował gdzieś za tą bombą, za tą mirą, ale jest również już tutaj Blackbird zostaje zabity, Kuzeter z C4, ale ta C4 już myślałem, że spadnie tym razem, ale Kuzeter z 2 ostatnimi fragami, to jest... Stary, co z tobą? To nonsens! Tak się nie da grać! Apti Mobile jest super szybki światłowód i rozrywka w jednym pakiecie dla domu. I moi drodzy Państwo, wracamy już do kolejnej mapy, do ostatniej mapy dzisiejszego wieczoru. Poprzednia mapa Border zakończona wynikiem 7-3. Tym razem po raz kolejny klub widzimy na naszych ekranach. Tym razem to mechy zaczynają od ataku. Pierwszy zbanowany Maverick. No Maverick to już taki standardowy, można powiedzieć, ban, tak około 90% jest zbanowanych operatorów. Teraz spójrzmy, jaki będzie kolejny ban, tym razem będzie ban ze strony mechów i mechy decydują się na ban ze strony Jackala. Co się stało? Nie wiem, niestety, co się stało. Jakieś tam rozmowy pomiędzy zawodnikami i jakieś takie małe rozmówki, ale wróćmy do naszego spotkania. Dwóch operatorów już zbanowanych, Maverick oraz Jackal, czyli ci operatorzy. No Jackal zbanowany prawie na każdej mapie, tym razem zbanowany również zostaje Moz i chyba wykorzystanie tego Moziego jak najbardziej się niestety nie opłaciło. I spójrzmy, jaki będzie kolejny ban, tym razem ze strony magów, bo magowie muszą jeszcze dołożyć kolejnego bana. No to, że nie musi być ostatni ban. I teraz jest wybrany Echo jako ostatni ban, więc spójrzmy, jak to będzie wyglądało. Po raz kolejny jest wybrana Mira, będzie dostępna, więc na kaplicy jak najbardziej może być to wszystko wykorzystane. Pierwsza runda przed nami, to właśnie magowie rozpoczynają od pokoju ochrony i pokoju z gotówką. Oni od tej danej jednej strony będą chcieli po prostu podchodzić i zobaczymy, od której strony właśnie mechy podejdą względem swojego ataku, bo ten atak będzie dla nich na 100% kluczowy. Będą chcieli podejść do tego na pewno stanowczo. Jest to mapa wybrana przez nich. Oni muszą tu jakoś to bardziej rozwiązać, jeśli chcą jeszcze powalczyć o ten chociaż jeden honorowy punkcik. Już na swoje konto. Już pierwsza góra jest na 100%. Jest wybrana jednak ta mira, więc Jäger będzie chciał wybierać tą mirę, będzie chciał stosować się do wybierania danego tego operatora. Nie wiem, gdzie zostanie do końca rozłożona ta mira, czy zostanie rozłożona od strony schodów na konektor, czy może jednak te schody od samego cache'a, ale myślę, że jednak ze strony schodów na sam konektor. Spójrzmy, jak do tego podejdzie sam Jäger, bo Jäger będzie miał na 100% teraz kluczowe rozwiązanie do całego końca całego swojego zespołu. Jest już pierwsza mira rozstawiona na konektor, tak jakby tutaj miała być informacja patriotyczna. Nigdzie zostanie rozłożone kolejne lustro weneckie, jedno kolejne lustro weneckie zostanie rozłożone od strony schodów na ten konektor. Nie jestem pewien, po co aż tak bardzo zostało rozłożone to okno miry na samym konektorze, ale patrzę na całą sytuację, jak to rozgrywa po prostu drużyna magów, to dobrze podchodzą do całości spraw. Nie ma wybranego touchera ze strony mechów, jest tylko sam Obrzan na hibanie, więc jeśli oczywiście bandit by o tym wszystkim wiedział, no to bardzo szybko podłożyłby swoje ładunki i uciekł, i ewentualnie na rotację, bo już widzimy od jednej strony Czupiego. Czupi, który biega już gdzieś tam samotnie od sceny, on może zdobyć zaraz jakiegoś fraga, nie, jednak szybko się wycofał już od strony stripa, szukają, gdzie może być ten jeden zawodnik, ale szybko bardzo czeka w tej ciągle jednej pozycji. W dalszym ciągu chce zabierać po prostu ten cenny pas, musi po prostu gdzieś tam też powoli wracać, żeby zdobyć chociaż tego jednego, tego fraga na romie, bo ten frag na romie jest jak najbardziej potrzebny. Szukają, gdzie może być po prostu ten Jäger, ale Jäger w dalszym ciągu biega od tej łazienki, jeszcze nie spodziewają się, gdzie on może dokładnie być, chociaż już biega gdzieś po bilardzie. To będzie zaraz tego pierwszego fraga, jest piękna głowa, ale szybki refrag od strony Wolmana, tak czy siak, nie ma już ink, nie ma Bartola, jest ten pierwszy frag, zabranie bardzo cennego czasu. Minęło się do końca, na całe szczęście już wszystko działo tak jak po punktu B na sam konektor, na samo przejście do garażu, więc Mazullo ewentualnie nie będzie mógł aż tak bardzo szybko się wycofać z tego garażu, ale spójrzmy, jest przepalona ściana już od samego konektora, już szybkie wejście od Mastera na logistycznych, chcą po prostu przejąć i zajmować tą pozycję od samego przejścia, od tej danej jednej strony, już szukają tego swojego jednego fraga, ale 40 sekund jest jak najbardziej już w dalszym ciągu zabrane, jeszcze Spamer dokłada swojego fraga, będzie zaraz dorzucone na tę czwórkę, żeby wykorzystać dobrze swoją sytuację. Pięknie tam jeszcze starała się Mira, ale Obrzan dobrze przykrytą całą pozycję trzyma na krótko, jest to wszystko Spamer na tą pozycję, ale niestety nie może trafić tej zawi, oj bardzo blisko, na całe szczęście Juri oraz Spamer dokładają te wszystkie fragi, no Spamerowi gdzieś tam jeszcze ten celownik szybko uciekł, tak jak możemy zobaczyć jeszcze szybko na powtórce, nie mógł do końca zabić tej Zofii, ale na całe szczęście wszystko się powiodło. Pierwsza runda na konto Magów, tak jak przypomnijmy, klub jest bardziej mapą Defended Sided. Aktualnie tylko po fragu na koncie Wolmana i Obrzana ze strony Mechów, ale tak jak mówiliśmy, no to jednak drużyna broniąca będzie dużo lepiej się czuła tutaj na tej mapie i aktualnie to po prostu prezentują, że mają tą całą przewagę, nie dają po prostu zawodnikom atakującym przejść na jakiś taki bliski dystans, nie udaje im się to aż na tak bardzo dobre podejście, żeby móc ewentualnie zaplantować defuser, móc bardziej podejść na ten side i wyeliminować się bardzo szybko wszystkich zawodników, bardzo dobre pozycje po prostu trzymają, no ale spójrzmy jak teraz będzie na kaplicy, bo na kaplicy często się obraca już troszkę inaczej, że dużo częściej jest bardziej wyrównany pojedynek, chociaż tak czy siak trzeci side, który jest najczęściej wybierany, czyli siłownia oraz sypialnie, no to na tamtej stronie już dużo częściej wygrywają zawodnicy atakujący, nie zawsze wygrywają obrońcy, więc tam może być jakiś taki zwrot po części akcji i zobaczymy jak do tej całości podejdą, bo wykorzystywanie tym razem miry przez magów będzie jak najbardziej skuteczne. Pierwsza mira zostanie rozłożona na blue, właśnie na to blue, na te schody, żeby była cały czas ta informacja i nie wiem, gdzie zostanie dołożona jeszcze druga. Pierwsza kamerka na kuchni, żeby móc ewentualnie dorzucić swoją C4, dodatkowo wzmocnienie wszystkich haczy, nie wiem czy hacz na bazę został do końca wzmocniony, ale pierwszy ustrowy net właśnie od tego blue. I drugie zapewne zostanie rozłożone gdzieś od kaplicy, gdzie podchodzi mira, nie, w dalszym ciągu pozostaje jednak w tym samym miejscu. Nawet nie wiem, czy będzie się decydował na rozłożenie swojego kolejnego lustra. Nie, już rozłożył swoje lustro na całą potrójną ścianę od kaplicy, a mechy decydują się na podejście od garażu, od schowka, poszukiwaniu po prostu tych wszystkich roamerów, szukają gdzie może być chwilowo jakiś szybki dron, tutaj zeskoczył zauważony, już niestety został Jäger, może jakby tam bardziej się schował do tej ścianki, to by może nie został tak bardzo zauważony, z tego względu później on by pojechał sobie dalej, mu jakiś zawodnik by skoczył od tej draminki, pierwsze kandelki poleciały, ale już Czupi dawno z tej pozycji uciekł, nie było żadnego zawodnika, który by ewentualnie wszedł za tym dronem i żeby zabić od razu zawodnika, który byłby w tej pozycji schowany. Pilnowanie od blue, pilnowanie od góry za pomocą mechów, nie ma jeszcze również żadnego fraga, jest wykorzystanie w dalszym ciągu tego lustra miry, jest wykorzystanie Kaida do możliwości blokowania haczy, więc również nie będą jeszcze mogli przechodzić od tych haczy, bo po raz kolejny nie grają niestety szerem. Kiedy mieli już ten problem, kiedy mieli już takie podejścia od danej jednej strony, że nie mogli się niestety przepalić, no trzeba było jednak wziąć samego tego toczara, że móc potem się przepalić, można by było jakoś podejść. Kiedy po raz kolejny nie wybierają właśnie tego operatora, no to jest bardzo, ale to bardzo ciężko do samego przepalenia. No spójrzmy, nie mamy wolny hacz, mamy ewentualnie wykorzystanego hacza, w Blue. Tutaj już są poszczególni dalej zawodnicy, jeszcze szukają, gdzie może ktoś być, ale Czupi do pierwszego fraga zostaje wyminowany Bartol, tam gdzie Bartol starał się wcześniej sprakować swojego pierwszego kolejnego rywala, bardzo blisko do zdobycia kolejnego fraga na Czupi, szuka jeszcze gdzieś te zbrojenia, w samym Czupicie szukają gdzieś tej swojej okazji, ale w końcu Wolman fraguje Czupiego, jest ta okazja, jest również okazja ze strony Juriego, nie mogą się jakoś tutaj bardziej dogadać, to Wolman dodatkowo do drugiego fraga, niestety nie zostaje powalany, bo Master zdobywa kolejnego, Obrzan również powalony, więc zostaje Mazullo oraz Juri. Juri, piękna głowa, zostaje zabity, Master jest podkładany, już ten defilor, jednak nie. Czy pomogą swojemu koledze z drużyny, bo jest dalszym Obrzan jeszcze oberwa troszkę tam Juri od tej wcześniej dorzuconej C4 w dalszym ciągu na głównych schodach, jest tam jeden zawodnik, jeśli zostanie zabity Wolman przez Valkyrię, będzie o wiele łatwiej, ale trzymał ten ciastek on i piękny frag ze strony Juriego. No Juri teraz na 100% musi tutaj podejść, jeszcze również nie zostaje podniesiony Obrzan, no w końcu zostanie Obrzan podniesiony w ostatnim już momencie, ale zawodnicy wchodzą na ten site i Juri stara się to wszystko jeszcze szybko przetrzymać, ale Juri to jednak będzie kontrolował. Jest ostatnia sekunda, udało się Magom wyłączyć ten defusor, było bardzo ciężko, no jakby wcześniej podniósł gdzieś tego Obrzana, na pewno podniesienie Obrzana dużo wcześniej było tym lepszym timingu, widzieliśmy, kiedy Obrzan już miał zostać podniesiony, to w tym momencie Lesion oraz Valkyria swobodnie przeszli na ten site, wiedzieli, że zawodnicy ewentualnie są gdzieś od głównego przejścia, wiedzieli również, że ktoś może podejść od tunelu, no i bardzo dobre przykrycie, nawet Mazullo starał się pilnować tego tunelu, żeby nikt od tamtej strony nie przeszedł i Juri tylko zdecydował się na kontrrozbrajanie. Dobra, kolejna runda ze strony magów, nawet jeśli udało się Mechom to wszystko zaplantować, to tak czy siak magowie dużo lepiej się zachowali i wiedzieli, jak podejść do tej całej sytuacji. Wybrany tym razem został Fuse przez Godfreya. Godfrey, jestem ciekaw, czy może będzie chciał wykorzystać jakoś tutaj tego fuse'a, może gdzieś na oknach, żeby wpuścić te klastry, żeby móc po prostu jakoś to bardziej wykorzystać. Gdzieś tam obić pośród zawodników, może zniszczyć jakieś ADS-y, chociaż i tak wszyscy dobrze wiemy, że Czupi nie rozkłada ADS-ów. Może tym razem uda się rozłożyć te wszystkie ADS-y. Na pewno będziemy musieli spróbować Czupiego, bo Czupi już w tym momencie wzmacnia ścianę od jacuzzi. Czy rozłożył jakiegoś swojego pierwszego ADS-a? Aktualnie jeszcze nie chce rozłożyć. No, pewnie się czepiał tego oczywiście tak żartobliwie. Jest pierwszy ADS rozłożony na całe szczęście. Nawet drugi ADS zostanie rozłożony. No, chyba święta przyszły dla Czupiego i rozłożył dla swoich kompanów z różnych wszystkie ADS-y. Oczywiście takie żartobliwe sobie, takie małe żarciki z tego względu, jak widzieliśmy na pierwszej rundzie, że zostawił sobie jeden drut kolczasty, 3 ADS-y, zostawił je najpierw dla siebie i tak w końcowej fazie ich nie rozłożył. Takie małe śmieszki, ale już wracamy do naszego spotkania. Aktualnie 2-0 na konto magów. Podejście od głównego przejścia, po raz kolejny podejście od garażu, kiedy oni grają tylko siłownie. Obrzan już bardzo szybko stara się podejść od bilardu, ale tutaj był Czupi. Automatycznie również upuszczenie tego defuzera będzie bardzo ciężko, również podwieszenie upside down od tej kraty, więc Czupi, piękna głowa, nie będzie już dorzuconego tego najda, chociaż traci troszkę niestety punktów zdrowia na przebiegnięciu. Był tam podwieszany chyba jeden zawodnik, ale Czupi z kolejnym fragiem. Czupi z potrójnym fragiem, udało się pięknie zabić się poszczególnych zawodników. Jäger dokłada kolejne też również zabójstwo, no i zostaje sam Godfrey na tym Fuse'ie. Czy Fuse ma oczywiście również tarczę, ale myślę, że jednak Akacza ma w swoich dłoniach, gdzie jest Godfrey, jednak ma LMG, to najciekawsze, no i zostaje zabity przez Juriego i bardzo szybko runda wygrana, runda bez strat, runda numer 3 na konto magów. Tak jak powiedziałem, że może jednak ta runda będzie dużo łatwiejsza dla samych mechów, że dużo lepiej to zaatakują, to jednak tak to nie wyglądało. Brak dronów, jeszcze raz brak dronów. Trzeba o tym mówić. Nie był przedronowany wcześniej Jägerem. Automatycznie Obrzan starał się gdzieś tam wejść od bilardu, żeby tam oczywiście rozwalić podłogę od samego baru, dorzucić jakiegoś nejda na bandita, żeby można było po prostu się przepalić od tej jednej strony, ale tak czy siak no jest to bardzo ciężkie i dalej mnie to zastanawia, że zawodnicy mechów nie decydują się ani razu na żadną przepałkę. No, przepraszam, nie przepałkę, tylko taszera, bo przepałka była wcześniej wybierana. Oczywiście mieliśmy Hibany, mieliśmy Termajta, ale wykorzystanie za pomocą wcześniej K1 nie można było się przepalić przez Hacza, a teraz jak widzimy nie będzie żadnej przepałki. Co jest? Mechy! Wasza mapa, proszę się obudzić, halo! Przypomnijmy również o tym, że nie został zbanowany ani Thatcher, ani Termite, ani żadna Hibana, więc tak naprawdę poszczególni zawodnicy, no mechy, mają bardzo duży problem do samego podejścia, do samego wykorzystywania tych wszystkich całych sytuacji, ale patrząc po prostu na sytuację, jest wybrany Lion, jest wybrana Dokebi, jest wybrana Arszka, 3 operatorów, jeszcze brakuje w zupełności do tego Blitza, jeszcze Finki i mielibyśmy bardzo szybką metę, bardzo szybkie podejście. Oczywiście nie o to chodzi. Chodzi dokładnie oczywiście o to, aby zawodnicy dobrze wykorzystywali tych operatorów. Mechy nie grają bardzo szybko, a taki zestaw troszkę operatorów jest do nawet szybszej gry, co prawda bug do odniszczenia ewentualnie jakichś podłóg, żeby mógł się przypalić, ale nie mamy nawet żadnej przepałki. Ta przepałka niestety będzie bardzo przydatna, a nie decydują się ani razu na nią. Po raz kolejny, jeśli Juri by o tym wiedział już dawno, nawet nie musi teraz podkładać swoich banditów, zajmuje cały czas tą swoją pozycję, ale muszą wiedzieć, jacy zawodnicy są. Bardzo często również widzimy, że obrońcy na samym początku wchodzą na kamery, aby mieć te informacje, jacy operatorzy są wybrani, żeby zeskanować, żeby wiedzieć po prostu, kto tam ewentualnie został. Jeśli wszyscy operatorzy zostaliby zeskanowali i wiedzieli, że nie ma Termite, ani Thatchera, ani Hibany, nie byłoby o wiele łatwiej, ale teraz to dużo. On tutaj na spokojnie sobie trzyma cały kąt, on będzie czekał, aż ktoś podejdzie od schodów, nawet mu daje w ten garaż, dron zostaje zniszczony, stara się należąco pikować poszczególnych graczy, ale nikt nie chodzi mu na spokojnie pod kolonik, kolejna pułapka dorzucona na schody, już kolejny E1D zostaje zużyte, co najciekawsze Czupi, po raz kolejny, tej samej pozycji, po raz kolejny wyłącza telefon, więc telefonów do KB już nie będzie. Będzie ewentualnie jeszcze jedno E1D od Leona. Nie, już nie, jednak nie będzie E1D, bo Spamer zdobywa tego fraga. Wolman bardzo szybko zabija Leona, więc dobra już podejście od chociaż tej jednej strony. Magowie mają już jako taką malutką przewagę. Wiedzą, jak to wszystko wykorzystać. Nie ma chyba żadnego ADS-a na górze położonego i Mazullo zabije za pomocą pułapki Bartola. Walka tutaj Godfreya przeciwko Czupiemu. Przydałoby się dużo tego nejda. Oj, tam czy zobaczy zaraz, Mazullo będzie musiał podejść już od tych sądów, ale Mazullo o tym wszystkim zauważył już Baka, ale to jednak trafia jeszcze, pomaga do tego wszystkiego Juri, Godfrey zabija, natomiast Spamera czeka w dalszym ciągu na tą samą swoją sytuację, kolega z drużyny pomoże Mazullo, żeby nie był tutaj stratny, jest piękne wejście ze strony Godfreya, podwójne zabójstwo na jego koncie, podejście szybko od Master Bedroom, żeby móc podejść od tej strony kamera, już go zauważyła. On wie, że oni wiedzą, że od tej strony już podróżuje Aszka. Jeszcze to lustro Miry. Nie ma defusera niestety w swoich dłoniach. Defuser został upuszczony na dolnym piętrze. On musi teraz tutaj iść na fragi. Stara się szybko jeszcze wszystko pikować, ale kolejne lustro Miry, a za kolejną lustro Miry niestety pozostaje Jäger. Kolejna pułapka dorzucona przez Mazullo. Pierwszy flash, ale tutaj już był ten ADS, no ADS został zniwelowany i musi jakoś podejść chociaż od tej jednej strony, ale Godfrey jednak jest podwójnym zabójstwem, bardzo mocno obijana została Aszka przez Juriego, teraz Aszka nie wie bardzo szybko co się dzieje, muszą sobie sprawdzać te wszystkie kąty, od której strony, ale Juri no może teraz tak nie pikuj, ale Juri jednak zdobywa tego fraga, czwarta runda na konto magów i aktualnie oni prężnie idą po to zwycięstwo, oni po prostu idą po to wszystko, chcą zdobyć jednak całą swoją sytuację, że nawet kiedy wygrali 7-3, te trzy rundy jakoś tak stracili przez swoje wszystkie błędy. Teraz pokazują się po prostu z tej bardzo dobrej strony. No, troszkę jakby zmniejszyli te fragi, jakby Juri miał 5 fragów, Czupi 4, Spamer 3, no to byśmy mieli taką piękną drabinkę, ale było do tego bardzo blisko. Kiedy Jäger na poprzedniej mapie 16 fragów, to on teraz niestety tylko 2 fragi, ale no co się dziwić, on gra w większości mirą, on pozostaje w dalszym ciągu na tym sajdzie i tutaj Juri teraz robi fantastyczną robotę na samym klubie. Piąta runda przed nami, wybrana kaplica oraz zbrojownia. No i są coraz bliżej do wygrania tego całego swojego spotkania. Jak na razie bardzo dobrze się po prostu pokazują. Oni chcą doprowadzić sobie te 3 punkciki do końca, wiedzą, że muszą na 100% wygrać, jeśli myślą jeszcze o fazie playoff. Tak jak wspomniałem, mechy niestety już nie mają szansy, to jest ich ostatni mecz w całej fazie. Wszyscy rozegrali już 2 mecze, dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy 3 meczami każdej drużyny, więc mechy niestety nie mają już żadnej szansy, z każdym aktualnie się zmierzyli. Trwa ostatni pojedynek w grupie A oraz grupie B dla mechów. No dla mechów oczywiście w grupie B i zobaczymy, jak będzie to wyglądało, czy może to będą chociaż w jednym punkcie, chociaż nic nie gwarantuje do samego końca, bo oni no tracą już poszczególne takie rundy, że kiedy nawet mogą podejść od danej jednej strony, to automatycznie jakoś tracą po prostu te fragi. Nie ma tego dronowania. To, co mi się podoba bardzo często w Magach, że nawet jak tam przykładowo mamy Mazullo, który nie jest bardzo wybitnym graczem, tak? Może nie jest aż tak bardzo zapoznany z tą grą, nie ma świetnego aima, ale jednak daje bardzo dużo swojej drużynie za pomocą dronowania, za pomocą pułapek Lesiona. Danie po prostu Lesiona takiemu zawodnikowi, żeby dorzucał cały czas swoje pułapki, jest jak najbardziej korzystne. Oni gdzieś tam mogli mu dawać oczywiście te wszystkie informacje, z której strony muszą iść pułapki, z której strony musi być co, a tak to widzimy. Aszka podchodząca sama na dolne schody, reszta zawodników podjadą sobie kawałek, przedronują kawałek góry, żeby zniszczyć kamerę i dalej już nie jadą. Oni dalej już nic ich więcej nie interesuje i po raz kolejny nie jest wybrany w danym stopniu Thatcher. To mnie bardzo boli, że nie jest wybrany Thatcher. Wszystkie K1 na pewno zostały dorzucone już dużo wcześniej przez Spamera. No i przez co teraz Obrzan nie będzie mógł przepalić żadnego hacza. Ani od baru, ani niestety od kuchni. No stara się jeszcze gdzieś tym pistoletem Spamer trafić Obrzana, ale Obrzan dużo lepszy w tym starciu. Juri natomiast zabija Hibane, więc po raz kolejny też już nie będzie tego przepalenia, nawet jeśli udałoby się zniszczyć ten elektropazur. Od drugiej strony już Czupi stara się podejść gdzieś tam na plecy, więc zaraz Czupi może odegrać również kolejną taką świetną robotę dla swojego zespołu, żeby zabić kolejnych poszczególnych graczy. Pendelka zostanie dorzucona, jednak pendelka została złapana przez ADS-a, pozostaje na tym blue w dalszym ciągu. Chce pozostać w tym jednym miejscu, pozostać cały czas w jednym stanowczym miejscu, ale piękne pikowanie teraz ze strony Valkyrii. No Juri musi zdobyć już tego fraga, kiedy zauważył wolno pikującego Wolmana. Piękna głowa ze strony Valkyrii. Nie ma już niestety nikogo od Bluestersów, więc Czupi niestety troszkę się spóźnił. Czupi teraz by musiał pójść na główne schody, tam sprawdzić, gdzie jest poszczególny dany zawodnik. Tutaj sprawdzi, że nikogo od tej jednej strony nie ma, od tego blue, i że zawodnicy teraz mogą bardziej się skupić na samym głównym przejściu, a od głównego przejścia już mamy Mastera. Jednak Czupi trafia Bartola, ale Bartol podróżował jeszcze gdzieś samotnie po barze. Wiedział Czupi, że już nikogo nie ma na blue, on będzie chciał podejść od baru. W dalszym ciągu pozostaje gdzieś tam jeszcze Aszka, pozostaje ta no matem Master trafia kolejnego zawodnika, już nie ma natomiast Jägera. Sytuacja 3 na 2 w pułapce Lesiona, ale Mazullo pięknie, udaje mu się to, no i niestety Master zostaje również zabity przez Mazullo. Mazullo teraz ta sytuacja, tak jak mówiliśmy, że on nawet jeśli nie ma jakiegoś super wybitnych teraz umiejętności, dobrze wykorzystuje swoje sytuacje. Brawo, 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 świetnie i tak daje bardzo dużo magom do wygrywania tych rund. 5. runda na konto magów, teraz przychodzą na siłownię i sypialnię, no i Juri aktualnie 8 fragów i 0 śmierci na swoim koncie. On jako jedyny aktualnie przez 5 rund nie został ani razu zabity. Mazullo tylko raz, 3 fragi na jego koncie. Dobrze, że Mazullo się pokazuje teraz z dużo lepszej strony, ale na pewno po stronie mechów, no Bartol musi się w końcu teraz obudzić, nawet jeśli na tych DMR-kach gdzieś tam sobie radzi, no to teraz musi powrócić, musi się pokazać i musi być, zagrać nawet jak najlepiej. Nawet jeśli teraz przejdą mechy na obronę. Jeśli byśmy mieli stan lepszy, czyli byłby wynik 5-1, to i tak będą postawieni pod bardzo, ale to bardzo dużą presją z tego względu, że tylko te 2 rundy będą dzieliły magów do wygrania swojego po prostu spotkania, a patrząc na to, jak oni grają w obronie, na to jak grają w ataku, oczywiście mówię o magach, no to może być bardzo ciężko doprowadzić, żeby mechy doprowadziły do stanu przykładowo 7-5. Jest to wręcz może niemożliwe, bo szanse na to są, ale musieliby się bardzo mocno zmobilizować, a ta mobilizacja musi być od początku na jak najwyższym tempie. Tym razem Jäger już troszkę został bardziej odpuszczony, tym razem tylko róg w jego dłoniach, nie jest wybrana mira, więc już nie musi cały czas stać za tym oknem miry i pilnować poszczególnych miejsc. Ma jakąś teraz bardziej wolną rękę na tym Maykogu, może zobaczymy jakiś skrót z jego strony, ale raczej wątpię, oni teraz są w takiej przewadze 5 rund, więc nie warto aż tak bardzo to wykorzystywać, nie warto się po prostu podpalać, mówić sobie o łatwy mecz, coś takiego, bo nie jest to łatwy mecz. Trzeba o tym mówić, że nie jest to łatwy mecz. Te niektóre rundy były bardzo bliskie, że tylko przez dobrą dyspozycję niektórych zawodników, na pewno dobrą dyspozycję Juriego, udało się to wszystko obronić. Udało się obronić poszczególne sajdy, ale kiedy widzieliśmy poprzednim razem siłownię oraz sypialnię, no to sama runda wygrana bez strat. Teraz chyba już nie będzie tak bardzo, chociaż Juri jest bardzo mocno obity, już pierwszy zawodnik chodzi do środka, jest to Godfrey, ale Godfrey zaraz może zdobyć kolejnego fraga od drugiej strony. Pięknie, pięknie, jest powolony już kolejny zawodnik Juri, to co zabity, podwójne zabójstwo. Wejście, piękna głowa ze strony Godfreya, ale w końcu musiał zostać powolony Mazullo, co prawda ginie, zostaje sam Jäger oraz Czupi, nie wie gdzie jest jeszcze ostatni już gracz, jeszcze 4 zawodników tak naprawdę w życiu. Jest piękne zabicie kapitału, nie ma już Obrzana. Bartol jeszcze pozostaje, ale Jäger w końcu dobija go tutaj. Już myślałem, że to jest kolejny zawodnik. No i to był na schodach. Piękna głowa ze strony Jägera, podwójne zabójstwo. Jest upuszczony ten rozbrajacz, nawet jeśli Godfrey robi tak znaczącą przewagę, wchodzi i zabija 3 rywali, nawet jeśli później zostaje powolony, to i tak no nie wierzę, że teraz Mechy po prostu to wszystko tracą, że wiedzą, nawet jeśli mają tą przewagę 5 aż na 2, nawet 4 na 2, jeśli odejmiemy powalonego tam Aszkę, która musiała niestety stracić swoje życie, to i tak jest bardzo, ale to bardzo ciężko. Jest dopuszczony do rozbrać, jest połowa czasu w miejscach nawet dobrych są, jeszcze sprawdzają sobie wszystkie drony, muszą teraz Mechy pomyśleć jak to zaatakować. Bardzo rzadko w ogóle rozwituje LMP na Czupi, kojarzy mi się tylko jeden zawodnik, który grał na tym LMG, ale bardzo rzadko jest widywane. Częściej już ta 700 jest częściej, o wiele bardziej wybierana. Mniej piękne powolenie ze strony Czupiego, jest powolona Zofia, ale Jäger to jednak również trafia. Stara się podnieść dodatkowo, Zofia nie wiedział wcześniej o tym wszystkim, Jäger nie wiedział o tym rok. Stara się wskoczyć do Jima, ale w dalszym ciągu nie ma swojego defuzora i Jäger z tego wszystko się spodziewa. Jäger z kolejnym fragiem, kiedy został już uwolniony, ten można powiedzieć dzik, ten Mag, no to aktualnie zdobywa kolejne zabójstwo na swoje konto, kiedy tylko zszedł z tej miry, mógł się pokazać z dobrej strony, no i jest zamiana stron, wynik 6-0 i 6 rund meczowych na ich konto. Jäger, 6 fragów na swoim koncie, przypomnijmy 16 fragów na poprzedniej mapie, świetnie po prostu rozgrywał całe swoje spotkanie i świetnie się teraz również pokazuje, zobaczymy czy dociągnie to do końca, czy będzie starał się zagrać z tej swojej takiej troszkę najlepszej strony, tak jak pokazał się na tym borderze, widać, że border to jest jego oczywiście mapa, ale na klubie, kiedy zostanie uwolniony, jest wybrana również ta Nomad. No tej Nomad robił niesamowitą robotę, kiedy wchodził automatycznie za dronem, tutaj może być tak również. Na to zawodnicy Mechów no, muszą się przebudzić. Muszą się niestety przebudzić i to bardzo mocno. Kubeł zimnej wody, tylko żeby nie poleciało na klawiaturę. I trzeba walczyć, no, nawet jeśli był dzisiaj ciężki dzień. Grają ostatni mecz w lidze akademickiej, to jeszcze gdzieś tam się postarać, nawet ostatnią mapę w tym sezonie. Trzeba się postarać do samego końca. Niestety, ale no Mechy w ciężkim, można troszkę powiedzieć, szoku, nawet jeśli przegrali tą pierwszą mapę 7. To teraz już nie wygląda to aż tak bardzo obotnie. Aktualnie 6-0 dla Magów. Oni są bliżej, żeby zdobyć już te swoje 3 punkciki. Na pewno taka dyspozycja rundowa, czyli 14-3 jak najbardziej by ich się zadowalała z tego względu, że będą mieli troszkę jak powalczyć z ewentualnym zespołem z grupy B, ale widzimy już na 100% tą zmianę. Po raz kolejny, kiedy mówimy po pierwszej połowie zmianę operatorów, zmianę pomysłu, jest wybrany Thatcher. Thatcher, który był potrzebny mechom, jeśli byłby tylko wybierany, to myślę, że na 100%, chociaż tą jedną, jedyną rundę by zdobyli, bo oni nawet się nie przypalali, oni nie mieli od której strony się nawet przypalić. Nie jest nawet wybranie dwóch Hardbreacherów, jest wybrany Mazullo na termacie, jest wybrany Juri na Hibanie. Nie widzimy, jak bardzo stawiają na przypalenie się, ale już Obrzan. Automatycznie od garażu on może zaraz zdobyć jakiegoś ważnego fraga, ale szybko gdzieś tam ucieka dwóch zawodników roamujących na górze. Dodatkowo stara się jeszcze gdzieś tam Obrzan może wrócić, ale zauważa pierwszego zawodnika. Niestety Jäger nie dołoży kolejnego zabójstwa na tej nomad, bo nomadką już chciał podejść od dołu, żeby bardzo szybko sfragować swojego kolejnego rywala, ale dodatkowo Bartol jeszcze pozostaje w dalszym ciągu na górze, więc chcą zabierać ten bardzo cenny czas, ale Obrzan podwójne zabójstwo na swoim koncie, więc aktualnie mechy wychodzą na prowadzenie i to bardzo znaczące. Najbardziej mnie to cieszy, bo w końcu jest jakaś odpowiedź, w końcu jakoś odpowiedzieli, nie są takimi workami do bicia przez te 6 rund, bo tak to w niektórych momentach można nawet nazwać, kiedy po prostu stali, zostali fragowani, a nawet w takiej sytuacji, kiedy mieli po prostu przewagę 5 na 2, to i tak to po prostu przegrywali, zabijali tylko jednego już na sam koniec gracza, ale tak czy siak w końcu jest ta odpowiedź. W końcu jest ta odpowiedź, która mnie bardzo, ale to bardzo zadowala. Dalej, od niebieskiego korytarzu. Będą chcieli się przepalać, już stara się przepalać od tej strony Mazullo, jest jak najbardziej to dla nich korzystne z tego względu, że mają zablokowaną ścianę, jest założona barykada, więc nawet jeśli barykada zostanie rozwalona, to tak czy siak będą mieli o tym informację. W ten sposób mogą jakoś przejść bardziej od strony Blue na tę kaplicę, ale musi zostać przeronowany dany jeden zawodnik, który jest schowany już tam za drzwiami. Jest schowany za motocyklowym bodajże Jäger, jest Godfrey, tak, został przeronowany. Pamiętam, bardzo szybko chował pierwszy frag ze strony Spamera, ale Godfrey również dokłada swojego kolejnego fraga. No i widzimy, jak bardzo długo jeszcze Bartol pozostaje na samej górze. Jest upuszczony ten do rozbraja, czy dwóch zawodników Mazullo, no ale Mazullo w końcu trafia. Piękny frag ze strony Mazullo, jest zabity Godfrey, więc będzie bardzo ciężko do samego podejścia. No może jakby tam się jeszcze udało sfragować kolejnego rywala, będzie tam flash, no niestety ten timing, no bo Master trafia piękną głowę, zostaje sam Juri, no Juri stara się gdzieś tam jeszcze prefire'ować, niestety tu mu się nie udaje, 15 sekund do końca, będzie miał ciężko, trzeba o tym mówić, stara się wejść jeszcze na ten side, piękna głowa ze strony Juriego, piękny frag ze strony Juriego, podwójne zabójstwo i stara się tylko teraz szybko zaplantować ten defuser, 6 sekund do końca, Bartol musi iść duelować to wszystko, bo zaraz może się to zakończyć wynikiem 7-0. Jeszcze Juri nie wie dokładnie, szybko sobie przeładuje broń, ale Bartol już to wszystko usłyszał. Czy Juri to biegnie rozegra? Nie, nie rozegra tego, bo Bartol jednak to wszystko ugrywa. Sprawdził sobie jeszcze na sam koniec, czy jest gdzieś tutaj jakiś rozłożony claymore. Nie było żadnego claymora. Jakby to Juri jednak ugrał ten klacz 1 na 3, na pewno by był bardzo korzystny. Tak, to jest pierwsza runda na konto mechów. Runda 8 przed nami, jednak tracą jeszcze magowie ten jeden już swój punkcik, bo można o tym powiedzieć, że no mechy ciężko naprawdę będą miały, żeby powrócić gdzieś tam do tego swojego spotkania i można już gdzieś nastawiać się na samą wygraną po prostu magów. I w dalszych niektórych takich sytuacjach, gdzie dwóch roamerów odgrywa bardzo ważną robotę, to jest na pewno atut mechów, gdzie oni odegrali na górze Obrzan, później jeszcze gdzieś tam Godfrey dołożył. Na szczęście Bartol to wszystko zakończył, nie dał Juriemu wszystkiego sklaczować, już co prawda tracił tam jakoś mniej punktów HP tą Hibano, ale jeśli by to wszystko zakończył, no to by był piękny klacz, piękne głowy, piękne po prostu wejście. Było bardzo blisko, nie ma co o tym już mówić. Runda 8 aktualnie przed nami. Wybrana góra, wybrany cash, wybrane serwery, czy odegrają swoją całą sytuację za pomocą garażu, za pomocą tego catwalka. Nie mamy wybranego bandita, mamy natomiast wybranego Kaida. Kaid na 100% będzie gdzieś tam dorzucił swój elektropazur, ale mamy również wybranego tego Thatchera, tak jak wspomniałem, że mechy ani razu nie wybrały Thatchera w swoim ataku. I to był ich największy mankament, bo tak to by mogli zdobyć jakoś więcej rund, tak to muszą teraz odrabiać w tej obronie, może jakoś to się im nie uda, ale magowie są w dużo lepszej sytuacji no, co prawda zawsze tam siada ta presja. Trzeba to powiedzieć, że siada ta presja. Dobra, została ta jedna runda, trzeba naprawdę się skupić, ale czasem jest coś takiego, że jest jedna presja, trzeba to ugrać i niestety dalej się to nie udaje, bo się stresujesz, że nie możesz ugrać tej ostatniej swojej rundy i na koniec dzieje się tak, że runda druga, trzecia jeszcze bardziej, to jest czwarta, to już w ogóle piąta, to już nagle szalejesz, klipisz, robi się cały czerwony, a kiedy już jest szósta, to jest naprawdę bardzo ciężko i tam było bardzo blisko, ale piękny strzał chyba ze strony Juriego, piękna głowa, ale Bartol widzieliśmy również był bardzo blisko do trafienia Hibany, niestety tam zabrakło mało tych pikseli, żeby celowi troszkę znalazł się niestety na głowie, znalazł się lekko nad głową. Z tego względu nie mamy już Doka, nie mamy już Bartola, będą starali się przepalić to wszystko, Mazullo bardzo szybko już to wszystko będzie starał się przepalić, jeszcze decyduje się, jest tylko podłożony ładunek, ale nie przepala tego, jest przepalenie ze strony Mazullo. Również nie było co najciekawsze rozwodzonego Kaeda, nie wiem gdzie te elektropazury Kaeda poleciało, ale nie ma już lustra Miry, nawet jeśli było tu lustro Miry, nie wiem do końca po co one było. Była tylko taka informacja, dobra, ktoś tutaj jest, okej. I na tym się zakończyło, bo nawet nie było wykorzystania. Nie dość, że Kaida, można było to jakoś bardziej wykorzystać, dobra, teraz wykorzystanie za pomocą Maestro. Godfrey wykorzystuje bardzo dobrze, że swój kąt, zostaje zabity Czupi, Wolman również zostaje zabity, podwójne zabójstwo na konto Juriego, ale teraz dobre mają takie podejścia od różnych po prostu stron. Teraz Juri na tej mapie czuje się wiele lepiej, na bordarze nie czuł się aż tak dobrze i to po prostu pokazują poszczególni gracze. Dodatkowe flesze, jeszcze Godfrey z kolejnym fragiem zostaje zabity, Jäger, sytuacja 3 na 3, to muszą się jakoś bardziej sprężyć, no i widzieliśmy, że Godfrey gra na Maestro na holograficznym, jednak Jäger grał na tym Eikogu, często ten Eikog niestety przeszkadzał, co prawda na dalekie dystanse bardzo mocno się przydaje, ale widzimy tutaj Godfreya w takich sytuacjach, że musi jednak chodzić na ten bliski dystans, no Mazurla może jakby przebieg, a nie starał się biec i strzelać, go było wiele lepiej, no i jeszcze Godfrey zabija jego za pomocą kamery, więc Spamer będzie miał bardzo ciężką sytuację i wygląda to troszkę tak, jakby Mech jednak miały zdobyć drugą rundę na swoje konto, chociaż Maestro zostaje powolony, teraz przydałoby się podejść na samego Obrzana, ale Obrzan jeszcze dokładnie nie wie, gdzie będzie zawodnik, jest zabicie za pomocą Obrzana, za pomocą tej Miry, kolejna runda na ich konto Mechów. Sześć do 2 aktualnie. Sześć do 2. Teraz jest ta siłownia, gdzie atakujący powinni mieć już taki troszkę bardziej możliwe takie wejście od tej jednej strony. 12 fragów dla Juriego, najwięcej fragów aktualnie po stronie Magów, no i po drugiej stronie Godfrey 10 fragów. Przypomnę, że na poprzedniej mapie niestety Jäger miał 16 fragów, teraz troszkę tych 6 fragów na tej mapie troszkę słabiej, no i Juri miał 8 fragów na poprzedniej mapie, teraz ma 12, już bardziej wyrównany taki mecz z jego strony, natomiast tam kolejni zawodnicy tacy jak Godfrey, no to Godfrey miał oczywiście 7 fragów na poprzedniej mapie, teraz ma ich natomiast 10. Jest tak o wiele troszkę inaczej, jest o wiele troszkę lepiej dla niektórych zawodników, dla niektórych na pewno jest niestety gorzej. Dziewiąta runda już przed nami, decydują się tym razem na wybranie Bandita, nie decydują się na wybranie żadnego Kaida. Natomiast nie ma po raz kolejny żadnego Castla. Castl, który na pewno by się przydał do zablokowania tych drzwi od B, zablokowania poszczególnych danych innych miejsc, z tego względu, żeby można było to wszystko bandytykować, a jak wszyscy dobrze wiemy, no to jednak Magowie grają tym toucherem, więc dopuszczenie jednego touchera i przepalenie się od tej ściany za pomocą Juriego na pewno będzie jak najbardziej korzystne. Zobaczymy, jak do tego podejdą, bo też nie ma żadnej tarczy. No chyba, że Godfrey, ale nie pamiętam, żeby Godfrey miał jakąś tarczę w swoim wyborze. Nie, Godfrey jednak ma drutką czasu, nie pamiętam, czy tam przypadkiem się nie zmieniło, że on teraz w swoim wyposażeniu nie ma impaktów. Tak, ma impakty, ma i druty, dobrze pamiętałem, więc niestety tej tarczy już nie ma. Stara się wejść również na górę, na tego catwalka, niestety nie może znaleźć tego piksela, żeby podejść natomiast na te doniczki, no i jest tutaj możliwość dołożenia pięknego oka maestro. Widać, że Godfrey gdzieś tam oglądał troszkę jakiejś pro ligi, jakiejś challenger ligi, ewentualnie jakiejś polskich drużyn, żeby podłożyć bardzo szybko to oko maestro. Natomiast nie spodziewał się tak bardzo szybko wchodzącego Czupiego. Czupi natomiast nie spodziewa się, że jest od tej strony Obrzan jeszcze od garażu, a przydałoby się gdzieś tam o tym dowiedzieć, bo zaraz Obrzan może przejść od tego okna i zabić tą Aszkę. No chyba, że Aszka zejdzie z tego drona, odsłyszy szybko Obrzana, chociaż nie, Aszka już natomiast bardzo szybko wchodzi. Obrzan bardzo powoli stara się zrobić te plecy, ale bardzo szybko już gdzieś tam stara się zniszczyć kolejne oko maestro. Obrzan bardzo szybko stara się podejść od samego Crasha, zaraz Aszka powinna zostać zabita, niestety będzie ciężko, no i wchodzi jeszcze na tego drona niepotrzebnie. Aszka nie spodziewa się, że no Obrzan już jest na plecach, no i Obrzan zdobędzie tego fraga, czy nie zauważy, i zdobędzie tego fraga i nie było! Już myślałem, że niestety ta kosa nie dojdzie do celu, na całe szczęście udało się, chociaż w międzyczasie został zabity jeszcze Jäger, więc sytuacja w dalszym ciągu 4 na 3, minuta 20 do końca, nie wiem czy się ona została przepalona, dopiero teraz została przepalona. Mają już tą jakąś sytuację, no może jakby tą Aszką starał się jakoś tak bardziej szybciej wejść, było wiele lepiej, ale widzimy już dwóch zawodników w środku samego gyma. Mazullo zabija Bartola, jest plantowany ten defiler, Jäger dokłada kolejnego fraga i to chyba już będzie wszystko, bo Wolman zostaje sam na 4 zawodników, zostaje sam, ale Jäger to jednak wszystko kończy na tym Blackbirdzie. Piękny mecz ze strony magów, GG, 7-3, 7-2, pierwsze spotkanie bodajże 7-1 czy 7-0 było, nie pamiętam teraz dokładnie, ale też bardzo mocne wygrania z jednego, jak i drugiego zespołu. Dobre rozgrywanie po części tych wszystkich zawodników. Spójrzmy jeszcze szybko na tabelę. Jäger 8 fragów, Juri 13 fragów na swoim koncie. Bardzo dobre granie z całego zespołu i nawet Mazullo, o czym tak często się śmieję, że on tam jest dodatkiem takim po prostu dla całego zespołu, ale odegrał dzisiaj to, co mi pokazał. Dla mnie osobiście odegrał dzisiaj fantastyczną robotę i gratulacje Mazurlo, że w końcu się jakoś przełamałeś, może gdzieś tam ten stres, bo nie umniejszając swoim emocjom, umniejszając swoim umiejętnościom, gdzieś tam pokazuje, nie mogłeś znaleźć tego timingu. Miejmy nadzieję, że tam gdzieś tam oglądasz i weźmiesz to oczywiście do siebie, że nie warto się stresować. Oczywiście jest to tam walka o nagrody, T-Mobile Liga Akademicka ma w swoim wyposażeniu bardzo dużo nagród, bardzo dużo również partnerów, dodatkowe jakieś eventy, dodatkowe gry, tak jak teraz programowanie. Przypominam wam, że możecie wejść na Facebooka i się zgłosić do programowania, to jest takie nowe mistrzostwa ze współpracą z Pracuj.pl. Zgłaszajcie się aż do piątku i możecie wygrać fantastyczne nagrody. Mamy również Lola, mamy również Gwinta, mamy również CS-a, no i oczywiście tego Rainbowa. W całym tygodniu są rozgrywki od poniedziałku do czwartku o godzinie 19, a od piątku do niedzieli od godziny 18. Więc moi drodzy, moim osobistym dzisiaj zdaniem pierwsze MVP dla magów dałem dla Juriego. Ale to, co mi pokazał Jäger na pierwszej mapie, to dla niego on leci ode mnie MVP. 16 fragów na pierwszej mapie, no niestety Juri tam troszkę był bardziej wyciszony. Na drugiej mapie gdzieś tam również też Jäger się pokazywał, już bardziej gdzieś tam Juri, ale to Jäger jednak zastał bardziej w mojej głowie, więc dla niego leci to MVP ode mnie. Ja was, moi drodzy, zapraszam na jutrzejszy dzień i również dziękuję wam dzisiaj. Niestety żegnamy się z dwoma drużynami, rozegrały swoje spotkania i niestety mają 0 punktów na swoim koncie. Niestety, ale tak to niestety wyglądało, że musimy się z kimś pożegnać, żeby kogoś zaprosić do fazy playoff. Ja wam serdecznie dziękuję. Ja byłem Maciej Sebol-Majewski. Widzimy się jutro również o godzinie 19. Do zobaczenia i miłej nocy. Cześć. Stary, co z tobą? To nonsens! Tak się nie da grać! A w T-Mobile jest super szybki światłowód i rozrywka w jednym pakiecie dla domu.